Możemy chyba zamknąć drzwi, żeby zaspoczać. Jest on czas. O, cześć. Szanowni Państwo, rozpoczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin. Spotkaliśmy się, aby... Pani Sylwia rozdaje Państwu porządek. Porządek zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy, czyli punkt pierwszy, motor rodziny, samorząd drużyny i klubu oraz sprawy wniesione. Czy ktoś z Państwa radnych, teraz już poczekamy, aż Pani Sylwia, już sekundeczkę, aż Pani Sylwia wszystkim rozda porządek i wtedy porządek płyną do Państwa radnych, tu też w aktówce, natomiast jest też przed Państwem. Czy Państwo macie jakieś uwagi do porządku dzisiejszego posiedzenia? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Daniel. Ja bym prosił, aby Komisja i Pani Przewodnicząca zgodziła się w sprawach wniesionych na udzielenie głosu Panu Prezesowi Więckowskiemu z Klubu Różnowego, dobrze? W sprawach ogólnych wniesionych. Ogólnych czy rozwiązanych? W sprawach wniesionych. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś obiekcje względem tego, że tutaj nie musimy tego głosować, tak? Czyli jest zgoda. Jest zgoda, żeby w sprawach wniesionych to uczynić. Czy ze strony Państwa radnych są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku naszego dzisiejszego posiedzenia, które trzeba głosować? Nie, zatem przystępujemy do procedowania. Szanowni Państwo, witam Państwa, Pana Prezydenta, Państwa Dyrektorów, Państwa Radnych, wszystkich gości obecnych na naszym dzisiejszym posiedzeniu. Temat znany, motor równy, za przyszłość drużyny i klubu, żeby nie przedłużać. Panie Prezydencie, myślę, że rozpoczniemy od Pana, a potem w takiej formule wprowadzenie, a potem tak teraz, w tym momencie. Formalne prośba o przeczytanie, przedstawienie sprawozdania finansowego. Dobrze, pozwólmy rozpocząć i ja myślę, że w toku naszej dyskusji do tego dojdziemy, tak? Dobrze, pozwólmy rozpocząć panu prezydentowi, bardzo proszę. Bardzo dobry wniosek. Dziękuję po pierwsze wszystkim Państwu za przybycie. Dzisiaj ważny temat, poruszany wielokrotnie. Mamy wszyscy czas, więc wydaje mi się, że ta dyskusja i będzie wielowątkowa i pozwoli, myślę, na tym etapie rozwiać większość wątpliwości, które niektórzy z Państwa artykułowali podczas sesji Rady Miasta, czy to podczas obrad Komisji Sportu. Dzisiaj spotykamy się, żeby rozmawiać o motorze Lublin, a po to, żeby nie zaczynać tej dyskusji gdzieś od środka, czy od jakiegoś wątku pobocznego, mimo że tutaj radny Bielak przedstawił swój postulat, bardzo dobrze i na pewno znajdziemy czas, żeby i na ten temat porozmawiać. Natomiast myślę, że dobrym punktem wyjścia będzie prezentacja najpierw prezesa Bartuskiego na temat klubu, na temat spółki, a później wydaje mi się, że w ramach normalnej dyskusji Państwo będą zabierać głos, będą zadawać pytania. My tutaj jesteśmy w takim gronie, myślę, że będziemy mogli się do tego wszystkiego ustosunkować. A później rozumiem, że w tych sprawach wniesionych również prezes Wnioskowski będzie mógł zabrać głos. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego. Panie prezesie, bardzo proszę. Witam Państwa, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że motor Lublin jest tak ważną sprawą dla Państwa, bo myślę, że to też to, że dzisiaj się spotykamy bez względu na to, czy czasem jest lepiej, czy czasem jest gorzej, to też świadczy o tym, że motor Lublin, który w tym mieście od 1950 roku istnieje, jest sprawą ważną i dla mieszkańców, i oczywiście dla reprezentantów mieszkańców, czyli do Państwa radnych. Chciałbym krótko, przez kilkanaście minut opowiedzieć o tym, co działo się w motorze Lublin przez ostatnie półtora roku. Dlaczego półtora roku? Dlatego, że na początku 2017 roku tutaj się
w klubie pojawiłem i chciałbym oczywiście przede wszystkim skupiając się na ostatnim sezonie, ale generalnie o tych 18 miesiącach powiedzieć, co się w klubie udało zrobić, a co się nie udało, zarówno pod względem sportowym, pierwszego zespołu, także akademii, jak również innych działań związanych z funkcjonowaniem klubu, bo no, część z Państwa pewnie lepiej, część może troszeczkę gorzej wie, co się u nas dzieje. Na początek o pierwszym zespole, bo to jest ten czubek piramidy i to jest to, co najbardziej widzimy. To jest tabela trzeciej ligi za okres marzec 2017, czerwiec 2018. To jest okres mojej pracy w klubie Motor Lublin. W tym czasie klub rozegrał 50 spotkań, w których zdobył 114 punktów, wygrał 36 razy, 6 razy zremisował i 8 razy przegrał. Jak widać, w tym okresie nie było klubu, który by tyle punktów uzyskał. Średnia punktowa 2,28 punktów na mecz. Najwięcej punktów, najwięcej zwycięstw i najwięcej strzelonych goli Motoru Lublin. Resowia, która w tym sezonie 17-18 zakończonym okazała się najlepsza i awansowała do ligi drugiej. W tym okresie zdobyła o 10 punktów mniej od nas. Krzy Ostrowiec o 24 punkty mniej, tak? O 28 punktów mniej uzyskała Stal Rzeszów. No nasz na przykład derbowy rywal, a więc Awia Świdnik, akurat o tym klubie mogę powiedzieć, bo w tym samym czasie też tam nowy prezes przyszedł. W tym czasie Awia Świdnik zdobyła o 64 punkty mniej niż Motor Lublin. To jest okres ostatnich trzech rund rozgrywkowych, jeśli chodzi o trzecią ligę. Też dodam może, że sytuacja, w której tutaj do klubu przychodziłem, była taka, że Motor znajdował się na 10 miejscu w ligowej tabeli, także to też nie jest tak, że pojawiłem się w klubie, który był hegemonem rozgrywek, tak? To jest tabela sezonu 2017-2018, a więc sezonu rozgrywkowego, który się właśnie zakończył. No, to, co nas oczywiście bardzo martwi, to że nie jesteśmy na zielonym tle. Wyprzedziła nas w tym sezonie Resowia. Motor zdobył 71 punktów i to jest dorobek, który w większości sezonów gwarantował awans do drugiej ligi. W tym sezonie niestety tak się nie stało ze sprawą znakomitej rundy wiosennej w wykonaniu Resowi, która wiosną nie przegrała żadnego meczu. Nam pozostało drugie miejsce, 22 zwycięstwa, 5 remisów i 7 porażek. Średnia punktowa Motoru w tym sezonie 2,09. Jest taka prawda, którą kiedyś mi przekazał jeden z doświadczonych w Polsce działaczy piłkarskich, mówiący o tym, że jeśli chcesz awansować, musisz mieć przynajmniej 2 punkty na mecz. No, nam ten dorobek nie wystarczył, mimo że byliśmy drużyną, która grała bardzo widowiskowo i strzeliła najwięcej goli w lidze. Natomiast jeśli chodzi o gole stracone, mieliśmy drugą defensywę. Strzelcy goli w sezonie 17-18 dla Motoru, najwięcej 15 Konrad Nowak, 12 Dmytro Kozban, po 7 Dawid Dzięgielewski i Artur Gieraga. Zresztą ten nasz dorobek, jeśli chodzi o bramki, rozkładał się na wielu zawodników. W sezonie 17-18 w Motorze zagrało w lidze 31 piłkarzy, 17 strzelało gole. Wśród tych 31 było 13 młodzieżowców, w tym aż 8 juniorów. 2 gole zostały strzelone właśnie przez juniorów, czyli przez Szymona Raka z rocznika 2000 i przez Maksymiliana Cichockiego z rocznika 99. Tak jak powiedziałem, zagrało 13 młodzieżowców w sezonie 17-18, 2 z rocznika 97, Kasolik i Michota, 3 z 98, Kamiński, Korczakowski, Odczenaszenko, 3 z 99, przy czym 99 to już jest rocznik juniorski. Buczek, Cichocki i Tkaczuk, 4 z rocznika 2000, Dobrzyński, Dusiło, Kumok i Rak i 1 z 2001, Maciej Kraśniewski. 2 trenerów prowadziło Motor w sezonie 2017-2018. Marcin Sasal, 22 mecze, 13 zwycięstw, 4 remisy, 5 porażek, wywalczył 43 punkty. To jest 1,95 punktu na mecz. W końcówce sezonu, w ostatnich 12 kolejkach, drużynę prowadził Piotr Zasada. 9 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki, 28 punktów i średnia 2,1 punktu na mecz. Trochę liczb dotyczących Motoru w sezonie 17-18. Łącznie nasze mecze na arenie Lublin obejrzało 52 161 widzów.
co daje średnią frekwencję 3068 widzów na każdy mecz Motoru na arenie. Dla porównania inne kluby, te z największą poza nami frekwencją w naszej lidze, jeśli chodzi o trybuny, KSZO Ostrowiec, średnia frekwencja 1030 widzów, Resowia 579, Stal Rzeszów 565. Warto zwrócić uwagę, że na dwa kluby rzeszowskie łącznie chodziło około 1000 osób, a u nas ponad 3000. Największa frekwencja, co jeszcze myślę, że warto powiedzieć, nasza frekwencja 3068 widzów to jest większa frekwencja niż miały dwa zespoły, które awansowały teraz z pierwszej ligi do ekstraklasy, czyli większa niż Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica. Najwięcej widzów obejrzało mecz z Resowią 24 marca, 4575 osób, 4341 było na przykład 18 listopada przy niezbyt korzystnej pogodzie na meczu z KSZO. I taka ciekawostka, w tamten weekend listopadowy nasz mecz obejrzało więcej widzów niż całą kolejkę drugiej ligi. Też w tamten weekend mecz Motor KSZO miał 8 frekwencję w Polsce. 5 meczów ekstraklasy miało od nas wyższą, jeden mecz pierwszej ligi na Ruchu Chorzów i jeden na Widzewie w trzeciej lidze. 3 mecze ekstraklasowe w Szczecinie, w Płocku i w Niecieczy miały mniejszą frekwencję wtedy niż mecz Motor KSZO. O grupach młodzieżowych, bo to też jest bardzo istotny element naszego funkcjonowania. Ostatnie miesiące też mojego funkcjonowania sporo poświęciliśmy czasu właśnie na zmiany w Akademii i tak nowym prezesem rok temu został Bartłomiej Janiszewski, przez wiele lat związany z Motorem jako trener. Zresztą sporo tych chłopaków, których nazwiska jako młodzieżowców, którzy zagrali w tym sezonie były, to są chłopcy, którzy przechodzili swoje pierwsze piłkarskie szlify pod okiem Bartka Janiszewskiego. Piotr Zasada, czyli człowiek, który z końcem sezonu z Motoru odszedł, ale też sporo pracy wykonał przez ostatnie półtora roku jako koordynator naszej Akademii. Zresztą wykorzystywał tutaj dobre doświadczenie i dobre wzorce, które czerpał z pracy w Akademii Legii czy w Akademii FC Barcelona Escola Varsovia. No i to, na czym mi bardzo zależało po tym, jak przyszedłem do Motoru, a więc stworzenie szkolenia bramkarzy w naszym klubie, bo to był dla nas duży problem i to było coś, co mogło uderzać w oczy, że Motor nie miał szkolenia bramkarzy. Były w Lublinie szkółki i są nieźle funkcjonujące, jak chociażby Keeper Team, ale Motor tego szkolenia bramkarzy nie miał, a jak wiemy, Lublin jest miastem, który kilku dobrych bramkarzy w przeszłości wychował. No i jednym z tych wychowanków jest Arkadiusz Onyszko, którego udało mi się tutaj do Motoru sprowadzić, wicemistrz olimpijski z Barcelony, rodowity lublinianin, który zajmuje się w tej chwili szkoleniem bramkarzy u nas od tych najmłodszych aż po bramkarzy pierwszego zespołu. Trochę liczb dotyczących naszej Akademii. Trenuje w niej, nie licząc piłkarskiego przedszkola, około 500 dzieci. Mieliśmy w minionym sezonie 15 zgłoszonych drużyn, począwszy od najmłodszych, czyli drużyny Żaka z 2009 roku, a skończywszy na juniorze starszym, czyli roczniki 99-2000. Posiadaliśmy jako jeden z 10 klubów w Polsce 3 drużyny w Centralnej Lidze Juniorów, czyli w Centralnej Lidze Juniorów U15, U17 i U19. Mieliśmy swój własny system szkolenia, więc to nie było jakieś takie kopiowanie jeden do jednego z jakichś innych klubów, bo wiemy, że każdy klub i każde miasto ma swoje uwarunkowania i te dostosowywaliśmy do naszych możliwości i tych infrastrukturalnych, i tych finansowych. Około 1/3 pierwszej drużyny to są adepci naszej Akademii. Nasi młodzi piłkarze są regularnie powoływani i do reprezentacji województwa, i mamy też 2 reprezentantów Polski, to jest Szymon Rak i to jest Miłosz Pacek. 6 zawodników z Akademii podpisało w zeszłym sezonie swoje pierwsze profesjonalne kontrakty, teraz latem dołączyło do nich 4 kolejnych. Centralna Liga Juniorów U19, bo to jest oprócz, to był jeden z 2 naszych głównych celów sportowych na miniony sezon, oprócz rozgrywek seniorskich. Centralna Liga Juniorów przechodzi dość gruntowne zmiany i już od najbliższego sezonu będzie taka jedna juniorska ekstraklasa na całą Polskę. My w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów Grupy Wschodniej zajęliśmy 3 miejsce. Wiosną Motor nie przegrał żadnego meczu. Chciałem też powiedzieć, że Krakowia poniosła w całym sezonie jedną porażkę i tę jedyną porażkę poniosła 1-4 właśnie u nas w Lublinie.
Motor zajął trzecie miejsce, widzą Państwo, jakie marki wyprzedził i mogę tylko powiedzieć, że uwzględniając grupę wschodnią i grupę zachodnią, Motor Lublin jest jedynym klubem nieposiadającym seniorów w Ekstraklasie, który zapewnił sobie miejsce w nowej, zreformowanej, centralnej lidze juniorów, która startuje 4 sierpnia nowy sezon i mogę już Państwu powiedzieć, w pierwszej kolejce gościmy tutaj u nas w Lublinie Legię Warszawa, w drugiej przyjeżdża do nas Pogoń Szczecin, w trzeciej gramy na wyjeździe z Lechem Poznań, w czwartej podejmujemy Śląsk Wrocław, w piątej jedziemy do Wisły Kraków. Także no myślę, że to pokazuje, w jak doborowym towarzystwie się nasi juniorzy znaleźli. Powiem tylko, że jeśli chodzi o obecność klubu w mediach, bo to też jest taki obszar, nad którym staramy się cały czas pracować i który też myślę, że przekłada się również na tę frekwencję, którą mamy. Staramy się, tak jak mówię, być gdzieś tam obecni w świadomości naszych kibiców, w świadomości Lublinian. Regularnie oczywiście pojawiamy się w lokalnych stacjach telewizyjnych. Mieliśmy swój program w Lubelska TV cykliczny, łączy nas Motor. Oprócz tego wszystkie mecze wyjazdowe Motoru były transmitowane, było je można zobaczyć w pubie sportowym na arenie. Także część meczów Centralnej Ligi Juniorów również było transmitowane. Oczywiście również jesteśmy i w lokalnej, i w ogólnopolskiej prasie. Mogę powiedzieć, że Motor 2 razy w tygodniu ma swoją stronę w przeglądzie sportowym i myślę, że to, że jesteśmy w największym sportowym dzienniku w kraju, to też jest dla nas duży powód do zadowolenia. Dość istotną kwestią w naszym działaniu są media społecznościowe, a więc przede wszystkim Facebook, Twitter, także YouTube. My w tej chwili mamy prawie 28 tysięcy polubień na Facebooku i to jest powyżej średniej klubów pierwszej ligi, tak? Te liczby dotyczące dziennych odsłon mogą Państwo zobaczyć. Ja akurat pracuję, zostałem zaproszony przez prezesa Zbigniewa Bońka do Komisji Mediów i Marketingu Polskiego Związku Piłki Nożnej i między innymi nie tak dawno miałem takie szkolenie, które przeprowadzałem dla klubów ze wszystkich lig rozgrywkowych w Polsce właśnie dotyczącej tego, jak klubowe media społecznościowe można wykorzystywać. Oczywiście Motor jest klubem lubelskim i staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Jednym z projektów wprowadzonych przeze mnie tutaj po przyjściu do Motoru było tworzenie piłkarskiego przedszkola Motoru. W każdą sobotę od 9:30 odbywają się zajęcia. Przez ten okres kilkunastu miesięcy przewinęło się przez nasze piłkarskie przedszkole około 90 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W każdą sobotę przynajmniej te 40 dzieci w takich zajęciach uczestniczy. Oprócz tego, że oczywiście jest to taki początek ich jakiejś tam piłkarskiej edukacji i dobra forma spędzania czasu nie przed komputerem, nie przed telewizorem w sobotę rano, ale też dla tych dzieci to jest istotne, że one czują, że uczestniczą w życiu klubu, bo też brały udział w prezentacji drużyny, też były prezentowane, regularnie też wyprowadzają zawodników pierwszej drużyny na mecze. No jest to też oczywiście wychowywanie sobie kibiców. Dzieci grają w strojach takich samych, tak naprawdę poza reklamami, w jakich pierwszy zespół. Mieliśmy prezentację przed sezonem, jeśli chodzi o lato, ona się odbywała przed Centrum Spotkania Kultur, zimą odbywała się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego i grupy młodzieżowe, także przedszkolaki były prezentowane. Inne nasze działania, oczywiście mamy różne akcje promocyjne, staramy się zachęcać kibiców do przychodzenia, również czasami rzucając im jakieś wyzwania, na przykład dotyczące liczby sprzedanych karnetów. Też staramy się zawsze, żeby nasze stroje, koszulki pierwszego zespołu trochę nawiązywały do tego, co dzieje się w mieście. Te akurat koszulki były w roku 2017, jak się Państwo dobrze przyjrzą, to na dole był kontur Starego Miasta. Miało to nawiązywać do tego, że obchodziliśmy 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi. Natomiast w koszulkach, które gramy w roku 2018, na dole jest nawiązanie do stulecia odzyskania niepodległości. Jest tam polska flaga i daty 1918-2018. Wypuściliśmy także swój napój energetyczny, który naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem i dzięki temu klub ma również stały zastrzyk finansowy. Oprócz tego współpracujemy z naszymi partnerami handlowymi, na przykład z siecią Aldi. Nasi piłkarze pojawiają się w roli sprzedawców, również jakieś umkliwne upominki, pamiętamy o świętach, o innych
o innych okolicznościach. Jak powiedziałem, Motor jest klubem miejskim i staramy się rzeczywiście żyć razem z mieszkańcami miasta. Dwa razy w ciągu rundy odbywa się zbieranie karmy, na przykład na schronisko dla zwierząt. Nasi piłkarze uczestniczą w przedszkoliadach, na przykład jako sędziowie, czy też w jakichś dla uczestników olimpiad specjalnych. Wystawiamy klubową sztafetę w biegu charytatywnym Lublin Business Run. Zabawiliśmy się w Mikołajów przy okazji świąt dla dzieci, które leżą na onkologii dziecięcego szpitala i Jarek Onyszko, który sam sporo doświadczył, jeśli chodzi o problemy ze zdrowiem, właśnie jako Mikołaj zaniósł dzieciom prezenty, które wcześniej kupiliśmy. No to tyle, tak pokrótce chciałem Państwu przedstawić to, jak klub funkcjonuje, co się dzieje, no i też powiedzieć o tych najważniejszych sprawach sportowych. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Rozumiem, że możemy przejść do pytań, do tej prezentacji. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, no Pan Prezes nie dziwię się, że jest w tej Komisji Marketingu Bońka, bo zaczął od tego, że przedstawił nam tabelę, gdzie Motor oczywiście był pierwszy, tylko że Motor, że Resowie awansowała, a Motor nie. Pan już tego nie mówi. To tak jakby na Bałka powiedział, że pierwszy był do mistrzostw Europy, do mistrzostw świata i odniósł sukces. No ale nie do końca, prawda? I pan mniej więcej tak samo jako marketingowiec nam to tłumaczy. Natomiast moim zdaniem nic pan nie powiedział o problemach, jakie są w klubie Motor. Nic pan nie powiedział, dlaczego akurat, bo tutaj oczekiwania już na kilku sesjach przez kilka ładnych lat były takie, że zadanie było takie, że Motor miał awansować. No i to zadanie nie zostało zrealizowane i nie tylko w tym roku, poprzednio, jeszcze jak pana nie było, też poprzedni prezesi mieli też takie zadanie. Nie zostało zrealizowane, więc zostali jakby odwołani, chociaż nie o to chodzi. Tylko że pan, chodzi o to, że pan nic o tym w ogóle nie mówi. Jakie są problemy w klubie? Liczyłem na to, co tutaj kolega powiedział, że wcześniej przed tym zebraniem otrzymamy sprawozdanie finansowe spółki Motor, bo większość spółek miasta takie sprawozdanie przedstawiła, natomiast akurat spółka Motor nie, a już jest czas jakby wymagany przez do tego, żeby to sprawozdanie było. No to, no to jakby dzisiaj Państwo mają czas, to powinien Pan coś o tym szerzej powiedzieć. Tutaj chciałbym też się dowiedzieć, bo Pan mówi, że zawodnicy podpisali kontrakty profesjonalne, rozumiem, że ci młodzi. To na 10 to ile podpisało kontrakty z Motorem tych zawodników? Bo nie wiem, z kim oni podpisali te kontrakty. No, mówimy o tych, którzy podpisali kontrakty z Motorem. Aha, no, no nie wiem, bo wiem, że z innymi klubami też podpisują te kontrakty. Chciałbym też się dowiedzieć bliżej o Centralną Ligę Juniorów, bo Pan oczywiście się chwalił tą grupą i bardzo dobrze, prawda, która zajęła teraz trzecie miejsce, utrzymała się w tej lidze, ale zdaje się, że młodzi juniorzy spadli z Centralnej Ligi Juniorów. Tak, Centralna Liga do lat 17, tak by Pan słusznie zauważył, spadła, natomiast tutaj akurat jest to te Centralne Ligi do lat 17 i do lat 15, one nie są tak naprawdę niorówną w skali całej Polski. Też tutaj jest tak, że tutaj co pół roku się odbywa awansy spadły. Także na przykład pół roku temu się utrzymaliśmy, teraz spadliśmy. Ale jak tak idziemy dalej, to centralna widzę dla 15 zajęliśmy drugie miejsce od punktu za Kraków i zabrakło nam punktu, żeby znaleźć się w najlepszej szkółce w Polsce. Dwa nasze roczniki zajęły trzecie miejsce w Polsce w 2017 roku, czyli rocznik 2000 i rocznik 2004. Także... No my się orientujemy, no, tylko że... Ale tu jest pani, która prowadzi. Komisja, panie prezydencie. Panie prezydencie, no ja się też ustosunkowuję do wypowiedzi pana prezesa, który o jednych rzeczach mówi. A oni, panie Stepaniku, 8 razy jest w radzie. W przeciwieństwie do pana, więc pan prezydent zabiera głos, ukończy.
ale oczywiście, panie prezydencie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że o jednym o sukcesach się mówi, a o braku sukcesów nie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Centralną Ligę Juniorów, chciałem się spytać, bo tu pan przedstawił wielu trenerów, ale trenera, który akurat, można powiedzieć, osiągnął sukces z tymi zawodnikami, to chyba nie było na tych zdjęciach. Natomiast chciałbym się spytać, jakie koszty są miesięczne, ogólne klubu Motor na pierwszą drużynę i jaki jest sztab osób, które tam pracują, a jaki jest sztab osób, które pracują z Centralną Ligą Juniorów. Bo z tego, co się orientuję, to tak. I proszę też, żeby pan się tego ustosunkował, że miesięcznie na czwartą klasę rozgrywkową wydaje się dużo więcej pieniędzy niż na całą Centralną Ligę Juniorów przez cały rok. Bo z tego, co wiem, to Akademia dostała, chyba panie prezydencie, 200 tysięcy złotych na cały rok. Ja uważam, że to są za małe pieniądze i niewłaściwie po prostu tymi pieniędzmi, znaczy nie tymi pieniędzmi, tylko ogólna gospodarka jest taka, że więcej dajemy, prawda, dużo dajemy na tą, na seniorów, miliony złotych, natomiast gdzie wyjazdy są takie same, do Jagiellonii, czy do Krakowa, czy do Legii, mówię o Centralnej Lidze Juniorów, prawda, są porównywalne, prawda, jaka jest Jarosław, czy z Jaśkowicami. I tam też powinny się dawać odpowiednie pieniądze i odpowiednie zabezpieczenie dla tych młodych chłopaków, którzy, miejmy nadzieję, będą stanowić o nowej sile Motoru, popartej jakby kilkoma dobrymi starszymi zawodnikami, którzy jakoś są związani z Lublinem. Na razie, no, mi akurat to się nie podoba, że zresztą ja nie jestem fachowcem, ale tak jak ostatnio było, że trener tam odsunął kilku zawodników starszych, wziął najlepszych juniorów z Motorów i się okazało, że oni potrafili wygrać spokojnie kolejne mecze. Także tutaj do końca nie wiem, chciałbym się dowiedzieć bliżej coś o tej drużynie, dlaczego nie ma awansu, gdzie zawodnicy mają spore kontrakty i no to różnie mówią. Ale ja mówię, bo tych pytań jest dużo, żeby nie zapomniał o żadnym telewizorze, bo mówię tak, jeśli to nie jest. Mam nadzieję, że bo tych pytań pan zadał dużo, ale mam nadzieję, że większość zapamiętałem i postaram się na nie odpowiedzieć. Jedna sprawa. Pytał pan o wielkość sztabu, tak? Jeśli chodzi o pierwszy zespół, jest trener, asystent trenera, fizjoterapeuta i trener bramkarzy, no i kierownik drużyny. Natomiast trener bramkarzy i fizjoterapeuta pracują też z zespołem juniorów. To są ci sami ludzie. Zresztą akurat bramkarze z juniorów uczestniczą w treningach z pierwszym zespołem. Więc tak naprawdę dwie osoby, o których mówimy, to są osoby, które mają pod opieką też juniorów. Natomiast zespół juniorów ma tak samo trenera i drugiego trenera. Jest oczywiście też kierownik drużyny, aczkolwiek jest to w tym przypadku funkcja społeczna. Mówi pan o wyjazdach. Powiem panu tak. Zespół seniorów Motoru w roku 2018 na żaden mecz nie pojechał z noclegiem. Nawet na te wyjazdy, które były po 400 km, jak do Trzebini czy jak za Kraków, na wszystkie jechaliśmy w dniu meczu. Natomiast... Ale, panie radny, ale które zespoły... Jak... Ale... Panie radny, z tego co się orientuję, a proszę mi wierzyć, że się trochę orientuję, to w Ekstraklasie owszem jeżdżą w dniu meczu Krakowia na Wisłę na przykład, także... Ale jak gdzieś dalej, to proszę nie mówić, bo nawet nasz sąsiad Górnik Łęczna do Mielca 200 km jedzie dzień przed meczem w pierwszej lidze, więc też nie mówmy
nie mówmy, nie mamy się zresztą co do ekstraklasy porównywać, bo to są inne realia. Natomiast pytanie było co innego. Pytał się pan radny mnie o to, czy juniorzy nie mają gorszych warunków w związku z wyjazdami i tak dalej. No to odpowiadam panu, że juniorzy jeżdżą nie gorszym autokarem niż pierwszy zespół. Mają autokar wynajęty taki, w którym przynajmniej dwa miejsca są dla każdego chłopaka, żeby mógł spokojnie i bezpiecznie dojechać. Druga sprawa jest taka, że poza bodajże dwoma wyjazdami jakimiś najbliższymi na wszystkie inne zespół Centralnej Ligi Juniorów jeździł z noclegiem, dlatego że zależało nam bardzo na utrzymaniu tej drużyny i w związku też z tym, że mecze juniorów często odbywają się o godzinie 12 czy o 13, chcieliśmy uniknąć tego, żeby musieli, nie wiem, do Łodzi o godzinie 5 czy 6 wyjeżdżać. Mogę panu też powiedzieć, że już skalkulowaliśmy koszt przejazdów, noclegów na najbliższy sezon Centralnej Ligi Juniorów U19 i wyszło nam 103 tysiące złotych, jeśli to jest istotna sprawa. Także proszę mi uwierzyć, że to nie jest tak, że juniorzy są traktowani po macoszemu. Mało tego, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem tutaj po przyjściu do motoru, było to, że zespół juniorów starszych jest dokładnie tak samo ubrany jak zespół seniorów. W związku z czym junior przychodzący, zapraszany na trening pierwszego zespołu, nie ma żadnych kompleksów dotyczących tego, że ma gorszy dres, torbę, koszulkę treningową i tak dalej. Jeśli chodzi o to, mówi pan, dlaczego nie ma awansu, no bo też sport jest taki, że nie wszystko się da przewidzieć. Jak pan widzi, Niemcy, mistrzowie świata zajmują czwarte miejsce w grupie. Bo to jest sport i na boisku możemy starać się zrobić wszystko jak najlepiej. To też proszę zauważyć, to nie jest tak jak, nie wiem, Stal Rzeszów, która ma podobne możliwości finansowe jak my i straciła w tym sezonie do nas 20 punktów. My jesteśmy blisko, cały czas nam brakuje, nie wiem, jednego meczu, tak? Tak jak rok temu. Na boisko wychodzisz i masz rywala, który ma taki sam cel jak ty. I my możemy starać się zrobić wszystko jak najlepiej, ale czasami detal decyduje o tym, że finalnie czegoś brakuje. Bo pan nie może powiedzieć, że sezon został zawalony, jeśli drużyna zdobywa ponad 70 punktów w sezonie. Ale ja nie chcę polemizować, ja bym wolał, żeby motor grał juniorami kilku starszych zawodników i nie musi wchodzić. To ja wiem, że to jest sport, tak jak pan mówi, to nie jest najważniejsze. Natomiast jeżeli się obiecuje raz, drugi, trzeci, no to te osoby, które biorą za to odpowiedzialność, moim zdaniem nie do końca wiedzą, co mówią. To tylko problem. Gdyby Nawałka pojechał i powiedział, że będziemy mistrzostwo świata, a byłoby tak, jak było, to też byśmy się go pytali, co on wygadywał, prawda? I to. Ale jeszcze chciałem jedną sprawę poprosić. Mianowicie, co państwo robią jako klub motor w sprawie infrastruktury, czyli w sprawie treningów nie tylko dla pierwszego zespołu, ale i dla juniorów, i dla innych. Bo ja powiem, że na te boiska, które są na przykład przy arenie, to tam dla tych młodych ludzi, jeżeli oni codziennie ćwiczą, to naprawdę dla stawów nie jest to korzystne, bo tamto boisko jest niezwykle twarde, a oni tam podobno grają na okrągło. Nie wiem, czy to później się nie przełoży na kontuzję, ale generalnie chciałem spytać o infrastrukturę i co państwo robią w tej kwestii. I jeszcze jedno, chociaż to w zasadzie nie do pana, ale chciałem się spytać o to, czy jako przedstawiciele społeczni są w Radzie Nadzorczej Klubu Motor. Albo inaczej mówię, na przykład przedstawiciele kibiców, bo pan tutaj bardzo chwalił kibiców, że tyle osób przychodzi, ale to jest w zasadzie zasługa kibiców, bo nawet jakby motor jeszcze spadł niżej, to też będą przychodzić. No po prostu prawdziwy kibic zakocha swoją drużynę, to będzie w piątej lidze, czy w dziesiątej ona będzie chodzić. Oczywiście można przyjąć taką argumentację jak pana i rzeczywiście mówi się, że kibic jest drużyną na dobre i na złe. Tylko chciałem panu powiedzieć, że ja pamiętam mecz, na który tutaj przyjechałem jeszcze nie jako prezes motoru, kiedy zostałem zaproszony na rozmowę. To był mecz z Resowią w listopadzie 2016 roku i na trybunach było 1500 osób. My w ciągu roku zwiększyliśmy średnią frekwencję na arenie o prawie 60%, więc też proszę tak nie mówić, że to co by się nie działo, to by kibice przychodzili, bo mamy bardzo dobrych kibiców, za co im dziękujemy, ale też wiele wykonujemy pracy w to, żeby kibice się pojawiali. My mamy dokładnie statystyki dotyczące tego, ile nowych PESEL-i. Ale
Zabros może być samopojętny, ale pani prowadzi. Ludzie, kochani, no przecież pan mówię każdego. Panowie, no przecież każdy ma czas. Pani przewodnicząca, proszę powiedzieć, po pół godziny każdy raz nie pyta. No nie, jeżeli państwo tego chcecie, no nie, pan nie powie. Ale ja niech pani tak powie, jeżeli pan bo nie, no nie, pani głosuje. Ja nie zadaję pytań, co będę... Przyjdzie jeszcze jeden raz, od was przegłosujecie, żeby zamknąć dyskusję i ja nie zabiorę głosu. O, tak jak to pani zawsze robi. Czy ja kiedykolwiek tak zrobiłam? Tak, pani zrobiła nie raz. Proszę mi to udowodnić, to wtedy będziemy rozmawiać. Albo pani protokołuje się, że jesteśmy na urlopie, czy jesteśmy na komisji, bo ja tutaj przyjmuję wakacje. Fakty stwierdzenia proszę mi udowodnić, a potem możemy rozmawiać o konkretach, bo nie było nigdy takiej sytuacji, że zamykana była dyskusja i były tutaj nie można było się wypowiedzieć. Więc to tak naprawdę pan zwrócił uwagę koledzy klubowemu, że ma przestać pytać. Każdy ma czas. Czy rozumiem, że my odpowiadamy na pytania pana Zdzisława. Przewodniczącego Zdzisława, tak, bardzo proszę pan prezydent, potem pan dyrektor Paweł Majka. To jest moje pytanie do państwa bardziej rady. Bo państwo chcieli się spotkać po to, żeby porozmawiać o sytuacji motoru. Ja uważam, że każdy powinien mieć szansę zadać tyle pytań, ile ma ochotę. Jeżeli chcecie ustawić się wewnątrz jakieś ramy, czy to jest ilość pytań, czy to jest ilość czasu, żeby później... Dlaczego mi na tym zależy? Dlatego mi na tym zależy, żeby radny taki na przykład Ławniczek, który właśnie wyszedł, on o mnie powiedział, że ja na przykład uciekłem. Ja nie mówię, że on uciekł, ale wyszedł. Żeby później nie zarzucił, że nie było wystarczająco czasu, żeby porozmawiać na ten temat. To jest komisja do spraw akurat tego tematu i niech każdy ma szansę. No może będą jakieś, no może będą jakieś pytania, na które przecież nie jesteśmy alfą i omegą, no może będą jakieś pytania, które... Traktuję się to w formie żartu, bo wiem doskonale, że się spotkaliśmy tu po to, żeby porozmawiać. Mamy osoby, które są gotowe na te pytania odpowiadać, więc jeżeli taki problem się pojawi, na który nie będzie w danej chwili odpowiedzi, tak też uczynimy. Natomiast no nie popadajmy, że tak powiem, w skrajności. Jeszcze nie. Ja przyjmuję to, że pan się zgłasza do kolejki, okej. Okay. Kontynuujmy. Bardzo proszę, pan dyrektor Paweł Majka odpowiada na pytanie pana przewodniczącego Drobna. Znaczy ja bym połączył odpowiedzi pani przewodnicząca, pani prezydencie, państwo radni, szanowni goście w kwestii sprawozdania finansowego. Powiem tak, to mój błąd, nie pomyślałem, że to sprawozdanie finansowe będzie omawiane, ale mogę skończyć? Pozwólmy. Tak jak wysłałem do... Ja proponuję tą komisję przełożyć na następny dzień, bo to jest w ogóle jakieś jeszcze... Pozwólmy dokończyć, a potem będziemy podejmować decyzję, jeżeli taki będzie wniosek. Tak jak do pana radnego Drozda wysłaliśmy mailem sprawozdania finansowe innych spółek, taki byśmy motor. Jeżeli będzie trzeba, to ja te główne dane finansowe mogę przeczytać. Natomiast jeśli mowa o Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się... Że pani na drugi dzień zwołała po złożeniu wniosek, że może na drugi dzień na ustąp pani zwołała komisję. Nie zwołała pani, miała pani czas się przygotować, żeby było sprawozdanie, żeby było wszystko. Żeby porozmawiać z władzami motoru, żeby się przygotowali w pełni. Nie, pani tego nie zrobiła. Przez pani dni, w głos, podeszł do wypowiedzi. Co z tego, jak się nie powie finansowo? Nic. Ale jeżeli profesjonalne kontrakty są podpisywane, ale nie mam nim, ja chcę to wiedzieć. Kiedyś jeszcze nie zapytałem. Posłucham. Bo ostatnie zdanie z pana. Ale dobrze, to ja bardzo pana o to poproszę. Nie słucha pan ze zrozumieniem, ponieważ pan dyrektor powiedział przed chwilą, że jest w stanie te dane przytoczyć. Więc jeżeli będzie taka wola, dajmy dokończyć. Pan dyrektor dokończy wypowiedź, a potem będzie mógł pan ją podsumować. Dobrze? Pozwólmy. Bardzo proszę. Mogę równie dobrze dodać, że w ciągu 5 minut państwo będziecie mieli sprawozdanie na swojej skrzynce internetowej. Natomiast odnośnie... Czy jest wola państwa radnych na to? My możemy to skserować i udostępnić państwu radnych. Dobra. To... W tej chwili, że nam w 5 minut państwo chcecie przekazać sprawozdanie finansowe?
My w 5 minut jesteśmy geniuszami finansowymi. Ale szanowna pani, to są rzeczy. Pani przewodnicząca, no nie ma sprawozdania. No przerwijmy to spotkanie, spotkajmy się drugi raz. Jak będzie to drugi raz się spotkamy. No na razie do nas pytanie. Jeżeli okaże się, że państwa pytania, że są pytania, na które nie uzyskaliście państwo odpowiedzi, będziemy się spotykać do skór. Mogę to obiecać. Panie przewodniczący, przejdźmy do rzeczy. Bardzo proszę, pan dyrektor Paweł Majka. Szanowni Państwo, odnośnie sprawozdania finansowego, też musicie mieć świadomość, że to jest sprawozdanie finansowe raz za rok 2017, a nie do czerwca 2018 roku. Także, a poza tym, sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości określa główne kryteria, znaczy główne parametry. Tam nie ma ile kontrakt, nie wiem, Nowak i Ksiński i tak dalej. Takich rzeczy tam nie ma, tylko ogólnie wynagrodzenia, usługi obce, amortyzacja i tak dalej, i tak dalej. Także no, na te sprawy, jeżeli mogę przesłać za chwilę, to możecie sobie Państwo sprawdzić na przykład, jaki jest poziom wynagrodzeń za 2017 rok. Natomiast, natomiast kwestia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 6 osób. Jest to Rada Społeczna, to znaczy każdy członek Rady Nadzorczej pobiera miesięcznie 0 zł. No plus ewentualnie woda i ciastka. Natomiast 3 osoby to są przedstawiciele gminy Lublin, natomiast 3 kolejne osoby to są przedstawiciele sponsorów, plus umownie nazywamy pana Andrzeja Kuszewskiego przedstawicielem, powiedzmy to, kibiców. Przedstawicielem sponsorów jest pan Mirek Graboś, firma Mikrol, i pan Paweł Szymona, firma Ekogwarancja. Natomiast przedstawiciele gminy Lublin to pan Jacek Czarecki, pan Robert Drzyśko, no i moja osoba. Taka jest rada, także jest zachowany parytet, sponsorzy i kibice są reprezentowani w Radzie Nadzorczej Spółki. Rozumiem, bardzo dziękuję. Mogę równie dobrze, jeżeli jest taka potrzeba, przytoczyć główne dane finansowe za zamknięty rok obrachunkowy 2017. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę to przeczytać teraz. Co do zasady, tak samo jak i w SPR-ze, tak samo jak i w motorze, od kilku lat te spółki kończą wynikiem na minusie, stratą, z tego względu, tak jak już kilka razy mówiłem na komisji, forma wybrana, czyli dokapitalizowanie, nie jest zgodnie z ustawą o rachunkowości przychodem dla spółki, i o ten, powiedzmy to, o to zasilenie finansowe są pomieszane dochody, przychody spółki, dlatego jest strata. Jeżeli w 2017 roku my przekazaliśmy do motoru, zakładamy 2 miliony złotych, w 2018 roku również, przepraszam, w 2017 roku było 3 miliony złotych, bo to było też na odłożenie. Natomiast i ta kwota nie jest dla spółki przychodem. Czyli jeżeli mamy określony poziom kosztów do przychodów z tytułu biletów i od sponsorów, dokapitalizowanie nie jest przychodem i dlatego jest strata. No i tak będzie, mi się wydaje, jeszcze no, długo, bo taką formę przyjęliśmy w formie objęcia nowej emisji nowych akcji, to zgodnie z ustawą rachunkowości nie jest przychodem i no, tak będzie. Tak samo w SPR-ze, tak też. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo proszę, pan radny. Szanowni Państwo, ja bym chciał uporządkować tę dyskusję, bo faktycznie rozmawiamy już jakiś czas, no nie wiem, i tak naprawdę nie chciałbym, żebyśmy wyszli stąd, także żeśmy sobie porozmawiali i rozeszliśmy się na wakacje, życząc sobie udanych wakacji. Pierwsza sprawa to, jaki cel przyświecał radnym, którzy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli tę wnioskę. A taki cel, że bo pana prezesa tu nie było, pana prezydenta też nie ma na komisjach, więc jeszcze raz przypomnę. Kilka miesięcy temu, może 2-3, jeszcze jak były 4 kolejki przed końcem, pan prezes podał się do dymisji i chcieliśmy wiedzieć, wcześniej zwolniony był trener, i chcieliśmy wiedzieć, co się takiego dzieje złego, że akurat takie sytuacje mają miejsce na zakończenie sezonu. Oczywiście nie było tu mowy o polowaniu na czarownicę, ani wyciąganiu wniosków i tutaj restrykcjach jakichś wobec pana prezesa czy kogokolwiek. A chcieliśmy to usłyszeć. Podobną analogiczną sytuację mieliśmy z Montexem.
który tego okrągłego tytułu nie zdobył. I taka komisja się odbyła i to była przed końcem też jeszcze zamknięcia linii. Ale no niestety z różnych przyczyn do tego nie doszło, dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Rozmawiamy dzisiaj. I dalej te intencje są zachowane. Tutaj nikt nie chce jakby drążyć z celu i ucinać głów osobom, które są odpowiedzialne. Z racji tego, że pan prezydent Komorski nie ma, tak może tak, że się wyrażę trochę, nie ma nic wspólnego z motorem, to będę pytał tylko dzisiaj pana prezesa, który dzisiaj właściwie jest jednym odpowiednikiem i pana przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sytuacja miała się tak i to absolutnie nie byliśmy za tym, żeby pana prezesa z tego tytułu zwalniać. Także przynajmniej moje osobiste zdanie jest też takie, żeby nie zwalniać trenera reprezentacji narodowej w tej chwili. No ale co już się stało, bo to akurat nie jest ten moment. I dlatego pan prezes, ja wrócę się do pana, najpierw do pana Majki potem. Przedstawił pan bardzo czytelną w PowerPoincie tę prezentację i ona jest fajna, ładna, podoba nam się. Tylko, że z niej nic tak naprawdę nie wynika. Cieszymy się, że nie chcę tu sarkastycznie mówić, że jest Mikołaj, że są sponsorzy, jest ten wizerunek dobry. Tylko wynika jedna rzecz. Kibice awansowali już wyżej, do następnej ligi, bo pan mówił o kibicach, o frekwencji. Oni już są tam wysoka, a drużyna dalej jest w tej lidze. Z tej reprezentacji tak to wynika. I to pan powinien przede wszystkim podziękować kibicom za to, że są, że kibicują i że mają naprawdę cierpliwość. Druga sprawa. Pan mówi, że półtora roku pan jest. Chwała. Ja się zapytam pana, pan jest półtora roku, pan prezydent jest 4 lata, a pan prezydent rzut 8 lat. Czyli tak możemy pytać, bo nam chodzi o okres 8 lat. Powiedzmy na początku, w 2010, gdzie motor był w pierwszej lidze, nie było stadionu, nie było infrastruktury. Ale ten stadion się pokazał, te warunki były coraz lepsze. I pytanie się jedno nasuwa, do wszystkich powiedz. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Pan prezydent, i niech tego nie mówi, bo przed kamerami możemy wyciągnąć gazety, obiecywał 4 lata pod rządem nawet, a pas i go nie ma. I może źle, że obiecywał, bo właśnie trzeba było go nie obiecywać. I tej presji nie brać na zawodników. Grać, normalnie grać i jakbyśmy widzieli, że ten awans jest możliwy, to wtedy jednak podjąć takie kroki, żeby jeszcze bardziej pomóc piłkarzom. Na pewno jakieś konkluzje trzeba z tego wyciągnąć. Na pewno jest konkluzja jedna. Emerytami, zawodnikami emerytami tej ligi nie osiągniemy. I zawodnikami, którzy nie są związani tu z tym miastem. Dlatego trzeba wesprzeć tą centralną ligę juniorów i grać potem tymi zawodnikami, głównie oczywiście w postawieniu na zawodników i liczyć na zawodników kilku doświadczonych. I liczyć na siebie, bo marszałek województwa, z tego co wiem, złotówki do tego interesu nie dokłada. Natomiast i na marszałka nie możemy to w tym kierunku liczyć. Dlaczego tutaj żeśmy się zebrali? Dlatego, że spółka akcyjna Motor Lublin, miasto jest udziałowcem w 100%. I my nie pytamy tutaj, bardzo dobrze, że pan prezes tu Więckowski przyszedł, bo on prowadzi swoją firmę jako fachowiec i z efektem, jaki widać. Ja też pan przypominam, co powiedziałem kiedyś, żeśmy reanimowali trupa. Tak, ja to powiedziałem, bo żeśmy reanimowali trupa. I to zrobił właśnie ten człowiek, co tu siedzi, między innymi. I ja się tego nie wypieram. Ale taka była sugestia, od niczego, od zera, to teraz możemy właśnie, wyczyśćmy tą tabulę razem i zróbmy od zera, że zaczynamy i postawmy sobie cele sportowe, że w tym roku nie awansujemy, ale może to się nastąpić w następnym kwartale, czy w trzech kolejnych. Jak tak, z taką presją, może właśnie bez presji będą ci zawodnicy grać, to może się tak stanie. Powiem panu jeszcze jedno. Cieszymy się, że pan jest, panie prezesie, ale tutaj częściej widzieliśmy pana prezesa Leszcza, którego też bardzo sympatycznie wspominam. I on przynajmniej nam przynosił co jakiś czas jakieś dokumenty i żeśmy dyskutowali. To, że dzisiaj nie ma tego sprawozdania, doskonale wiedziałem, czego nie będzie. Ale zastawianie się, że ktoś się nie przygotował, no to bądźmy naprawdę poważni i nie czarujmy się. My, jakbyśmy budżet opracowywali miasta bez sprawozdania
finansowego, czy budżet na przyszły rok, to radni chyba wiedzą, żebyśmy w ogóle nie dyskutowali na ten temat i nie chcę na ten temat w ogóle zabierać głosu. Już. Ja już tylko to pytam. Właściwie naprawdę proszę się nie obawiać tego, że my pana chcemy tutaj z tej funkcji w jakiś sposób drążyć, czy jako radny. Nie jesteśmy za tym, żeby ograniczać finansowanie motoru lubli. Wręcz przeciwnie, jesteśmy za tym, żeby wesprzeć tą właśnie juniorską ligę i żeby to zaplecze funkcjonowało. I naprawdę jesteśmy za tym. I tu nikt nie chce obcinać jakichś finansowych tematów. Chciałem jeszcze powiedzieć tak, może faktycznie trzeba pomyśleć o stypendiach dla tych młodych piłkarzy, tak jak to jest w Jagiellonii, że tam jest szkoła mistrzostwa sportowego i te stypendia po 500 zł ci piłkarze dostają i właśnie migrują z Lublina i tam w tej szkole funkcjonują. Może trzeba jakiś zrobić akurat taki program. Już. I tyle. To mam do pana już, a teraz do pana Majki. Właściwie to nie wiemy, kto jest winny tej całej sytuacji. Z pana odwołany. Bo w poniedziałek pan jest odwołany, w środę jest pan znowu powołany. Kilka miesięcy wcześniej jest trener odwoływany. I straszenie takimi różnymi historiami to jest bardzo dziwne. Ja bym chciał wiedzieć tylko jedno. Skoro pan był odwołany w poniedziałek, to kiedy się zebrała Rada Nadzorcza? Macie państwo protokół z tej Rady Nadzorczej? Gdzie pana znowu przyjęli? Bo to jest w ogóle dziwne. Także wiecie państwo, budowanie takiej atmosfery już samo to powoduje, że ci piłkarze i środowisko piłkarskie w Polsce, już nie mówię tylko tu, no jest jakieś zdezorientowane przez wszystko. Tutaj powinien być spokój i budowanie drużyny w spokojnej atmosferze. Naprawdę, w spokojnej atmosferze. Bo jeżeli tej spokojnej atmosfery nie będzie, to ci piłkarze będą siedzieć cały czas na walizkach. Czyli co nie są z tym regionem związani. I tylko tyle. Na razie zapytam, bo pytań to mam naprawdę bardzo dużo. Ale chcę też dać inny wypowiedź. Bardzo proszę. Zacznę od tego, co pan na sam koniec powiedział. Powiedział pan, że fajnie, że jeżdżą do Białegostoku. Owszem, mierzą, aczkolwiek trzeba by powiedzieć, że Jagiellonia Białystok ma budżet samej Akademii większy niż u nas jest budżet całego klubu, a mimo to, jak widać po tabeli, jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. Ich stać na to, żeby naszych 16-latków za 30 kilka tysięcy wykupywać, chociaż część z nich wraca z podkulonym ogonem. Dobrze, że pan powiedział o Jagiellonii Białystok. Wie pan co, ja jestem akurat z Lublina i jedną z rzeczy, która jest dla mnie nie do pomyślenia, to jest to, że klub z Lublina, konkretnie BKS, którego zresztą jestem wychowankiem, ma podpisaną umowę o współpracy z Jagiellonią Białystok i to tam wysyła najlepszych zawodników. I chciałem panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wczoraj zadzwoniła do mnie mama naszego zawodnika z rocznika 2004, który był właśnie na zgrupowaniu reprezentacji województwa lubelskiego, gdzie trenerem reprezentacji jest trener z BKS-u Lublin i namawiał tego chłopca na to, żeby poszedł do Jagiellonii Białystok. Więc dobrze, że pan mówi o Jagiellonii Białystok, bo wydaje mi się, że to jest akurat dość chora sytuacja, że kluby lubelskie mają podpisane umowy z klubami z innych części miasta. Powiedział pan o tym, że ja tu jestem półtora roku, pan prezydent Komorski 4, pan prezydent Żuk 8. Szczerze, ze swojej strony bardzo bym prosił, ja jestem gotowy na to, żeby brać na siebie razy za motor, ale skupmy się, panie radny, na sprawach sportowych, a nie politycznych, bo to, że... Ale mogę, bo ja... Ale dobrze, ale pan mi... Panie... Panie radny, czy ja mogę odpowiedzieć? Panie radny, ale mogę? Będzie moment na komentarze. Niech pan prezes dokończy.
odnieść tą, proszę o kulturę tej dyskusji. Bardzo proszę, panu prezes. Także rozmawiajmy o sprawach sportowych, bo tutaj łączenie tego z polityką to 4 lata temu, ale mogę odpowiedzieć czy nie? No dlaczego mi pan nie da odpowiedzieć? Ale czy mogę odpowiedzieć, czy mogę, pan mówił, a teraz chciałem ja. Pan mi mówił o tym, że ja nie lubię wysokiej, ja nie chcę tego słuchać, bo ja to znam. Mi chodzi o system, jest tylko miarę. Ja też nie muszę teraz pana słuchać. Przyszliśmy się konkretnym celu. Dlaczego nie mogę mi tak dalej? Zaczął pan mówić, kto jest ile lat prezydentem, więc powiem panu, czy 4 lata temu pani Merkel była kanclerzem, byli mistrzem świata, teraz jest kanclerzem, zajęli ostatnie miejsce w grupie, więc nie ma tutaj co tego łączyć. Ale rozumie sobie, że my 8 lat czekamy na was, nie robi pan nie rozliczamy za jedno. I niech pan się nie tłumaczy za siebie, bo nikt do pana nie ma DPS. Tylko 8 lat, rozumiem, że przez 8 lat motor nie może awansować. I co się dzieje, dlaczego nie może? Niech pan nie odpowiada. Po zakończonej jego wypowiedzi będą mieli, każdy będzie miał szansę na to, żeby się odnieść do tego. Czy można przedmienie? Mówicie panowie o sprawozdaniach. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię płac, to jak państwo wiecie, Fundacja Wolności zwróciła się o to, abyśmy podali, jaki jest poziom płac w Motorze Lublin i myśmy to podali do wiadomości opinii publicznej, więc to akurat nie jest żadna informacja jakaś specjalnie tajna. Ponadto, jeśli chodzi o kwestie wszystkie finansowe, jak pan pewnie doskonale wie, bo wiem, że pan się piłką nożną interesuje, kluby piłkarskie przechodzą procedurę licencyjną. Tak, no pan. Więc mówię, że kluby przechodzą też procedurę licencyjną i my, żeby dostać licencję na sezon 2018-2019, musieliśmy przedstawić w Polskim Związku Piłki Nożnej i w Małopolskim Związku Piłki Nożnej nasze sprawozdania finansowe. Audyty dokonane przez biegłych rewidentów wskazujące, że nie mamy zadłużeń w stosunku do piłkarzy, trenerów, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej, więc to, że my te licencje dostajemy... Dobrze, i ostatnia sprawa. Pyta pan mnie, dlaczego nie było awansu? Dlatego, że nie zajęliśmy pierwszego miejsca w tabeli, a wtedy, kiedy zajęliśmy, były jeszcze baraże. Przyciągał tam kibiców. Natomiast problemem naszym jest brak wyników drużyny. Kibice przychodzą, nie żeby tu się z kolegą nie zgodzę, kibice przychodzą po to, żeby motor awansował. Ja też po to przychodzę, żebym zobaczył drużynę, która daje nadzieję na awans wyżej. I jak mówimy, że presja jest do drugiej ligi, to dla mnie jest śmieszne, bo powiedzmy, jakbyśmy założyli, tak jak kolega Więckowski założył awans do Ekstraklasy, to bym mógł powiedzieć, że jest to presja. Dla mnie, dla byłego piłkarza, parę pytań podstawowych jest tu. Ilu ludzi gra w reprezentacji Polski do lat? 15, 17, 18, 19, 21. To jest wynik sportowy, proszę państwa. To jest wynik sportowy. I na tej bazie można dopiero budować drużynę seniorów. Mamy super, że mamy młodzieżowców, którzy zajęli trzecie miejsce. Ja się bardzo z tego cieszę. I mam nadzieję, że tylko mądrzy trenerzy, fachowcy będą umieli stworzyć drużynę, tak jak w Górniku Zabrze. Przez ileś lat się męczył Górnik Zabrze, zanim awansował do Ekstraklasy. Tak pan samo widzi pan i ja. Obserwujemy Mistrzostwa Świata, gdzie wchodzą 20-latkowie i oni właśnie grają pierwsze skrzypce. I to nie jest tak. Dla mnie ściągnięcie, panu powiem, jako były piłkarz, ściągnięcie Bukharta było najgorszą rzeczą, jaką można było zrobić tej drużynie. Dlaczego? Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Ja zaraz skończę. Dlaczego? Bo pytanie. Proszę nie przerywać.
proszę nie przerywać. Ja chciałbym, żeby się pan prezes radny, przewodniczący rad nadzorczy nie odpowiedział na moje pytanie. Proszę nie przerywać. Moment, dlaczego? Wrócimy. Drodzy państwo, młodzi zawodnicy nasi, to co pan dotknął tematu bardzo wrażliwego i bolącego mnie od lat, że młodzi ludzie stąd uciekają i rozmawiają z rodzicami, z chłopakami i ci rodzice, których stać, to nie potrafią wysłać gdzieś chłopaka, żeby go opłacić. Moim celem jako radnego jest to, żeby stworzyć tu bazę dla tych młodzieżowców. To jest podstawa szkolenia młodych ludzi. Drugim etapem kolejnym nas radnych jest awans. I ja nie chcę wstydzić się mówić o drugiej lidze, dlatego że uważam, że to miasto powinno mieć ekstraklasę w krótkim czasie. I panie prezesie, prawda jest taka, jeżeli znajdziecie dobrego trenera, to on stworzy w 2 lata drużynę seniorów. Stworzył. I niekoniecznie do drugiej ligi, ale do pierwszej. Bo jest to realne, jest to możliwe. Wie pan dobrze i ja, że poziom nie jest odległy. Wielu z tych trzecioligowych chłopaków grało w pierwszej lidze. Więc trzeba im stworzyć warunki. Atmosfera plus motywacja. Tej drużynie zabrakło atmosfery. Musi być człowiek, który tworzy atmosferę trenera. To jest podstawa, żeby on pociągał i mobilizował chłopaków. Tego w motorze zabrakło. I ja widziałem to, że tego brakuje i mówiłem od razu radnym, że ta drużyna nie awansuje, bo nie ma tam atmosfery. Bo wychodzą chłopaki, jeden za drugiego nie walczy, tylko stanie. Tak samo reprezentacja grała. Chodzonego, prawa reprezentacja. Więc wiem. I nie będę, ja pana nie mam zamiaru rozliczać dlaczego. Dlatego dobrze, że pan został, cieszę się. Natomiast trener powinien przyjść, który człowiek, który to prośba do Rady Nadzorczej, do pana dyrektora, żeby zatrudnić trenera, który ma doświadczenie plus stworzy atmosferę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podzielę te pytania. Dobrze, proszę, jeżeli bardzo proszę panie. Jeżeli wywnioskowano, że to jest pytanie, to proszę raz chodziło się, czy jest protokół, tak? Dwa pytania. No. Pan odwołał pana prezesa w poniedziałek, kiedy się spotkała rada, żeby pan posłuchał. Rada Nadzorcza zgodnie z ładem korporacyjnym, to jest ciało kolegialne, podejmuje decyzję, niekoniecznie, czy ja mogę odpowiedzieć, jest to ciało kolegialne, decyzja nie musi być podejmowana jednogłośnie, zgodnie z komunikatami, które są na stronie, one opisują decyzje, które były podjęte przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zwyczajowo, tak nie znam innych zasad w radach nadzorczych, ale zwyczajowo rady nadzorcze zatwierdzają protokoły na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Także dokument i tak jako ciała kolegialnego, jako ciała ze struktury spółki, ja i tak ten protokół nie będzie udostępniony, bo to jest tajemnica handlowa spółki. I tak jak mówię, protokół z danego posiedzenia jest zawsze zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. A komunikaty określają daty podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą. Jeszcze chcę raz powtórzyć. Rada Nadzorcza jest to... No to ja mówię właśnie. No to ja mówię. Rada Nadzorcza... Zgodnie z komunikatem pan prezes Bartnicki został odwołany. W poniedziałek, taki jest komunikat, zgodnie z komunikatem, który jest na stronie, w czwartek, zgodnie z komunikatem, pan prezes Bartnicki został powołany w czwartek. Ja nie będę panu akurat takich rzeczy mówił, udostępniał, bo nie będę jakby pana wgłębiał jakby w formułę funkcjonowania Rady Nadzorczej i spółki. Nie proszę, nie ale czego panu nie chce potwierdzić? Czy zaprzeczeniu? No, skąd ten wniosek, że... Powtórzę jeszcze raz. Decyzja Rady Nadzorczej jako ciało jest to ciało kolegialne. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję większością głosów. Taka była decyzja Rady. Ale no, musiała być jakaś przyczyna. Została to określona, prezes Bartnicki został poinformowany. Była dyskusja na Radzie, no i tyle. Tak tyle mogę powiedzieć. To jest Jest tak,
czy pan prezes, czy pan przewodniczący rady nadzorczej jest w stanie zapewnić kręgi piłkarskie, że pan prezes nie zostanie odwołany w najbliższym czasie, czy może spokojnie przez rok pracować? Cóż, no, na takie cyniczne pytanie nie będę odpowiadał. A, to jest dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję, bardzo proszę pan Dariusz Jefer. Dziękuję. Tak bardzo pobieżnie przyjrzałem się rachunkowi zysków i strat, które otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy przed chwilą. I widzę, że w paru pozycjach jest dość znaczący wzrost. Bo po pierwsze, szczególnie w pozycjach kosztowych i w koszty działalności operacyjnej znacząco wzrosły usługi obce, dlatego że na koniec roku 2017 koszty te wynosiły 776 tysięcy. Rok wcześniej była to kwota 440 tysięcy, a więc prawie 100% wzrost kosztów na usługi obce. Bardzo nie to, żebym oczekiwał w tej momencie odpowiedzi na to pytanie, ale bardzo interesuje mnie, jakie usługi zakupiliśmy, co spowodowało tak znaczący, prawie 100% wzrost kosztów usług obcych. I drugą taką dość znaczącą pozycją jest wzrost wynagrodzeń. I było to na koniec ubiegłego roku 1 600 000, rok wcześniej 1 300 000. Więc o 300 tysięcy nastąpił wzrost kosztów na wynagrodzenia. I to są takie, jak bardzo szybko wyłapałem pewne znaczące wzrosty. I o ich uzasadnienie, czy o pewną analizę, wyjaśnienie poprosiłbym. Może jednak nie chodzi o jedno słowo, mogę powiedzieć. Okej, dobrze, to jest pierwsza rzecz, tak, z takiego powierzchnej analizy, szybkiej analizy zysków i strat. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to chciałbym, abyśmy, zastanawiam się, czy nie należałoby w pewien sposób tak ten budżet, bo jako radny patrzę na działalność klubu przez pryzmat jego finansowania. I tak zastanawiam się, czy nie należałoby, i mówię to w duchu kolegów, o czym mówili koledzy, w pewnym sensie zaznaczyć pieniądze. I mamy tą grupę seniorską, mamy akademię i mamy centralną ligę juniorów. I na przykład z tego, co chyba na przykład premiowanie, czyli zawodników tych juniorów, czyli jeżeli utrzymają się, jeżeli zdobędą dobre miejsce w centralnej ligi w wieku do 18 lat, czy nie promować, może nie ich indywidualnie, ale promować tą akademię mokrową, czyli przeznaczyć, żeby miasto przeznaczyło, nie wiem, rzucam 50 tysięcy, 100 zł pewnego bonusu za wykazanie się juniorów w rozgrywkach tych centralnych. Te pieniądze poszłyby na młodzież i w tym sensie mówię o pewnym znaczeniu pieniędzy z budżetu miasta, żeby dość precyzyjnie pokazać, przeznaczyć te pieniądze na poszczególne działalności motoru. Oczywiście ja wiem, że pan prezydent powie, że przecież my finansujemy z budżetu miasta działalność Akademii Motorowej. Ale to jest działanie bodajże promocja sportu czy w ramach naszego budżetu i podmiotów, które działają
które starają się o te pieniądze, jest bardzo dużo. Więc wydaje mi się, ja nie znam dokładnie, ile dostaje Akademia Motoru, ale czy miasto nie mogłoby, w duchu, o którym tutaj koledzy mówili, więcej przeznaczyć środków na młodzież, między innymi poprzez wynagradzanie, bonusy za dobrą grę w centralnej lidze. Nie tylko być. To jest druga rzecz, takie może, czy uwaga, czy może pytanie. Trzecia rzecz. Raz uczestniczyłem z panem prezesem w spotkaniu, które z rodzicami, które troszeczkę mnie spotkanie zasmuciło, bo wyczułem, że klub już w dość wczesnym etapie mówi o rywalizacji, o tym, że niektórzy się już nie nadają, że nie są za słabi. W pewnym wieku, jak się ma 14 lat, to fizjologicznie niektórzy są już, mają wzrost 17-latka, a niektórzy mają 12-latka, więc na tym poziomie, i to mnie troszeczkę tak zmartwiło, że na tym poziomie mówienie o rywalizacji i co powoduje, że te grupy ludzi uczących się, chcących bawić się, bo ja ciągle uważam, że na tym etapie to jest zabawa, te grupy się kurczą, dzieci wypadają, a tak na dobrą sprawę o rywalizacji, o takiej prawdziwej rywalizacji, myślę, że powinniśmy mówić na poziomie 18 lat, na poziomie tym, ja może 15 lat to już jest stary. Okej, może odrobinę wcześniej, ale zauważyłem, że w podejściu klubu jest taka właśnie filozofia. Może się mylę, ale w takim intencje, bardzo proszę pan prezes. Na poziomie 13-latków dochodzi do podziału na grupę A i grupę B. No niestety, my musimy, ci najlepsi muszą rywalizować z najlepszymi, a ci gorsi z gorszymi. Zresztą, no wie pan, rywalizacja jest istotą sportu. Jak pan gra z kolegą w szachy, to też po to, żeby wygrać chyba, prawda? Więc tak nie można mówić. Wie pan, ja chciałem panu powiedzieć, że 14-latków od nas z klubu to już Kusi, Zagłębie, Lubin, Legia, Warszawa. Już na tym etapie kluby z innych części Polski chcą nam naszych zawodników pozyskiwać. Chłopcy, którzy mają po 16 lat, jeden z naszych chłopców, który ma lat 16, dostał propozycję teraz z Korony Kielce i z Wisły Kraków z kontraktem już 6 tysięcy netto miesięcznie. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj ten wyczyn i to finansowanie jest już naprawdę od najmłodszych i chcąc rywalizować z nimi, zgadzam się z panem, że musimy szukać jak najwięcej środków, musimy im tutaj zapewniać, jeśli nie środki, to staramy się im pomagać w łatwiejszym znalezieniu szkoły. Do państwa się zwracam o to, żebyśmy jako klub mieli szansę na preferencyjnych warunkach mieć miejsca w bursie, tak? Bo to jest kolejny element, żeby chłopców tutaj zatrzymać. Natomiast proszę mi uwierzyć, że my musimy na pewnym etapie dokonywać już selekcji, a problem, proszę mi uwierzyć, sytuacji, o której pan mówi, to nie jest problem podziału na chłopców na A i B. Problem jest taki, że rodzice Krzysia lubią się z rodzicami Michała i jak Krzyś będzie trenował o 16, bo jest w grupie A, a Michał o 17, bo jest w grupie B, to rodzice już nie będą mogli się spotykać codziennie i to jest więc największy problem przy podziale takich grup. Nie wiem, gdzie zaczyna się to szaleństwo, że już podkupują kilkunastoletnich. Mnie, jako radnemu i mieszkańcowi Lublina, zależy, aby jak między innymi, aby jak najwięcej dzieciaków grało w ten piramidę. Jak najwięcej, żeby ta podstawa tej piramidy była jak najszersza. I oto, a na tym spotkaniu
niestety było o likwidacji pewnej grupy, o likwidacji. I to nie chodziło o to, żeby wyselekcjonowanie gorszych, lepszych, tak dalej, tylko o likwidacji. I to mnie zaskoczyło, panie prezesie. I o tym także chciałem powiedzieć, że gdzieś zatraca się ta zabawa. Ale to chce, żeby miasto hobbystów finansowało? Dobra, ale nie dyskutujcie ze sobą. Zadajmy pytania. Okej, dobrze. I to może jeszcze jeden wątek, który chciałem podnieść. To niepokojąca informacja o braku współpracy tutaj lokalnych klubów, widoku, BKS-u, motoru. I niepokojące są to dla mnie informacje. BKS nie widzi, czy kluby nie widzą, na przykład nie chcą wejść w układ z motorem, aby budować stadiony przy Krochmalnej. Jest jakiś konflikt. Pytanie moje jest, czy tutaj możemy coś zrobić, czy tu możemy coś zrobić, czy nie jest przypadkiem tak, że motor podkupuje od tamtych klubów to, co robią inni z motorem, to czy my nie robimy tamtych rzeczy. I kolejna, ostatnia rzecz, o której chciałem zapytać, może zwrócić uwagę. 3 miesiące w Lublinie, wydaje mi się, wypadają z treningów, dlatego że nie mamy zadaszonych hal sportowych. Nie mają gdzie młodzi trenować. I czy przypadkiem nie należałoby także jako miasto pomyśleć, żeby 2 balony postawić i żeby mogli nie na salach gimnastycznych, nie na jakichś sztucznych, bo lecą kolana, lecą stawy, czy w tym duchu także nie powinniśmy te działania dziękuję. Jaka jest przyszłość prezesa, panie prezesie motoru? To jest takie moje kluczowe. Jak i kiedy wejdziemy tak realnie do drugiej ligi? Za 2 lata, za 3 lata? Ale pan... Druga liga. Następnie pierwsza liga. Dobrze. To zaraz do tego zaraz coś ustalimy. Może być reorganizacja tam. Jak państwo to widzą? Panie prezesie, to nie było reorganizacji. Przecież to chwilę dopiero co zostało powiedziane, to przecież każdy ma swoją szansę i każdy będzie mógł wypowiedzieć. Chciałbym odpowiedzieć panu Jeziorowi, radnemu Jeziorowi odnośnie budżetu. Rok 2017 budżet był celowany na awans, dlatego on jest wyższy od roku 2016 w 2 pozycjach, w szczególności usługi obce i wynagrodzenia. A usługi obce też z tego względu, że część sztabu trenerskiego i część zawodników wystawiało faktury. A to jest przypisane przy sprawozdaniu do usług obcych i tyle. Szanowni Państwo, chciałbym trochę wlać otuchy o motorze, nie kwestionując tych pytań, które panowie zadają. Otóż chcę, żebyście też jakby otrzymali te ode mnie zdania od faceta, który od początku, jak był w Lublinie, mimo że wychowankiem sygnału Lublin, to był mocno związany z motorem i go w sercu mam, pracując w tym klubie ze zwycięstwami i porażkami ponad 11 lat. I chciałbym pochwalić motor, że za obecne szkolenie, jeśli chodzi o piramidę szkoleniową, mają prawidłową zbudowaną i robią dużo w tym kierunku. Oczywiście korzystając z miasta, środków, podpowiedzi, etc. I moja myśl jest w takim kierunku, aby przyjąć w tej dyskusji, taka moja prośba, moja sugestia, że oto w tej materii w motorze jest dobrze. Powiedział, bardzo dobrze i starają się robić kolejne działania, aby funkcjonowanie grup młodzieżowych poprawiać. Jest kwestia, która się między panami tak przemyka i wiem, że była poruszana. Ja byłem też na spotkaniu pana dyrektora Kosowskiego z panią przewodniczącą, gdzie też poruszaliśmy, bo to jest ważny temat przyszłości bazy dla wszystkich klubów młodzieżowych, w tym dla motoru, bo lada moment w ciągu pół roku, roku mogą być klasyfikowane te
wszystkie akademie i tu widzę jedną z dużych możliwości właśnie dla motoru, bo jeżeli takim kandydatem na klasyfikowanie akademii jest top 54 Biała Podlaska, gdzie ma 6-8 boisk, to takich akademii będzie naście w Polsce i kwestia bazy, liczby szkolonych zawodników, liczby trenerów wykształconych będzie znacząca, to tu motor robi dużo. Robią także wszystkie pozostałe kluby i o tą bazę, o której mówimy, LKJ-cie, na pewno, ja bym powiedział, jest w bardzo dużej cenie, żeby ją rozwijać, ale też jest kwestia takiej szkoły mistrzostwa sportowego, to nie jest pstryknięcie na dzisiaj, ale jak Państwu powiem, jak ma to Rzeszów, ma prawie taką szkołę, prawie, Jagiellonia, o której to dużo mówię i też chciałbym wspomnieć, i taka myśl rodzi się w Zamościu. To wokół, a już nie mówię o Warszawie, to wokół Łodzi, to ta migracja zawodników będzie tym bardziej większa, ale tu mam uwagę do motoru. Proszę panów, no nie można mówić, że BKS to ma podpisaną umową z Jagiellonią, bo jakby motor był w wyższej lidze, to pewnie szybciej by związał się z motorem, ale to jest wybór rodziców. Jeżeli mówi się za chwilę, że zawodnikami motoru interesują się Legia, Korona, to tak samo jest w innym klubie. Ten konflikt, który troszkę powstał na bazie przekazywania, wydzierania sobie zawodników, ucichł, ale nieraz w tym nowym wymiarze regulaminu i przepisów PZPN-u, no odżywa, bo takie są na dzisiaj przepisy, nie możemy nikomu zabronić, żeby pójść. Jest tylko kwestia współpracy. Jako prezes związku nie uważam, żeby ta współpraca była zła, ale pojawiają się takie, jak tu prezes Bartnicki powiedział, sytuacje, że ktoś gdzieś komuś tam wygarnie, ale też trzeba powiedzieć, że wspominał przecież prezes, że zawodnicy motoru też byli w Jagiellonii. Faktycznie Jagiellonię, Lecha Poznań, inne kluby stać na kilkadziesiąt tysięcy, w chłopaka zainwestować i on idzie. Ale w motorze też takie działania są robione, aby ci chłopcy zostali. Panowie też wspominają o takich działaniach. To jednym z elementów jest ta współpraca z klubami, współpraca z Górnikiem Łęczna i to motor robi. A myślę takim głównym punktem zapalnym, który ja też mam w sercu, no dlaczego nie ma kolejnego awansu? I to jest takie mocno bolące, ale prezes ma na to swój pomysł, swoje przemyślenia. Myślę, że jak w sporcie, wydarzyło się wiele, że tego awansu nie było, bo inni to zrobili za mniejsze pieniądze, mniejszym obiecywaniem, ale też trzeba powiedzieć, no to jest sport. Każdy chce wygrać i myślę, główna sprawa, to powinna być, absolutnie nie sugeruję, no to dlaczego może nie awansowaliśmy, bo już to trochę tam przeszło, tylko co zrobić, żeby na rangę tego miasta być w tej lidze, a wtedy trochę innych spraw się rozwiąże, ale nie można o nich zapominać, nie można o nich zapominać, bo te wszystkie elementy, o których mówił prezes o młodzieży, których ja wspominam, są niezmiernie ważne, a jak wam przyjdą inne kluby młodzieżowe, a przecież byłem na takim spotkaniu, to też każdy chce szkolić i chce szkolić dobrze. Chcę na koniec powiedzieć tak, każdemu klubowi lubelskiemu, każdemu, od Sygnału po rozbudowującą się Lublinankę, też w dużej mierze dzięki miastu, zaangażowanie ludzi, po BKS, po nawet Wrotkowie, jeżeli ten zawodnik kiedyś będzie grał w motorze, to tak jak było wiele, wiele lat temu, to był zawodnik z Lublina, to był zawodnik z BKS-u, z Lublinianki. Tak się pewnie stanie, ale tą atmosferę trzeba budować. Na dzisiaj widzę problem. To jaka jest strategia na 2018-19, abyśmy mogli spróbować powalczyć? Podpowiadam tylko, nieraz jest tak. Ty się jedziesz, dalsze ujedziesz. Dziękuję. No więc jaka jest ta strategia? Dobrze. Proszę, proszę. Nie, jeszcze rozumiem, że oczekiwał pan radny Dariusz Jezior odniesienia pana prezesa, tak? Mogę pani prezesie? Drodzy państwo, wspominałem też o tym już pod koniec poprzedniego sezonu,
że my też wyciągamy wnioski. Oczywiście tak to już u nas jest, Polaków, że się uczymy raczej na błędach, chociaż na uniwersytetach też się staramy, ale doszliśmy do pewnego punktu, w którym widzimy, że koncepcja, która była przez kilka lat, a więc budowania zespołu w oparciu o zawodników z przeszłością w wyższych ligach, w jakimś sensie nie przyniosła efektu. Było 3 razy blisko, czy 4 razy było blisko, ale się nie udało. Po to też rozwijamy akademię i po to dużo robimy na przykład przy naszym zespole juniorów starszych, żeby móc sobie pozwolić na wariant alternatywny. I jeśli by Państwo dzisiaj czy wczoraj byli na naszych pierwszych treningach przed tym sezonem, to byście zobaczyli, jak wielu jest chłopaków z naszej akademii. To właśnie dzięki temu, że mieliśmy zespół, który zajął 3. miejsce w juniorach starszych, to już w końcówce sezonu, a także od początku tego sezonu mamy jakiś tam rezerwuar piłkarzy młodych, zdolnych stąd, z których możemy czerpać. Choć też część tych juniorów to nie są chłopcy pochodzący z województwa lubelskiego, ale wielu z nich się tutaj już zaczyna utożsamiać, idą tu na studia, ściągają dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Chcemy postawić bardziej na zespół lubelski, choć trzeba sobie zdawać sprawę, że my też mamy rywali w osobach, czy w postaci Górnika Łęczna, Wisły, Puławy, które też chcą stawiać na chłopaków stąd, a ci najzdolniejsi są wyciągani przez kluby z województwa. Ale zdecydowanie jestem za tym, żeby motor był bardziej lubelski w przyszłym sezonie. I proszę zwrócić uwagę, że 3 piłkarzy, którzy na razie do nas dołączyli nowych przed tym sezonem, wszyscy 3 pochodzą z Lubelszczyzny, więc to jakby też pokazuje kierunek. Część z nich wojażowało sporo po Polsce, ale przychodzą tutaj. Także jestem przekonany, że w większości nasz zespół będzie oparty na zawodnikach urodzonych na Lubelszczyźnie, choć musimy sobie zdawać sprawę, że kilku będzie też innych i tak się dzieje wszędzie i te migracje dotyczą każdego zawodu i jak idziemy do lekarza, to też możemy się natknąć na Hindusa, tak? W Lublinie, no tak jest. Więc na pewno ten zespół będzie młodszy, będzie bardziej lubelski, będzie tańszy, ale tak jest. I do czego zmierzam? Oczywiście można powiedzieć, że możemy unikać słowa, które zaczyna się na literkę A. Natomiast oczywiście będziemy się starali stworzyć jak najlepszy zespół na miarę naszych możliwości. Czy to się przełoży na awans? Zobaczymy. Natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że są takie kluby, w których to ciężko powiedzieć, że nie walczysz o 1. miejsce przed sezonem. I takie kluby są w każdej lidze. I nawet jak my byśmy udawali, że będziemy walczyć o środek tabeli, to zapewniam, że i tak prawie każdy będzie w nas widział kandydata do awansu. Natomiast oczywiście, no być może w pewnym momencie ten balonik był za bardzo pompowany. Być może tak było. Jeśli tak było, to też jest w jakimś sensie nasz błąd. Natomiast z drugiej strony, no też te działania marketingowe i trochę pompowanie balonika, no też z kolei przekłada się na zainteresowanie klubem, na frekwencję i tak dalej, więc no znalezienie takiego złotego środka w tym no nie jest takie proste. Ale tak jak panowie mówią, tak, ta koncepcja na nowy sezon będzie nieco inna, także pod względem tego rubryki miejsce urodzenia. Tutaj nie będę dużo czasu zabierał, dzisiaj tylko jedno pytanie, ale zanim zadam to pytanie, to chciałem pogratulować panie prezesie przynajmniej 2 rzeczy, które cieszą. Pierwsza rzecz to, że Centralna Liga Juniorów, 3. miejsce, bardzo się cieszymy i gratulujemy, ale też kibiców, bo rzeczywiście frekwencja imponująca i też o kibicach trzeba dobre słowo powiedzieć, a tu wszyscy jesteśmy, na pewno też takie zdanie mamy, że gratulujemy tych wiernych kibiców, którzy przychodzą i dopingują. To, co tutaj pan powiedział, to ja się 100% zgadzam, że to jest sport. I tak naprawdę ja pochodzę z Krosna. Swego czasu kibicowałem z Zakładu Krosna, jeszcze jak widzę, byłem w swoim mieście. Mam tam też znajomych, którzy mówią tak. Szybujemy się na motor. Bijemy motor. Bo grają na ładnym stadionie, grają przy Jupiterach. Tak naprawdę w tej klasie rozgrywkowych nie ma zbyt wielu stadionów, gdzie jest sztuczne oświetlanie. Dla nich jest to prestiż. Grają przy trybunach, gdzie przychodzi 5 tysięcy osób, a nie 500 kibiców czy 400, czyli czują tą atmosferę przy jezdni. I po prostu bij motor na takiej zasadzie. No i trudno jest rzeczywiście tutaj czasami o dobry wynik, kiedy
drużyny, może i słabsze, dosyć mocno na ten motor się nastawiają. Niemniej jednak, panie prezesie, takie porażki jak z Wisłą Sandomierz nie powinny się zdarzyć. To nie przystoi, naprawdę. To już nie będę rozbijał tego wprost, ale nie przystoi. Jak z Wisłą Płowę porażka u siebie, bo tego typu porażki nie zwiastują chęć walki o wyższą klasę rozrywkową. Ale nie wracajmy do tego, co było, budujmy, co jest. To jest sport i trzeba się z tym pogodzić. Trzeba się z tym pogodzić. Wszyscy jesteśmy kibicami, więc widzimy ten potencjał, widzimy tą szansę i chcemy wszyscy tego awansu, tak długo wyczekiwanego, i poczekamy jeszcze rok, jak trzeba będzie, bo to jest sport. Ale moje pytanie. Swego czasu jeszcze za pana poprzednika była żeńska drużyna motoru. Chciałem zapytać, czy ona funkcjonuje i czy ona jest, ponieważ nigdzie ten wątek się jak gdyby nie przejawia. Jeżeli chodzi o żeńską drużynę. Oni grali tutaj na... Trener Dariusz Marzec był trenerem, zresztą były zawodnik motoru. Czy jest to drużyna? Nie, nie ma obecnie. Są dwie drużyny kobiece w Lublinie, to jest Widok i Superowy. No i mamy... Ja przepraszam. W Lublinie, trzy? Ja od razu przepraszam, tylko tak czy nie. Nie. Panie prezesie, mam prośbę. Ja wiem, że ciężko zreaktywować. Wiem, że ta drużyna żeńska była zwykle, jak zawsze, pomijana. Ta drużyna tych dziewczyn to były trudne osoby z różnych tam, z różnych historii, domów i tak dalej. I bardzo ich to łączyło, ta gra w piłkę, wspólne treningi i tak dalej, nie? Trochę przez zabawę, bo to były młode dziewczyny. Panie prezesie, strasznie mi jest przykro, że przez pana została ta drużyna żeńska skasowana. To nie przez albo została ta drużyna. Ale jest widok, Piotrze. Nie, zaraz, dobrze, jest widok. Nakłady finansowe na żeńską drużynę motoru były... Na kobiety. Panie prezesie, zero. Zero. Bo dziewczyny sobie same znajdywały przez pana trenera tam jakieś parę groszy na swoją działalność. Były praktycznie zerowe. Chodziło o to, żeby im stworzyć warunki, żeby mogły gdzieś grać. Panie prezesie, proszę się zastanowić w swojej rachubie, czy nie można byłoby jak gdyby zreaktywować, bo to nie jest wielki koszt, a dla tych dziewczyn była to taka dosyć ważna jak gdyby wspólnota, która to łączyła, ta firma, te dzieciaki z trudnych domów i z trudnych rodzin, czy nie można byłoby na nowo zreaktywować żeńskie drużyny motorów? No jeżeli nie, to trudno, ale przykro mi, że jej nie ma. Panie radny, to, że w grupach wiekowych mamy dość duży płciowy egalitaryzm i dziewczynki trenują u nas w klubie też z chłopcami w tych najmłodszych kategoriach, także... Czyli mamy. Natomiast... Natomiast powiedziałem o najmłodszych grupach wiekowych. Akurat prezes Bartnik odpowiada za futbol kobiecy w PZPN-ie, także może więcej na ten temat powiedzieć i cóż, no rozważymy. Jeżeli będą chętne takie dziewczyny, pomyślimy, rozważymy. Poruszaliśmy ten temat, ale myślę, że panowie, tak, panie prezesie, może z panem radnym, bo faktycznie poza, a rozmawialiśmy na ten temat i pomysł ciekawy, ale mógł zostać i ten temat rozszerzyć. Bardzo proszę, pan radny Ławniczak, tak. Potem pan przewodniczący Daniewski i pan Jelak. Szanowni państwo, jeszcze pytam, żeby nie było, że cyniczne pytania zadaję. Mam tych pytań bardzo wiele, ale wiem, że na tej komisji akurat odpowiedzi nie uzyska. Ale proszę spróbować. Nie, to wie pani radna, to spróbowałem właśnie i nie uzyskałem tej odpowiedzi, ale ja i tak znam odpowiedź na te pytania. No to dlaczego pan zapytam, żeby tylko nie było, że to jest cyniczne pytanie, bo wiadomo i cieszę się tutaj, że może jest nawet Piotr, więc pan prezes Piotrze, siedzisz tak cierpliwie, ale już zaraz kończę, wiesz. Wiem, że masz też swoje tematy. Ja, panie prezesie, do pana, bo już nie będę pana przewodniczącego Rady Nadzorczej zaczepiał, bo powie, że się czepią. Bo już nie będę, już spokojnie będę pytał. Pytanie mam konkretne. Panie prezesie, pan mówi, że nie byliśmy na treningu, czy gdzieś tam nie byliśmy. Ja powiem szczerze, że przypominam, i to niezłośliwie mówię, że pan jest pierwszy raz na tej chyba komisji, bo ja sobie nie przypominam, że pan był.
I to nie dlatego, żeby panu to wytykał, tylko chciałbym, żeby pan na komisję przychodził częściej. Znaczy może nie na każdą, ale częściej. I nie to, żeby pan tutaj składał nam meldunki, tak jak w wojsku, co pan zrobił, a co nie zrobił, by bił się w pierwszy. Pan nie jest jedynym w motorze odpowiedzialnym za całą sobie. To jest cała machina, to jest cała prawda, całe przedsiębiorstwo. I wie pan, nie chce się tam wyłączać. No, na pewno może kiedyś to będzie to tak jak Ajax Amsterdam. Miałem okazję tam dwa dni być, na tym stadionie oglądać to wszystko po trzech i patrzeć, jak te struktury działają. To jest całe przedsiębiorstwo, ale na tą mikroskalę dobrze, że ten motor tak funkcjonuje. Marketingowo to jest dobrze. Mam tu pytanie następujące jedno i potem taką konkluzję. Chodzi mi o sponsorów, bo wiadomo, że motor również w 100% spółką miejską, ale też bez sponsorów zewnętrznych też sobie może nie poradzić w tej kwestii i żeby budować tą dobrą atmosferę właśnie wokół, nie zwalniać prezesa, nie przyjmować, nie zwalniać trenera przed końcem czterech meczów, bo to żeśmy tutaj podnosili. To wizerunkowo wiadomo, że się te pewne rzeczy mogą dziać, ale w klubie, w szatni, niech tam się piłkarze pokłócą, niech się pogodzą, a nie uzewnętrzniać to po prostu, bo to idzie dokładnie we. I teraz chciałbym, żeby pan miał taką gwarancję, bo to tak trochę, no i faktycznie przekornie zapytałem pana przewodniczącego Rady Nadzorczej, żeby panu dał to karfla, żeby pan mógł przez cały sezon przynajmniej do końca dopracować i potem sobie powiedzieć, czy pan chce dalej tu pracować, czy sobie może pan znajdzie wyższą klasę rozrywkową, absolutnie, żeby pana tu nie wyganiać. Ale nie może pan być też spięty i pracować pod presją. Chciałbym zapytać tylko pana, ilu sponsorów motor uzyskał w ostatnim roku i jaką kwotę, ewentualnie może to być znowu tajemnica handlowa. To jest jedna rzecz. I drugą taką już jakby taką konkluzją zamykam, nie będę już dopytywał. Pan Piotr Wieckowski jak zaczynał z żużlem, to ja nie upomnę, ale kilka komisji zaprosił nas na kilka komisji, my byliśmy na tym stadionie, a to nie było bandy, a to traktora, a to kolega pytał o polewaczkę, a to coś. I nie mówię, że my żeśmy akurat ten żużel my tu zbudowali, siedząc, bo to zasługa jest głównie tam zarządu i działaczy. I chwała im za to, ale naprawdę częściej nas widywał, był, przychodził w pojedynczych rozmowach i ten kontakt był. Więc jeżeli pan liczy, bo dzisiaj żeśmy nie rozmawiali chyba o najważniejszej sprawie, o pieniądzach i może i dobrze. To może będzie okazja później. I pan jak będzie chciał liczyć na to, na naszą pomoc, bo na pewno taka pomoc będzie i tutaj chyba wszyscy deklarujemy, to musi mnie jednak pan przyjść i wyartykułować, czy ktoś zarządzi. Bo my wszystkiego tak naprawdę nie wiemy. Nie znamy wszystkich potrzeb akurat klubu i myślę, że jak są jakieś konflikty, no to trzeba je rozwiązywać zupełnie w inny sposób, nie medialnie. I tyle chciałem panu powiedzieć i życzyć panu sukcesów w następnym sezonie bez może faktycznie takiego spięcia, żeby na siłę ten awans jakoś był. Jeżeli drużyna po rundzie jesiennej tej będzie akurat ograna i będzie to widać właśnie po tej tabeli, to może akurat tak się zdarzy, żeby z tej spiny akurat istotnie z obą na was przyjdzie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, bo na półfinały nie zdążymy. Dobrze. Jakie dzisiaj są? Dobrze, tak. Francja, Belgia. Pozwólmy się odnieść. Bardzo proszę pan dyrektora Małomajka, potem pan prezes. Przejdziemy do kolejnych pytań. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, chciałem skierować do pana radnego Ławniczaka, może faktycznie fortunnego słowa użyłem. Mój wydźwięk to z tego, co chciałem powiedzieć, jest następujący, że członkowie zarządów w spółkach miejskich to nie jest funkcja dożywotnia. Także jeżeli czy Rada Nadzorcza bądź właściciel stwierdzi, że ta misja się kończy, no to misja się skończy. Tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie. Czy do słów pana radnego Ławniczaka chciałby się pan odnieść? Jeśli mogę. Panie radny, dlaczego jestem tutaj dzisiaj pierwszy raz? Bo pierwszy raz dostałem dzisiaj zaproszenie i jak tylko zaproszenie dostałem, to się zjawiłem. Ale to przecież panowie, ja widzę wasze twarze na stadionie i to jest, nie ma problemu. U nas jest, u nas
Wie pan, jak pan wie doskonale, gdzie mam gabinet, u nas jest pełna transparentność, bo wszystko widać przez okno, jak w komisariatach policji w Gruzji. Także panie radny, jeśli mogę, jeżeli chodzi o sponsorów, każdy sponsor, który do naszego klubu przychodzi, jest witany komunikatem, który jest u nas na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Chodzi pan na mecze motoru, więc widzi pan, ilu jest sponsorów na koszulce, więc ci sponsorzy są, choć oczywiście sponsorów zawsze chciałoby się mieć więcej. A jak pan mnie pyta, w czym można pomóc? Ja co prawda mówiłem, żeby nie łączyć sportu z polityką, ale podam tylko jeden przykład. W zimie wystąpiliśmy z kilkoma prośbami o wsparcie do spółki PGE Dystrybucja. Wybrali, wtedy motor był na pierwszym miejscu, wybrali Awię Świdnik, która była w strefie spadkowej. Proszę sobie odpowiedzieć, dlaczego. Bardzo dziękuję. Dobrze, przepraszam. Będzie moment, żeby się odnieść. Bardzo proszę, pan przewodniczący Daniewski. Pan też jest polityką. Pan przewodniczący Daniewski ma głos. Ja się na... Ale już jest. Pan przewodniczący Daniewski ma głos. Fachowcy się wypowiadali przede mną, wśród radnych. Ja się na piłce nożnej nie znam, ale przyznam się szczerze, że trzeźwo patrzę na sytuację. Kiedy dwa sezony, w jednym sezonie pojawił się na schodach ratusza i spotkałem go były radny Piotr Więckowski. Wiedziałem, że coś się tam kroi. Coś się już kroi. Jak go zapytałem, że jest zainteresowany reaktywacją żużla, no to uwierzyłem, że to mu się uda. Pan Więckowski u nas był dwa razy, może trzy razy, przed pewnymi próbami i propozycjami. Natomiast ja Piotra Więckowskiego widzę i wiem o jego ścieżkach i podróżach codziennie, nie w ratuszu, tylko wśród innych sponsorów, którzy go wspierają. I wtedy, jak oznajmił, że chce wrócić sport w tym, to powiedziałem, no dobrze, będzie jakieś takie pierwsze rozpoznanie i ciułanie, ale też powiedział, że jego celem jest awans. Jeśli analogicznie, odnosząc się do piłki nożnej, jeśli ktoś mi mówi, a prasa pisze, że tym razem awansujemy już po raz kolejny, no to ja już przestaję w to absolutnie wierzyć. Bo jak wierzyłem Piotrowi Więckowskiemu, to efekty są. Za pierwszym razem mu się to udało. I myślę, daję tak czasem, dlaczego? Otóż tutaj, wracając do twojej wypowiedzi, nie mogę się zgodzić, że grajmy juniorami. Państwa, grajmy juniorami, to te 1000 innych naszych młodzików, juniorów i tak dalej, nie widząc żadnej perspektywy, poza tym, że w trzecia, czwarta liga, czy ta trzecia liga jest do grania, no to oni się rozglądają, ambicje rodziców, ambicje zawodników, juniorów i tak dalej, to oni zmieniają miejsce zamieszkania, idą do szkół specjalistycznych, mistrzostwa sportowego i tak dalej. Bo nie ma perspektywy. Kto będzie grał w tej lidze juniorów, starszych, młodszych i tak dalej, nie ma perspektywy. Więc ja uważam, że przede wszystkim drużyna na poziomie, tutaj lubelska, która daje jakieś perspektywy tym młodym i którzy grają tutaj, powiadam, kilka tysięcy, bo wiem, tych klubów naszych jest 500, jest w Motorze, czy tam 400, ale jest w Rokowie, gdzie tam 300 par osób, gdzieś jeszcze i tak dalej, że mamy zaplecze juniorów, jak widać, bardzo dobre. Natomiast no, dla mnie jest niewłaściwy dobór zawodników. To jest, ja nie jestem trenerem tutaj, kolega jest świetny fachowcem, więc ja nie wiem. No skoro Piotr Więckowski dobrał sobie zawodników i też nie z górnej półki, bo powtarzał, że nie ma pieniędzy, to dlaczego my nie potrafimy dobrać zawodników? Chyba łatwiej jest dobrać zawodników na miarę awansu do tej trzeciej ligi, tam do drugiej ligi, a trzeciej porozumkowej już nie wiem. I skoro to się udało dwukrotnie, teraz też dobór zawodników był taki, że słuchajcie, przerasta właściwie ci sami zawodnicy, gdzieś tam jeszcze jakiś jeden dobór, okazuje się, że my jeździmy na poziomie ekstraklasy. Ale Piotr nie zwalnia trenera w ciągu sezonu. Więc pytam się, dlaczego tak się dzieje. Ja absolutnie uważam, że należało, bo pieniądze na pewno łatwiej jest pozyskać dla piłkarzy motoru, dla motoru, niż dla Piotra Więckowskiego, kiedy on ma jakby nie spółkę miasta, tylko sam sponsor załatwia
I to się udaje, więc nie wiem, czy w tej kwestii nie można by było jakoś no, zainteresować się właściwym doborem zawodników, którzy gwarantują ale jakie są podejrzenia? Ja w tej chwili przekażę, no, być może plotkę, ale z ludzi, którzy się znają na piłce nożnej i mnie przekonują, dlaczego by ja podnoszę rękę za tym. Ja mówię, nie, ja na piłce się nie znam, ale jak on mi ktoś mówi, jeden, drugi i tak dalej, że taktyką jest grać i nie awansować, dlatego że w tej chwili nie ma perspektyw w rozwoju tutaj, no to jest perspektywa. Ja też grałem w koszykówkę i też pamiętam, że może by nie awansować, bo z tej drużyny ja już nie zagram, być może. I cały czas podejrzenia moich ludzi, którzy są kolegów czy tam znajomych, którzy się znają na piłce, ja mówię, to niemożliwe. To się mówią, że taktyka jest taka, że przegrać mecz nie przedostatni, tylko wcześniejszy, żeby nie awansować, no to jakieś potwierdzenie. Jeśli jakoś tam pipidubo, przepraszam, za każdy szacunek, dla każdej drużyny, przegrywamy, a później wygrywamy wszystkie mecze, tam, no faktycznie, taktyka jest niezła. Nie narażam się krytyce w ostatnich dwóch, trzech meczach, że przegrałem, tylko taktycznie odpuszczam mecz gdzieś tam w środku i efekt końcowy, wygrywamy wszystko do końca, no nie udało się odśrodkować. Więc ja absolutnie uważam, że, słuchajcie, że mniej krytyki za drużyny motoru, a więcej zaufania. No nie udało się, do tych przykładów podawali tutaj i Niemcy, i Niemcy, i tam jeszcze. Ale proszę Państwa, nie opierajmy, bo wy się poprosili Panią Przewodniczącą o zwołanie tutaj komisji w okresie wakacyjnym, gdzie też urlopy ludzie pewnie pozamieniali, żeby być na tej komisji. Nie po to, żeby pomóc rozwiązać problem, tylko po to, żeby dokopać temu problemowi. I to jest nieszczęście, bo tutaj nie padło z ust waszych, panowie, koledzy, moi drodzy, żadnej propozycji. Oprócz tego, że prezesa zapraszamy, żeby częściej przychodził, żadnej propozycji sensownej jako wasz fachowców od piłki nożnej ja nie usłyszałem. Panie prezesie, pytanie. Więc generalnie ja uważam, że jestem za zbudowaniem, za tą polityką, którą było, że musimy awansować, żeby zatrzymać juniorów. Ja się tym absolutnie zgadzam. Jest moja taka prośba, żeby prezes zagwarantował nam w jakiś sposób. Niech pan dobierze drużynę, która będzie troszeczkę droższa, lepsza, tak. I nie będzie problemu, tak jak to zrobiłem na żółtym. Jeśli mogę Panu coś powiedzieć. Jeszcze nie, niech Pan nie przeszkadza, bo jeszcze nie skończyłem. Ja bardzo bym prosił, żeby to rozważyć. Zaufajmy, dajmy więcej kasy, jak Pan Bielak krzyczał kiedyś. Dajmy mu to, żeby awansował. Nie ma możliwości zatrzymania juniora czy młodzika, jeśli on nie ma w ogóle perspektyw grania. Nie ma. A póki co nie ma. Jeszcze jedna prośba, bo Państwa. Jeszcze motor nie rozpoczął treningu, już jedna szpasza, wywiad z prezesem, wywiad z zawodnikiem. A co oni dzisiaj kopali? A czego przebieżka? Jutro będzie to. Państwa, zamknijmy prasę dla motoru. Przepraszam, dzień każdy. Zamknijmy prasę do tego, żeby nie dmuchać tego wszystkiego. Tak jak Polska, pojechali, przywiozą medal, a my już awansujemy. Rozgrywki zaczęły, a my już awansujemy. Więcej skromności, jeśli chodzi o kontakty zewnętrzne, oczekiwania i tak dalej. Nie rozbuchiwać, na co my liczymy. Skromności więcej w relacjach z pracą. Skromności, naprawdę. Bo to jest wkurzające dla wszystkich. Czytelników, sympatyków sportu i tak dalej. A jeszcze na koniec, no przyznam się szczerze, że gra motoru to z jednej strony jest wynik, ale z drugiej strony to jest zabawa mieszkańców Lublina. Jeśli przychodzi 5 tysięcy, to przyznam się szczerze, że ja się cieszę, że nie idzie do gdzieś tam pod krzaka, nie gdzieś tam pod sklep i tak dalej, tylko przychodzą tutaj i bawią się. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Bawią się niezależnie, czy on jest na meczu Jagiellonii, tak samo się bawią na meczu motoru. Ja się wczuwam w tej chwili w
kibica, jako kibica, bo ten sport, owszem, no tak, ale również popularyzacja tego sportu. Popularyzacja i myślę, że tutaj motor zdaje egzamin jako popularatora piłki nożnej na piątkę i to trzeba oddać, że faktycznie nie, wyniku nie ma, ale to może... Nie o to chodzi. Może nie, chodzi o, też o wynik oczywiście, bo to tak współzawodnictwo musi być. No, ale jak mówię, że teraz Więc tak, ja uważam, że to piękno tak nabiera, że na tyle dobrać skład i żeby ktoś się na tym znał. Być może trener się dobiera, proponuje tego, być może prezes, nie wiem. No ktoś, kto zagwarantuje nieco wyższy poziom niż... Nieco wyższy poziom niż wystarczający do awansu, pani przewodnicząca. Bo nie wiem, czy pani się śmieje z mojej wypowiedzi. Nie, nie, bo ja się śmieję. Więc zagrajmy wapan i dajmy takich zawodników, tak jak zrobił Więckowski, więcej niż na awans. I tą drużyną jeździ w tej chwili, już po awansie. Dziękuję tyle. Jedno zdanie do pana prezesa. Ja też jeszcze... Nie. Jedno zdanie do pana prezesa, do pana Bartnika. A jeszcze, czy pan, dobierając skład w tej chwili, bo już pan już tam trenuje pan, tak? Czy pan jest przekonany, że dokonaliście najlepszy zakup? Czy pan na przykład nie zwróci się do prezydenta, panie prezydencie Krzysztofie, tym składem znowu się nie zarządzi? No, którego Krzysztofa? Prezydenta. Pan prezydent nie odpowiada za motor. Ale dobrze, to nie jest. Ale też nie odpowiadasz, tylko mi przeszkadzasz. Więc czy to jest skład pana zdaniem, trenera, za mało jest, bo jeśli w takim razie w okienku transferowym okaże się, że trzeba zainwestować jakiś, to trzeba to zrobić. Naprawdę, niech pan się tych decyzji takich drastycznych nie boi. Bo jak panu zaufano, dziękuję. Ale to trener chyba. Ale mogę, no panowie. Odnoszę wrażenie, że nasz te związki kołują tak jak w latach 80. podkarpackich i innych. Czy w PZPN-ie nie ma dyskusji na temat zmian? Czy nie byłoby sensowne powrót do, jakby się nazywało ekstraklasa, dodawmy pierwsza, druga, dwie grupy i trzecia liga? Czy ja odnoszę wrażenie, to co koledzy mówili, pan Daniewski, co kolega Daniewski mówił, miał rację. Natomiast ja twierdzę, że związki nas kołują. Obserwuję mecze, widzę jak sędziują te mecze. Są złośliwi na nas sędziowie. I wiemy, tak jak Łęczno spuścili, jak chcieli. Wydrukowali. Natomiast uważam, że... Mam pytanie, podstawowe pytanie. Czy szykuje się jakaś zmiana, żeby nami w Podkarpacie nie rządziło? Dziękuję Lubelskiemu Związkowi i Prezesowi, że motor nie awansował. Związki nie mają wpływu na to, jak gra drużyna. A że w każdym związku zdarza się lepszy, gorszy sędzia, lepszy, gorszy dzień, to nie ma tak, że ktoś się układa z kimś i mówi, słuchajcie, do dzisiaj, bo tak to wprowadząc Świętokrzyski nie awansowałaby Resowia, a przecież motor miał awanse i inne związki prowadziły. Nie uknuwajmy takiej, że tak powiem, teorii. Wojewódzkie związki na poziom sportowy seniorów nie mają absolutnie żadnego wpływu i jakby się to gdzieś zdarzało, to na pewno zostaje przecięte. Za wyjątkiem jednego przypadku, o którym obydwaj walczyliśmy z prezesem w PZPN-ie, że te punkty w meczu, w którym sezon temu pod Halę zwyciężyło z motorem, w innym wojewódzkim związku byłby walkover. Po prostu Świętokrzyski jako związek
niespecjalnie nie dopilnował punktu tego przepisu, chociaż mówiliśmy na spotkaniu, gdzie razem jeździmy, powiedzmy, no osobno jeździmy, ale gdzie jeździmy na spotkania z trzeciej ligi, chcemy dopilnować tego w Małopolskiego, ale resztę nie będzie żadnych innych zmian, za wyjątkiem, że zawsze można podejrzewać, że sędzia nasz to nam nie pomoże, inni powiedzą, że pomogę. Dziękuję. Mówi, że to nie ma na nic wpływu. Ja tylko powiem, nie, że... Ale związek, ja tylko jedno zdanie powiem. Kolega, który się zna na piłce nożnej, powiedział mi przed wyborami prezesa Bońka, że dlatego, że Kapelko był przeciwko niemu, to on spuści, za przeproszeniem, Górnika Łęczna. A co być to może, że to, powiedział? Że to nie ma to żadnego znaczenia, że to jest blisko. A co to za kolega? Ale po prostu... Bo nie zapłacił, tak nie ma, nie ma. A co to za kolega? No, to dajcie spokój, ale co to za kolega? Bardzo kolega. Ja ci powiem wyniki. Bardzo przepraszam bardzo. Wolny kolor we Włoszczowej też był przypadkiem, tak? Ale w Włoszczowej teraz przypadkiem. Jeszcze zanim odpowiem panu radnemu, to do tego, co powiedział pan radny Bielak, że wczoraj przeczytałem, że nowym prezesem RES-owi, która awansowała, został wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, który prowadził rozgrywki w ubiegłym sezonie, ale to przypadek. Ale wracając do tego, co powiedział, wracając do słów pana radnego Daniewskiego. Panie radny, piłka nożna jest akurat ze wszystkich gier zespołowych taką, w której przypadek ma największe znaczenie. Naprawdę, proszę uwierzyć, że wie pan doskonale, że procent niespodzianek największy jest właśnie w piłce nożnej, nie w koszykówce, nie w siatkówce, nie w piłce ręcznej. I naprawdę zespół dużo słabszy może się bronić cały mecz i wyprowadzić kontrę i wygrać 1-0. I to pokazują też Mistrzostwa Świata, więc nie można zagwarantować, że ten zespół na pewno awansuje, czy ten zostanie mistrzem. Bo Katarczycy w Paris Saint-Germain wpompowują pieniądze, czy w Manchester City, jakie tylko mają, a też nie wygrywają Ligi Mistrzów. Więc to nie ma takiego prostego przełożenia. Żebyśmy my dzisiaj mogli powiedzieć, że stworzyliśmy zespół, który na pewno awansuje, to musielibyśmy mieć budżety kilka razy większe od konkurencji. A Stal Rzeszów, z którą będziemy w tym roku rywalizować, ma naprawdę dużo większe możliwości finansowe od nas na ten sezon. Więc to jakby bardziej w sposobie niż w pieniądzach, myślę, do pewnego poziomu oczywiście będzie, więc mówienie tutaj o dobieraniu zawodników. My się staramy dobierać zawodników na nasze możliwości finansowe jak najlepszych, choć tak jak mówię, czasami to, że w piłce nożnej akurat na naszym poziomie bardzo istotna jest pozycja młodzieżowca. Nasz najlepszy młodzieżowiec w rundzie jesiennej z powodu kontuzji stracił całą rundę wiosenną. Czasami właśnie taki detal decyduje o tym, że zespół awansuje albo nie awansuje. Więc natomiast zgadzam się w pełni, że potrzebny jest dobry zespół seniorski, żeby był lokomotywą dla Akademii, bo tak jest. Natomiast kilka lat temu mieliśmy zespół seniorski w Łęcznej, w Ekstraklasie, w którym nie grał nikt z Lubelszczyzny, więc to wcale się nie musi tak łatwo przekładać, tak? Ale gwarancji nie dam, bo żaden skład personalny nie da gwarancji, no, w 100%, tak? Natomiast co do porównań do Żużla i ten, no to nie wiem, ja nie jestem ekspertem od Żużla, więc nie chciałbym wchodzić w takie porównania. Gratuluję żużlowcom tego, że są na dobrej drodze do drugiego awansu, choć też widzieli w drugiej lidze, że nie było wcale łatwo awansować, bo awansowali po barażach i czasami właśnie najtrudniejsze jest to wyjście z tej najniższej ligi, o czym świadczy to, że trzy zespoły, które rok temu awansowały z trzeciej do drugiej, teraz od razu po roku awansowały do pierwszej, bo czasami ta najniższa liga to jest taka naprawdę szkoła życia, która uczy pewnych mechanizmów, które później łatwiej jest uwolnić w wyższej klasie rozgrywkowej.
Garbarnia awansowała, tak? Która z nami w zeszłym sezonie przegrała 0-3 i 0-2. 4 drużyny. Dziękuję. Nie, 3, ale 3 awansowały, 3 Benjaminków awansowało już do pierwszej. Może powoli ja myślę, że rozmowa o Górniku Łęczna, który to nie powinna dzisiaj tutaj w ogóle mieć miejsca. I powiem, ten cały projekt z Górnikiem Łęczna, który też chciał 1 000 000 złotych od nas właśnie tutaj, na tej sali, tu Górnik Łęczna przychodzi prezesi, to też była wielka pomyłka. Nie to, żebym się cieszył, że spadli, ale uważam, że w ogóle nie powinniśmy Górnikiem Łęczna się tu zajmować, tylko futbolem lubelskim. I już do pana prezesa, bo już pana przewodniczącego, jak obiecałem, nie będę dzisiaj pytał, bo mi i tak nie odpowie, więc na to, co bym chciał. Pytam, bo po co żeśmy się zebrali? Ta konkluzja, co pan przed chwilą powiedział Danielski, że nie to, żeśmy sobie, bo sobie radni PiS-u akurat wymyślili, że w lecie tutaj się zbiorą. Nie, chcieliśmy dlatego się tu zebrać, bo moglibyśmy tą komisję odbyć dużo wcześniej, tylko że z różnych przyczyn się nie odbyło. Dlatego, że my doskonale wiemy, że zaczyna się sezon za 1,5 miesiąca. I to pytanie do pana. Co panu potrzeba? Czy jest pan przygotowany do tego sezonu? Bo z tego co wiem, jakieś tam pół miliona złotych zostało. Tylko że ja nie chcę pana rozliczać z pieniędzy. Czy panu dzisiaj jest coś potrzeba, żebyśmy my mogli jakimś dezyderatem wystąpić, czy ewentualnie do prezydenta, podejrzewam, że w kasie i tak nie ma pieniędzy, ale zasygnalizować tą sytuację, bo pan zaczyna za chwilę grę i jak pan przyjdzie teraz po 4 kolejkach, czego panu nie życzę, że pan przegra, czy tam zremisuje i będziemy znowu gdzieś dołować w tej tabeli, to trzeba będzie mówić, no coś trzeba dofinansować, czy może bez takiej presji już na ten wynik, bo ja uważam, że jednak nie powinniśmy stwarzać presji na awans, na siłę znowu, tylko ustalić sobie, że w kolejnych 2 sezonach zbudujemy jakieś tam podwaliny tej drużyny, i ewentualnie czy w tym, czy w następnym roku ten awans przyjdzie. Czy panu coś potrzeba? Czy trzeba panu na tą Ligę Centralną Juniorów jakieś pieniądze? Bo oni akurat mają bardzo dobre wyniki i to jest bezpośrednie zaplecze tej pierwszej drużyny. Czy ewentualnie są jakieś potrzeby pierwszej drużyny w tym momencie? I tyle. I my możemy tylko to skonkludować, żeby ta komisja się nie odbyła na takiej zasadzie. Przyszliśmy, pogadaliśmy, bo tu PiS chciał coś, ci nie chcieli, bo wybory są, a zawsze jest przed wyborami. Zawsze jest przed wyborami. Nie ma wyborów, jest motor i rozmawiamy dzisiaj o tym. I tyle. Proszę bardzo. To jest lewy pomocnik i prawy pomocnik i nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestie polityczne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o nasze potrzeby, to może każdy grosz się przyda, tak? Natomiast wiemy, jakie mamy możliwości finansowe na to półrocze i musimy oczywiście starać się pozyskać jak najwięcej środków z tytułu dochodów z dnia meczowego i sponsorów, sobie ten budżet jak najwięcej powiększyć, ale w tym budżecie musimy się obracać. Natomiast tak, oczywiście, bardzo bym apelował o to, aby znaleźć jakieś środki dodatkowe na zespół Centralnej Ligi Juniorów. Tak jak mówiłem, same przejazdy i noclegi to jest 103 tysiące. 103 tysiące same noclegi i przejazdy na ten zbliżający się sezon zobaczyliśmy. Ponadto, tak jak mówiliśmy, to jest już naprawdę poziom prawie wyczynowy, jeśli chodzi o piłkę juniorską i tym zawodnikom po prostu trzeba dawać kontrakty. I my te kontrakty dajemy, natomiast one się też wiążą z potrzebami finansowymi. Trener też po awansie do tej ligi dostał podwyżkę i na nią w pełni zasłużył, tak? Bo on w tej chwili będzie prowadził drużynę w rozgrywkach centralnych. I to jest na pewno rzecz i środki na to, na pewno bym o to apelował i o to bym prosił. Natomiast druga sprawa, która jest niezwykle istotna i o której myślę, że warto już teraz pamiętać, to jest taka, że będziemy w przyszłym roku gospodarzem Mistrzostw Świata do lat 20 i przez ostatnie kilka kolejek nie będziemy mogli korzystać z areny i trzeba zrobić wszystko, żeby jakiś inny stadion, najlepiej w Lublinie, przystosować do tego, żebyśmy mogli być gospodarzem tutaj w końcówce przyszłego sezonu. Miejmy nadzieję w walce o awans do drugiej. Nie mamy, ale finansowali juniorów kwotą 103 tysiące złotych do tych przyjazdów na początek. Ale panie
pani przewodnicząca. Ale ja wniosłem już ten dezyderat. No dobrze, ja... Ale ja w sprawie tego dezydera. Nie, no bo my rozmawiamy i ja to poddam do głosowania, natomiast jest teraz moment, żeby się wypowiedzieć na temat tych... Ale jest dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Zaczyna się już licytacja teraz. No pan prezes wyartykułował, panie przewodniczący, co potrzeba do tego, co rozmawiamy. Tak, bardzo proszę pan z... Wydaje mi się, że to po prostu Akademia Motoru będzie jeździć na tę Centralną Ligę Juniorów i to jest sprawa, która dotyczy nie tyle samego motoru, moim zdaniem, co dotyczy środków finansowych na całą Akademię. Jeżeli w tym roku mieli 200 tysięcy, to być może w przyszłym roku, w związku z rozszerzeniem jakby wyjazdów, trzeba będzie im 300 dać, czy 350, ale... Pani przewodnicząca, żeby to było jasno zrozumiałe. Zdaje mi się, że też inny klub też będzie miał, tylko w mocy grupie, też chyba będzie miał... Tak, może 17, no bo mamy 4 województwa, a ja... Aha, nie, ja tego nie wiem, ja... 16, ale ja tego nie wiem, po prostu wiem, że też jest Centralna Liga Juniorów się nazywa, tylko w młodszej kategorii. Jeżeli mniejsze województwa, mniejszy obszar obejmuje, to trzeba też dać mniej, ale odpowiednio, bo tak bym to określił. Żeby nie było tak, że znowu faworyzujemy tylko jeden klub, a innym klubom nic nie dajemy, mimo że jakieś tam wyniki też mają. I tutaj pana prezesa, tak, jak już pytasz, to żebyśmy dobry dezyderat dali, więc pytam, ile trzeba w tych nowych warunkach na Akademię Motoru dać. W tym roku było 200, ile trzeba na przyszłość? Pani przewodnicząca, ja składam ten wniosek. Dobrze, pan złożył wniosek, my ten dezyderat przygotujemy. Wypowiedział się pan przewodniczący, podnieś się, chce pan prezydent, zaraz będzie pan przewodniczący. Dodatkowe informacje, bo może wpłynie ona na treść dezyderatu, może go państwo jeszcze zweryfikują. Dostaliśmy drogę na szkolenie dzieci i młodzieży. Akademia Motoru dostała 200 tysięcy złotych. W tym momencie w związku ze zwiększonymi kosztami wyjazdów, no i uczestnictwa żołobu się 18. To już jest Centralna Liga Ogólnopolska, te koszty zwiększają się po 103 tysiące, więc może państwo rozszerzą dezyderat o to, żeby również w przyszłym roku zabezpieczyć wyższe środki dla Akademii, bo akurat szkolenie dzieci i młodzieży idzie z Wydziału Sportu i to nie jest spółka komunalna, dlatego że Akademia jest oddzielnym podmiotem, który funkcjonuje przy spółce. Może tak państwo zrobić. Ale nie wiem, teraz kwotę na to, że to jest rzeczy, żeby to zostawić już tak. Tylko proszę państwa, to 200 tysięcy było na sezon piłkarski. Ale zwiększone koszty wynikają również z... A zwiększone koszty już będą od sierpnia, września tego roku. Nie od nowego sezonu, już teraz. 100 tysięcy, a potem to... Ale to dołóżcie jeszcze na przyszły sezon, no bo będziemy rozstrzygać pod koniec roku w konkursach. Ale to budżet nas będzie... To już pół roku będzie to. Ale możecie państwo dezyderat... Możemy to zasygnalizować. Możecie. Panie przewodniczący, żeby teraz, bo jest w środku sezonu, jesteśmy 100 tysięcy, a zabezpieczyć środki w przyszłym budżecie, ale bez podawania kwoty. Dobrze, poddam to pod głosowanie. W temacie chce się powiedzieć przewodniczący Daniel. Bo wydaje mi się, że tak, że w tej chwili rozmawiamy z klubem Motor. Ja bym chciał, żeby się jeszcze może pan dyrektor Kosowski tego odniósł. Przecież na następną komisję proszą się piłkarze do Kocia Wierzcze, z Rokowi i tak dalej. Więc, no ale oni, panie przewodniczący, nie są współpracownicy. Nie, to my rozmawiamy. Dotyczy Centralnej Ligi, konkretnie zawodników Motoru. Ale to mają wyniki, muszą jeździć, to są koszty. Bronią ich wyniki. Tak. Jak mamy budować zaplecze, to trzeba... Swoje wątpliwości pan przewodniczący Gajewski tak tutaj już nie. Tak, dziękuję. Dobra. Czy ktoś w tym temacie tego dezyderatu, czy poddajemy go pod głosowanie?
Głosujmy. Znaczy, jak stanowisko pana prezydenta? Dobrze, to radny Łowniczek zmodyfikowało to, żeby zabezpieczyć również środki na przyszły rok do konkursu bez podawania kwoty. Jak najbardziej, na pewno nie mniej niż ta kwota, którą się teraz zwiększyły te koszty, ale może być więcej. Ja mogę pana poprosić o pana radnego Ławniczaka o sprecyzowanie literatu i zaraz poddam go pod głosowanie. Sprecyzuję w ten sposób, że w tym momencie radni Komisji Sportu wnioskują o to, aby w tej chwili, w tym momencie rozgrywkowym zabezpieczyć drużynę juniorów grających w centralnej lidze o kwotę 100. Tam z kawałkiem 103 tysiące, bo tak to było wyliczone. Natomiast w przyszłym roku budżetowym zabezpieczyć kwotą wyższą, a nie mniejszą od, może nie wyższą, a też zabezpieczyć taką kwotą nie mniejszą od zwiększyć dotację. Zwiększyć dotację, ale nie mniejszą niż akademii. Jeżeli zwiększyć, to wiadomo, że nie będzie mniejsza niż. No właśnie, to zwiększyć. No pani już tutaj formułuje. Ja mam jeszcze pytanie, panie przewodniczący, czy to jest jedyny ten wniosek formalny w sprawie dezydratu od kolegów, którzy doprowadzili do dzisiejszego spotkania w kwestii, rozumiem, drużyny seniorskiej, tak? To jest jedyny? Nie, i drugi wniosek składam. Drugi wniosek składam taki, żeby pana prezesa Bartnickiego. No może takiej gwarancji to nie da się, ale nie powiem, że zabezpieczyć, ale żeby pan w trakcie roku sezonu nie było takiej historii, że prezesa się ad hoc odwołuje w środku sezonu. Nie, bo to nie przepraszam, to głosować. Sam będziesz to jest kompetencja rady, ale ani my gremialni nie mamy w żadnych możliwości wpływania ani na Radę Nadzorczą. Ale tu nie możemy jedynie. Ja mogę to przyjąć jako pewną sugestię. Na zasadzie takiej, żeby zapraszać raz na jakiś czas pana prezesa i żebyśmy rozmawiali o sytuacji w motorze i to jest nasza kompetencja i do tego się mogę zobowiązać, że nie wiem, raz na kwartał będziemy się spotykać, o tym motorze rozmawiać, ale nie jesteśmy w stanie, nie powinniśmy nawet wypowiadać się. Nie powinniśmy się wypowiadać. Może nie do pana prezesa, tylko stabilną sytuację w tym personalnie. Ale no, stabilna sytuacja no, jest teraz, no prawdopodobnie jakiś radca prawnego mógł Państwu sprecyzować ten prezydent, ale chyba wszyscy rozumiem, jak tutaj siedzimy, zgodnie oceniamy to, co robi prezes Bartnicki na wysokim poziomie. Ja również nie chodziłem do szkoły z nim, tak jak prezesował, czy tutaj insynuował pan radny Ławniczak, bo nawet nie jesteśmy w jednym wieku i nie chodziliśmy w ogóle do jednej szkoły. Natomiast chyba wszyscy stoimy na stanowisku i wszyscy tak samo dobrze oceniamy prezesa Bartnickiego, ale ja panu nie przerwałem ani razu. Ja mam przygotowałem następne. Ale nie pytam. Między innymi dla pana jest ta komisja. Rozumiem, że wszyscy bardzo dobrze Między innymi dla pana. Nie daje mi pan dokończyć. I jestem w przykrym obowiązku w tym momencie powiedzieć panu, że jak się nie daje drugiej osobie dokończyć, to może świadczyć o trzech cechach. Dobrze, niech pan dokończy. Mogę? Ale mam powiedzieć o tych cechach? Tak, proszę. Może to świadczyć albo o słabej umiejętności znoszenia krytyki, co może wynikać ze słabego charakteru, może wynikać z nieprzygotowania merytorycznego, ale albo z braku kultury. O żadną z tych cech pana nie osądzam, ale mam prawo do tego, żeby się wypowiedzieć od początku do końca. Ja panu nie przerywałem. I bardzo pana proszę, żebyśmy sobie nie przerywali. Zgadzam się z panem w całej rozciągłości, we wszystkim w tym momencie, co pan powiedział, włącznie z treścią dezyderatu jednego i drugiego. I proszę się nie doszukiwać złych intencji w mojej wypowiedzi. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam problem z tym drugim dezyderatem, bo ja
nie wiem, jak go sprecyzować, nawet nie wiem, czy... 100 tysięcy. Ja bym go nawet pod głosowanie nie poddawała, to nie jest nasza poprawka. Ale ja chcę poddać... My nie powinniśmy w ogóle wchodzić, nawet sugerować, że komisja składniła poddać to głosowanie, bo będzie to komisja poprzednia, że też przyjęliśmy to, że komisja się powoła i pani szukała w papierach, że tego w ogóle nie było. Ale proszę bardzo, dobrze, a mogę ja się wypowiedzieć? Panie radny Ławniczak. Proszę. Bardzo dziękuję. Proszę mi nie zarzucać tego, że ja szukałam w papierach, bo ja naprawdę jeszcze pamięć, bo to mam dobrze. Ja doskonale pamiętam przebieg każdego naszego posiedzenia i doskonale pamiętam, że nigdy, ale to nigdy nie było głosowania nad tym, żeby temat motoru się pojawił. My wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, zastanawialiśmy ale się, ale było honorowe słowo, że komisja się powoła. No tak, że się komisja odbędzie. No i kiedy? Po wakacjach. Ale nie, no, proszę mnie dać do końca. Proszę poddać natomiast ja pamiętam, wniosek się, ale będziemy robić wszystko formalnie. Czy ja nawet jako przewodnicząca nie mogę spokojnie się wypowiedzieć? No bardzo pana proszę, proszę mi dać dokończyć. Dlatego mówię, że ja pamiętam każde posiedzenie i proszę tu nie insynuować, że nie pamiętam, czy było głosowane, czy nie było. Jesteśmy tutaj w stacji taki, że rozmawiamy na temat motoru. Mam problem z tym drugim pana desideratem, bo nie uważam, że to nie jest nasza kompetencja. Poza tym, no jak to może zostać odczytane, jeżeli rada podejmuje, znaczy komisja sportu podejmuje desiderat na temat stabilności zmian personalnych w motorze? Nie wiem, no mam z tym problem, natomiast jesteśmy w trakcie dyskusji. Ja mogę to wziąć na siebie, ja bym tego podgłosowania nie podejmował. Zapytajmy się przewodniczącego Majki, znaczy dyrektora biura nadzoru właścicielskiego, chyba wszyscy wiemy, o co chodzi radnemu Ławniczakowi, czy jest w ogóle możliwość sformułowania, czy takiego dyskusja. Ale ten pierwszy decyduje, panie przewodniczący, nie decyduje. Niech sprecyzuje, o co chodzi, bo ja na razie nie. Ale jeżeli już głosuję. Ale zgłaszał się pan przewodniczący Drozd. Nie, ja chcę już głosować. Ja już nie mogę tego zgłosować. Dobrze. Zatrudniacie w pierwszym dyzerwerach. Jeszcze tu mieszkanie zmiał głos. Bardzo proste, takie górnowodne słowo, jak pan prokuratorzy. To znaczy, że trenera zwalnia ewentualnie albo zatrudnia prezes. Natomiast rada nadzorcza zwalnia bądź powołuje prezesa i tyle. A radę nadzorczą powołuje wolne zgromadzenie. No i to jest ład korporacyjny i tutaj się nic innego nie można zrobić. A my jesteśmy komisją sportu, a jednocześnie jesteśmy członkami rady i mamy uprawnienia i wtedy jesteśmy w stanie o pewne rzeczy pytać. Ja mam z tym problem, dlatego... No to chciałbym pani... Proszę, to proszę sprecyzować drugi dysterat. Szanowni Państwo, nie mamy takich kompetencji jako radni, żeby wchodzić w kompetencje rady nadzorczej. Ja nie chcę w tej chwili wywoływać burzy w szklance wody, czy... Bo pan Majka doskonale wie, co ja mam na myśli, czy skutecznie została powołana... powołane zebranie rady nadzorczej, to drugie, z zachowaniem terminu i tak dalej. Nie chcę tego tutaj dochodzić akurat w miejscu, ale moją intencją jest to, że... Posiedzenie rady było przerwane. Ale nie bawmy się w to już. Okej, no, porządku. Dobrze, ale jaka jest... Chodzi mi o to, że nie może być taka sytuacja, że prezes klubu sportowego, którego jakby organem jest to miasto, zostaje odwołany bez uzasadnienia. A w dziwnych okolicznościach zostaje powołany za 3 dni. Chodzi mi o to, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła i żeby pan prezes mógł spokojnie pracować. To jest dezyderat, jakbym go nazwał, intencyjny, a nie dezyderat merytoryczny i prawny. Bo absolutnie nie mam w swoim zamiarze wpływać w sposób jakiś na radę nadzorczą, na powoływanie, odwoływanie trenera, na powoływanie zawodników i to wszystko. Dlatego chciałem to jest moja po prostu tylko intencja. Natomiast jak Państwo uważacie, że nie chcecie głosować tego, to nie głosujcie. Ja myślę, że prezes Majka, przewodniczący Majka, no już z racji doświadczenia i tego, co się stało, no
50 razy się zastanowi teraz, czy no, takie komunikaty będą miały miejsce. I już kończę. Więc Państwo możecie ten drugi dezyderat, tak zwany dezyderat intencyjny głosować. Najbardziej mi zależy na tym pierwszym, bo chciałbym, żeby ta konkluzja, że stawiamy jednak na młodzież i na juniorów, była jakoś wyniesiona z tej komisji. To nie ma znaczenia, czy ja to wniosę, czy kolega Dyniewski, czy ktokolwiek. Odpowiadając panu prezydentowi jeszcze dwoma słowami. To nie ja mam problem z jakąś komunikacją, z stresem, tylko pan doskonale wie, co jest na rzeczy. Ja nie mam takiej sprawczej mocy, wie pan, takiej siły politycznej, żeby zwoływać w środku lata komisję, tylko od tego jest gremium i od tego są też przepisy. Ja uważam, że honorowo, jeżeli żeśmy sobie powiedzieli, to pan prezes o tym nie wie. Cztery kolejki przed końcem sezonu, tu żeśmy mówili, żeby jednak z panem prezesem porozmawiać. Nie po to, żeby go rozliczać, nie po to, że biegak będzie straszył pana prezesa, tylko chcieliśmy pokazać, co my możemy jeszcze zrobić, żeby może ten wynik uratować, co zrobić, żeby zacząć sezon, jakbyśmy w razie nie awansowali. To tylko chodziło o rozmowę, ale głosy były różne, żeby może nie przeszkadzać, żeby coś tam się nie działo. No i nagle chcieliśmy tą komisję, pani dała słowo, że ta komisja będzie, żeśmy to przyrzekli, jeszcze kolega Drechet tu mówił. I nagle co się stało? My się przygotowujemy do tej komisji, a tu nagle bomba i pana prezesa nie ma. I znowu jest argument, nie zwołujemy komisji, bo nie ma prezesa, to jak będzie nowy prezes, to znowu tą komisję zwołamy. To jest chaos, wprowadzenie chaosu w struktury klubu przedsiębiorstwa, no bo tak to można nazwać. No, jeżeli w normalnej firmie funkcjonującej o tak by się działo, to ta firma by miała no, na giełdzie spadki, no momentalnie. No, niech Państwo nie uczą mnie kodeksu spółek handlowych, bo to jest trochę niepoważne. I z panem Komorskim skończyłem już rozmowę, bo niech pan Komorski też nie udaje, że w ogóle nie wie, co się w motorze dzieje. Doskonale pan wie, ale to już zostawmy tajemnicy Poliszynera, niech tak zostanie. Proszę o przegłosowanie tego wniosku. I żebyśmy wyszli z tej sali. Jasne. I życzę Państwu miłych wakacji, żeby się zajął swoją robotą, a my swoją. Ja się odniosę jednym zdaniem, zaraz pan dyrektor Majka, natomiast ja się w przypadku drugiego dezyderatu, który pan zaproponował, mam problem taki, jaki mam ten cel osiągnąć, ponieważ dostanie pan odpowiedź taką, że zwracamy się do prezydenta o stabilność, prezydent powie, no od tego jest Rada Nadzorcza i wracamy do punktu wyjścia, więc on jest bezcelowy. Rozumiem, że pan się z tego drugiego dezyderatu wycofuje, poddaję pod głosowanie dezyderat pierwszy, tak? Bo ja chcę być dobrze zrozumiana, żeby potem nie było, że pan w mediach mi mówi, że coś było głosowane, to by nie było. Głosujemy pierwszy wniosek. Głosujemy pierwszy o Centralną Ligę. Kto z państwa... Szanowni Państwo, chciałbym mieć możliwość wypowiedzi, zanim przegłosujecie. Dajmy głos, panie. Dobrze, poza miłością do sportu, jak się większość państwa i do wolnego rynku, jak chyba większość z państwa, to tak jak się państwo zapomnieli, że rozmawiamy o spółce akcyjnej, o spółce prawa handlowego, która została stworzona w konkretnym celu, która zresztą działa jakoś tak dziwnie, ale to nie w tym zakresie chciałbym się wypowiedzieć. Tak jak gdyby, wydaje mi się, że mam moralne prawo do tego, bo dwa lata temu, 26 maja, do państwa jako do komisji i do Rady Miasta zwróciłem się z prośbą, jako mieszkaniec, jako sympatyk sportu, żebyście państwo coś zrobili z tym klubem, który powala w coraz większe parapaty. I gdybyście, można założyć, gdybyście państwo 4 lata temu, 3 lata temu, 2, nawet w roku ubiegłym, kiedy było już sprawozdanie znane, no nie w trybie takim, jakim powinno być znane członków Rady Miasta, tylko przez chyba wtedy Fundację Wolności, akurat tak dobrze pamiętam, gdybyście wtedy podjęli jakieś kroki, to i pan prezes byłby w innej sytuacji, jestem przekonany. A mówię o tym dlatego w tym momencie. Tak, na przykład jakieś kroki, na przykład jakie konkretnie? Na przykład przeprowadzić audyt. Konkretny krok, przeprowadzić audyt i zapytać, dlaczego nie jest wypłacane wynagrodzenie zawodnikom, co jest demoralizujące. Nie tyle dla tych seniorów, co dla tych dzieci, które wiedzą, że się nie płaci tym starszym kolegom. Dlaczego nie jest ZUS płacony? Dlaczego nie są odprowadzane? Czy ja się mylę, panie przewodniczący? I
Członko, ale tak samo pan utrzymywał 4 lata temu. To żeśmy oddłużali czym się. Panie, złoch nie był projekt. Ja proszę państwa, zresztą właściwie nie oddłużali. Czy udrzeliśmy proszę, zamontu państwa gorącą prośbę, bo to nie będzie trwać długo, ale ja być może, że jednak źle zrozumiałem. Albo możemy czy dobrze zrozumiałem, panie przewodniczący, czy dobrze zrozumiałem, że członkowie komisji, tej komisji i komisja rewizyjna, bo sobie przewodniczącego nie znali sprawozdania finansowego Motor Lubin S.A. wtedy, kiedy była sesja budżetowa. Przecież to wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie jest spółek. Ale to państwo nie znaliście. Tam nie państwo znaliście. Nie znacie, bo dokument, który tutaj gdzieś się pojawił, to jest tylko rachunek zysków i strat. Czy znacie państwo stratę skumulowaną? To jest ponad 11 milionów. Czy znacie wysokość kapitałów własnych spółki? Siedzi przedsiębiorcą, stowarzyszenie prowadzi, więc bierze to w stowarzyszeniu, jest kolejna sytuacja, ale w spółce akcyjnej? Przecież suma kapitałów własnych jest niższa od straty i zobowiązań trzeciego typu, co powoduje, że akcjonariusze nie będą nigdy zaspokojeni, mało tego nie, klub w tej chwili nie jest w stanie podnieść dotacji, nie jest w stanie zaspokoić zobowiązań wobec budżetu państwa, czyli fiskus i wobec ZUS. Nie. Ależ panie przewodniczący, pan zna to sprawozdanie? No to proszę mi pokazać. Operujemy różnymi danymi, ale to jest tak jak gdyby sprawa troszeczkę na uboczu. W związku z tym mam gorącą prośbę. No może wróćcie państwo do tej prośby, wniosku sprzed 4 lat, gdzie no między innymi pan przewodniczący chyba chce głosować. Nie, ja po panu zgłaszam. Proszę, ja widzę tę rękę podniesioną, proszę kontynuować. I w tamtych warunkach, pomimo tego, że pan obecny był szef Rady Nadzorczej i nadzorujący siebie jako szef Rady Nadzorczej, przedstawiciel prezydenta jako większościowy akcjonariusz, nie widzicie państwo konfliktu interesów? Nie widzicie chyba. Widzi to mieszkaniec, jeden z mieszkańców. I wtedy pojawiły się nieprawdy na tym posiedzeniu. Co prostowali, prosiłem państwo o zainteresowanie, bo pojawiła się informacja niezgodna dotycząca strat spółki akcyjnej pod nazwą Motor S.A. Chodzi o to, drodzy państwo, nie demoralizujcie tego typu decyzjami. To jest prośba. Co? Panie radny, to jest prośba. Ale pan, czy pan chce, żebyśmy my radę ja już formułuję, jako ojciec, jako dziadek, jako mieszkaniec z miasta, żebyście nie demoralizowali swoimi decyzjami młodzieży, którym chcecie dać pieniądze, których nie ma de facto, bo jeżeli wpłynie jakakolwiek kwota, pytanie do pana prezesa, ile jest motor winien tej telewizji, która współpracowała tak mocno? Lubin TV? Jakie są zobowiązania nieuregulowane? Nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do lubelskiej TV. Ostatnią fakturę, która była zapłaciła po swoim przyjściu, dotyczyła jednego meczu. To co pan mówi o zaległościach w stosunku do ZUS, jak pan nie słyszał, to pan to... No, to nie wie, co mówi. Gdybyśmy na koniec masy na zaległości, to nie dostaniesz mu nic. No pan nie wie, o co chodzi. Nie wie. Ale to dobrze, bo nakrywa Fundacja Wolności, więc ale będziemy to weryfikować. Dobrze, proszę. Głosujmy. Nie, ja mówię swoje pytanie. Dziękuję bardzo przewodniczący. Nie, ja mam jedno pytanie, bo chciałbym się zapytać pana przewodniczącego rady, bo w tej chwili ja jestem skołowany, bo albo pan mówi nieprawdę i wymyśla jakieś takie dyrdymały, albo coś jest nie tak, bo z tego co wiem, że gdyby ZUS, no tak, niech się pan nie śmieje, bo pan nie ma zielonego pojęcia, o czym pan mówisz. Gdyby ZUS nie był płacony, nie byłby w stanie klub funkcjonować, no przecież licencji by nie dostał i tak dalej. No to chciałbym, żeby pan przewodniczący się odniósł, bo chciałbym usłyszeć słowa pana przewodniczącego, takie, a nie inne, i wtedy z ulgą przyznam, że pan się myli, nie ma racji i gada nieprawdę, no i mówi nieprawdę. Rachunkowości. Strata z danego roku jest agregowana i kumulowana, czyli sumowana ze stratami z lat poprzednich. To jest oczywiste. I pan tu Ameryki nie odkrywa i to nie jest wielkie przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Kodeks spółek handlowych przewiduje wtedy sytuację, że walne zgromadzenie podejmuje decyzję o pokryciu straty w tym roku i podejmuje decyzję o dalszej istnieniu spółki. Tak jest rok i tak będzie w SPR-ze, w lotnisku i w motorze to będzie. I to nie jest wielką tajemnicą i to też nie jest wielki szwindel oszustwo.
Tylko to jest procedura przewidziana w kodeksie spółek handlowych i w innych regulacjach. Natomiast co do, jakby pan też słuchał wypowiedzi pana prezesa Barnickiego, który mówił, że podstawowe dokumenty, które się przedkłada, aby uzyskać licencję, to jest zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o też niezaleganiu z podatkiem i innych danin publiczno-prawnych. Takie zaświadczenia były przedłożone i klub uzyskał licencji bez żadnego nadzoru, czy to finansowego, czy to technicznego, czy jeszcze jakiegoś tam innego, zgodnie z tą książką licencyjną. Także tyle. W imieniu prezydenta pełniący nadzór nad tą spółką stwierdza, że w świetle sprawozdania finansowego składanego przez biegłego rewidenta nie występują zobowiązania wobec ZUS i wobec Skarbu Państwa. Chyba co mi się wydaje, że pan to sprytnie i sztucznie pomija pewne fakty i żonglujemy liczbami. Mówimy o 17 roku, który jest zakończony, bo jeżeli my płacimy w grudniu, a zobowiązanie na rzecz Urzędu Skarbowego ZUS-u przechodzi na styczeń, jest to wykazywane jako zobowiązanie. Także proszę nie przekłamywać faktów. Panie przewodniczący, proszę, panie przewodniczący. Uzyskał pan odpowiedź. Głosujmy. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za dyrektorem pana radnego Ławniczaka? Przewodnicząca jest za. Przewodnicząca Akademii. Tak. Pragnienie było to, żeby taka sytuacja się już nie powtórzyła. Wracając jeszcze do tego pana obywatela czy mieszkańca. No, proszę, spokój, bo mówię pan radny Ławniczak, mówi pan głos, proszę o spokój. Nie dyskutujemy o finansie i w tej chwili o tym, będzie to dostępne po złożeniu to do KRS-u. Mamy jakąś tutaj jakiś rachunek i to co my możemy na ten temat dzisiaj powiedzieć, bo pan do nas to skierował jako do rady. Jak będziemy mieli tutaj wszystkie dokumenty, to możemy na ten temat i to analizę zrobić. No ale co mam? No to dlaczego państwo nie macie? No to ja pytam pana, panie radny, ale to gdzie pan będzie? No a kogo mam pytać? No przecież to pan przewodniczący, jak pan zapytał? To niech pan pyta przewodniczącego. Ale ja mam pytać, żeby pan nie mówi, że ja mam pytać pana przewodniczącego. Ale pozwalacie państwo na rozmowę. Ale co pan mówi? Ja muszę porządkować tę dyskusję. Jest to głosowanie temat. Proszę pana, ja pójdę do pana Majki, nie przyłożę mu pistolet, tylko nie zastrzelę, bo tego, no przyniósł to, co przyniósł. To się nagrywa. No naprawdę, no naprawdę, no nie mogę takich rzeczy robić. Pan sugeruje, że żeby... Panie przewodniczący, ja w sprawie formalnej. Proszę, nie przejście do następnego punktu. Dajmy spokój, no pan Majka przyniósł to, co przyniósł. Więc przechodzimy do... I na dzień dzisiejszy mamy to. Jak będzie coś więcej, dobrze, będziemy dyskutować jako rady. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za obecność. Ja pana Majki oczywiście nie chcę zastrzelić, żeby to było, bo się nagrywa. Także dobrze. Dlatego tak powiem, przynosi. Przynosi, to też się nagrało. Dobrze, dobrze. No. Już niech pani nie sugeruje. Punkt drugi, czyli sprawy wniesione. Bardzo proszę, zgodnie z wnioskiem pana przewodniczącego Daniewskiego. A jeszcze pan Daniewski. Dobrze. Udzielamy głosu panu prezesowi w sprawach wniesionych. Proszę, panie prezesie, tak. Jeszcze raz dzień dobry, pani przewodnicząca, panowie radni. Przychodzę tutaj w akcję desperacji, by też porozmawiać o pieniądzach. Nie przyszedłem mówić, że mi brakuje pieniędzy do czegokolwiek, ale do tego, że pieniądze są naszemu klubowi w jakiś tam sposób próbowane odbierać. Urząd próbuje nam odbierać pieniądze. W ubiegłym roku pan dyrektor nie chciał słuchać naszych sprostowań i musieliśmy oddać 40 tysięcy złotych. W tym roku ta kwota jest dużo niższa, bo chodzi o 6 tysięcy złotych. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, które by można było nie w inny sposób nie zagospodarować, ale to ten stan rzeczy mamy już od kilku sezonów. Co sezon na sport motorowy w tym mieście są przeznaczane coraz mniejsze pieniądze i
szukanie z dziury w całym i zabieranie jest kwot, które zostały wcześniej przydane, które są mizerniejsze. Tu pokażę wyniki naszych zawodników. Nie chodzi o żubel, tylko o sport motocyklowy. Zobaczcie Państwo, mam nadzieję, że i nasze sprostowanie do uwag, które wynikają z protokołu sprawdzającego. Głównie chodzi o to, że w okresie zimowym zamiast korzystać z usług trenera, który jest specjalistą w przygotowaniu zawodników jeździeckim, których mamy najlepszych trenerów, uważam, instruktorów w kraju, skorzystaliśmy z fachowca, który jest fachowcem od przygotowania fizycznego, plus treningi robiliśmy z psychologiem. Tak jak widać wyniki tutaj, słucham? Na wszystko mam faktury. Darek, daj powiedzieć do końca, a potem pytaj. Urząd pana dyrektora zanegował, że nie prowadził treningów ogólnorozwojowych trener od jazdy na motocyklu, tylko skorzystaliśmy z innego wariantu. Oczywiście mały błąd tam się zakradł, bo pani napisała, która prowadziła te treningi, że to jest za wejście na salę. I my sprostowanie napisaliśmy, że to było błędnie napisane w fakturze. No jeżeli coś można się pomylić, to można to i wyprostować, panie dyrektorze, uważam. Natomiast któryś rok z rzędu jest niechęć z urzędu w kierunku sportu motocyklowego. Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, bo prosiłem interwencję pana prezydenta, pan prezydent poprosił pana dyrektora. Pan dyrektor zamiast zadzwonić do osób kompetentnych w klubie, to dzwoni do kolegi, który w ogóle jest niezwiązany ze sprawą. Także troszeczkę to też mnie ubodło. Kolejna sprawa, o tej niechęci mówię, przy filmach na koniec sezonu czy cały czas odnotowuję tą niechęć do sportów motorowych. Proszę Państwa, gdyby nie było sportów motorowych prowadzonych przez nas tu przez ćwierć wieku, nie byłoby teraz żużla, nie byłoby tych sukcesów, którymi możemy się wspólnie cieszyć. Pokażę jeszcze tutaj to sprostowanie, które wpłynęło do urzędu i odpowiedź, której ciężko mi jest czytać, bo mnie krew zalewa i może chcecie Państwo się zapoznacie. Jeżeli ktoś chce, to możemy to przesłać. Nie daję rady z tym. Tutaj przyszedłem publicznie zadać pytanie panu dyrektorowi. Czy żadne tłumaczenia do pana dyrektora nie trafiają? Bo to, co pan zrobił w zeszłym roku i byliśmy w takiej sytuacji, że walczyliśmy o kolejne dotacje i oddaliśmy 40 tysięcy, niesłusznie uważam. W tym roku próbuje pan nam zabrać 6 tysięcy. Tu nie chodzi o kwoty, bo kwoty nie są duże. W porównaniu do budżetów, jakimi obracamy. Ale szlak nie trafia, panie dyrektorze. Obiecałem tu panu radnemu, że będę panował nad nerwami, jest mi ciężko. Bo naprawdę budżet, który dostajemy z miasta, proszę państwa, w ubiegłym roku to było 30% budżetu, który wydaliśmy w ubiegłym roku. Reszta była od sponsorów, gdzie trzeba codziennie założyć białą koszulę i kilka spotkań odbyć, zajmując rodzinę i swoją firmę. Plus wpływy z biletów, czyli ludzie głosują nogami za tym, co robimy. I naprawdę to jest dla mnie tak ciężka sprawa o takie traktowanie, niesłuchanie wyjaśnień i doprowadzanie do takich rzeczy. Jeżeli panu dyrektorowi się nie podobają sporty motorowe, to mi przykro. Ja też nie jestem fanem bobsleji ani piłki plażowej kobiet. Proszę państwa radnych o pomoc tej sprawie. Dziękuję. Procedurze, w której ten profesor uczestniczy i z czego, jak rozumiem, wynikają pretensje pana Piotra Więckowskiego. Chciałbym tylko sprostować jedno sformułowanie, które tutaj padło. Że na sport motorowy jest coraz mniej pieniędzy. Na sport motorowy, głównie dzięki temu, że państwo głosujecie tak, jak głosujecie, jest więcej pieniędzy, a nie mniej. No to jest akurat nieprawda i proszę nie opowiadać bzdur. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Przypominam, że dyrektor Kosowski i wszystkie procedury w Wydziale Sportu i Rozwoju, któremu podlegają, nie daje mu żadnych narzędzi ani do faworyzowania, ani do dyskryminowania poszczególnych dyscyplin. Wydaje mi się, że tych kryteriów mamy tak dużo, a przede wszystkim zasad rozliczania projektów, że no, to chyba obaj to wiemy, dlatego że przecież jesteśmy w kontakcie i
chyba nie ma takich sytuacji, kiedy ja bym nie odebrał telefonu, albo kiedy bym osobiście nie interweniował, żeby pan dyrektor przyjrzał się, zobaczył, czy wszystko jest w porządku, sprawdził, rozliczył, tak żeby nie można mu było zarzucić ani w jedną, ani w drugą stronę. Tych dyscyplin w Lublinie trochę jest. Przedstawiciele wielu dyscyplin naprawdę przychodzą, interweniują także za pośrednictwem państwa radnych, bo to już nie mówmy tylko o piłce nożnej, o koszu, o żużlu, ale naprawdę jest bardzo dużo dyscyplin, których przedstawiciele mają ambicje. Jest LKPS, jest przecież piłka siatkowa, są olimpijczycy, są sporty niepełnosprawne. Więc to nie jest tak, że ja się cieszę z zaangażowania każdego z państwa, przede wszystkim panów, którzy zajmują się żużlą, mówię o Piotrze Więckowskim, mówię o Kubie Kępie. Przypominam, że to dzięki decyzjom, które na tamten czas były bardzo niepopularne. Osobiście zbierałem po głowie, również od lokalnej prasy, której za krytykę zawsze dziękuję. Natomiast zbierałem dlatego, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z ligowego żużla, przynajmniej na razie, stawiamy na wychowanków, stawiamy na młodzież, po to, żeby zbudować tą drużynę na wychowankach i na silnym fundamencie. Mówię to zresztą to samo o przykładzie motoru piłkarskiego. Dokładnie tak samo, jak tutaj Irena Ławniczak mówił, my już mówiliśmy o tym, że pod koniec sezonu, że pewna formuła finansowania się wyczerpała. Nie pamiętam, który z państwa radnych to już mówił, że a dorzućmy jeszcze pieniędzy, to będzie gwarancja. To nie będzie gwarancja. To nie chodzi o to. Jak ktoś mi powie, że dorzucimy pół, milion złotych, bo takimi kwotami operują w Rzeszowie, że dorzucimy i że to da gwarancję. Nie da to żadnej gwarancji. Formuła dorzucania miliona, dwóch milionów się nie sprawdziła przez ostatnie 4 lata bo chcę jakby kompleksowo opowiedzieć o systemie wspierania sportu w Lublinie, dlatego że nie ma w Lublinie sportów, które byłyby jakieś mocno dyskryminowane. Oczywiście, że wiemy, że te, które gwarantują najwyższą frekwencję, które cieszą się największym zainteresowaniem, to dla żużel, piłka nożna, koszykówka, wiemy to, ale proszę nie nakładać na nas takiej presji i obowiązku akceptowania formalnie, ani nieformalnie sytuacji, z którymi nie do końca się wewnętrznie zgadzamy. Ja wiem, że zawsze, i tu stanę akurat w obronie dyrektora Kosowskiego, który zaraz zabierze głos, że urzędnik to jest zawsze ten najgorszy, który szuka przecinków, czepia się, ale panie prezesie, on odpowiada dyscyplinarnie. On odpowiada za każdą złotówkę, którą wydaje. Za chwilę, panie prezesie, pan mówił, zaraz dyrektor Kosowski się odniesie i pan znowu będzie mówił, ja też zostanę i na pewno dojdziemy do porozumienia, bo nikt nie ma wątpliwości, że powinniśmy, chcemy i wspierajmy i żużel, i piłkę nożną jak najbardziej, ale na racjonalnych, cywilizowanych zasadach, w sensie formalnym. Zanim pan dyrektor, bardzo proszę, pan prezes Piotr Więckowski. Tak, proszę, panie prezesie. Trochę brak mi słów, proszę państwa. Mówię tylko o tym, że używaliśmy tych pieniędzy jak najbardziej optymalnie, żeby osiągnąć cele. Cele zostały osiągnięte. Jeżeli się zakradł jakiś błąd, uważam, że można go sprostować krótkim wyjaśnieniem. I wszystko będzie normalnie zgodnie z prawem. Ale jeżeli jest niechęć i jeżeli się odrzuca wszystkie tłumaczenia i wszystkie argumenty, no to mamy, co mamy. I wiecie państwo, jak ciężko jest zrobić wynik sportowy w tym mieście. I było przed sekundą powiedziane, że można i zwiększyć budżet trzykrotnie i nic z tego będzie. Potrzebne jest działanie i optymalizowanie pewnych wydatków i wszystkiego.
jeżeli piszemy wyjaśnienie, że w danej chwili fakturę przyjęliśmy od instruktora do fitness, z fitness klubu, a nie od instruktora od jazdy, to jakie to ma znaczenie dla całego planu? Ale jeżeli się mówi nie, bo nie, no to ja tego zrozumieć nie mogę. I proszę o wsparcie. Poza, jeszcze jedno słowo tylko proszę, jeżeli chodzi, jeżeli, tylko dokończę jedno zdanie, jeżeli chodzi o sporty motorowe, na których się oparł teraz e-sport żużlowy, to w ubiegłym, jeszcze rok wcześniej suma wsparcia była 70 tysięcy złotych, a w roku obecnym jest kwota 40 tysięcy złotych. To jeżeli się mówi, że nie jest to obniżane, nie jest to sprowadzane do parteru, to ja czegoś nie zrozumiałem. Szanowni Państwo, ja uważam, że powinniśmy odnieść w tym momencie pan dyrektor, bo pan prezydent zaczął, miejmy ogląd całej sytuacji i przejdziemy do pytań, do dyskusji. Bardzo proszę, dajmy szansę też odnieść się drugiej stronie. Bardzo proszę, pan dyrektor Kosowski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Pan Piotr Więckowski mówi o procedurze dotacyjnej. Jest to realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i regulacjach innych szczegółowych dotyczących rozliczania tej dotacji. Dotacja, która jest udzielona w oparciu o te zasady, podlega ścisłym wymogom, jeżeli chodzi o kontrolę, ale musi także być rozliczana, biorąc pod uwagę konkrety wynikające z umowy. Po zakończeniu realizacji zadania Wydział Sportu co roku realizuje blisko 300 takich umów. Następuje kontrola. Każde zadanie jest kontrolowane. Kontrola ma charakter zarówno merytoryczny, ale i finansowo-księgowy. Czyli pracownicy referatu kontroli udają się, badają, czy wszystkie dokumenty pokrywają się ze sprawozdaniem. I tutaj z perspektywy tego, o czym pan Piotr Więckowski mówił, chodzi nie o kwestie merytoryczne, czyli wykonania zadania, bo zadanie zostało wykonane w sensie merytorycznym, ale chodzi o kwestie finansowo-księgowe. I muszę państwu powiedzieć, że co roku jest kilkanaście procent wystąpień pokontrolnych, w których jest zwrot. Mogę powiedzieć, że drobny zwrot miał także Klub Start Lublin, Klub AZS UMCS Lublin. To wynika ze skali działalności różnych formalności, no ale te kluby jakby analizują wystąpienia pokontrolne, nie widzą w tym problemu, bo wiedzą, że my staramy się postępować tutaj pod kątem tych reguł, które nas obowiązują. Natomiast jeżeli chodzi o te elementy, o których mówił pan Piotr Więckowski, no mamy tu klasyczną procedurę administracyjną. Jeżeli klub się nie zgadza, może złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Do tej pory z perspektywy dotacji mieliśmy kilkanaście takich spraw i w każdej z tych spraw została przyznana racja Urzędowi Miasta Lublin. Więc to potwierdza, że nie działamy w charakterze jakiejś złośliwości osobowej czy jakiejkolwiek innej, tylko zarówno pracownicy referatu kontroli, jak i ja, który odpowiadam za tychże pracowników, kierujemy się określonymi zasadami. Więc na pewno nie można tutaj mówić o żadnych elementach złośliwości. Ja, żeby nie było, nie biorę udziału w tych kontrolach, nie widzę dokumentów księgowych, od tego są pracownicy referatu, ja tylko dostaję końcowe informacje, następnie analizujemy pod kątem już tych informacji, które stanowią pewien problem i dopiero następuje po analizie przygotowanie wystąpienia pokontrolnego. Pan Piotr Więckowski pozwolił sobie na pewne uproszczenie, ponieważ obsługa instruktorska była rozliczona dokumentami bilet wstępu. No, bilet wstępu nie jest obsługą instruktorską, zgodnie z umową należy wskazać z imienia i nazwiska kadrę instruktorską, no i musi to być albo umowa zlecenie, ewentualnie dzieło, albo faktura, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Więc jeżeli taki dokument był przedstawiony, oczywiście zostałby on uznany. Zostały przedstawione dokumenty, czy dokument, już nie pamiętam ilości, w treści bilet wstępu. No to przyznacie państwo, że różnica, przyznacie państwo, że różnica jest zasadnicza. Panie prezesie, sekundkę, dobra? Będziemy zaraz, będziemy o tym... Będziemy ale było napisane wstęp, tak? Wstęp. Więc w tym momencie... Panie prezesie, zaraz pozwólmy dokończyć i zweryfikujemy te rzeczy. Pozwólmy dokończyć panu dyrektorowi. Dokument księgowy. Panie radny Jezior, bardzo proszę. Pan dyrektor Kosowski ma głos. Zaraz dziękujemy, do widzenia. Będziemy to analizować. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Zaraz to sprawdzę, mam przed sobą te dokumenty. Było napisane, oczywiście faktura, wejście łamane jednorazowe wejście. Taki jest treść, taka jest treść z tego dokumentu księgowego. Panie prezesie,
etapie, na etapie kontroli kierownik referatu prosił, zwraca uwagę, że jeżeli jakiekolwiek są jeszcze informacje istotne, należy je przedstawić. Do zakończenia kontroli żaden dokument księgowy nie został przedstawiony, poza wyjaśnieniami, które nie mają dla nas żadnej mocy, bo jest dokument księgowy, który podlega ocenie przez pracowników. Następnie nie został uznany, między innymi oczywiście koszt trenera związanego z przygotowaniem psychologicznym, bo trener ten wbrew umowie nie został zgłoszony do nas. Jeżeli by został zgłoszony, co zajmuje 5 minut, zostałoby to uwzględnione. I tam, jak dobrze jeszcze pamiętam, były kwestie dokumentów księgowych, które były na niższą kwotę niż wskazana w sprawozdaniu. Są to elementy, które naszym zdaniem nie budzą najmniejszej wątpliwości i musieliśmy je zakwestionować. Tak jak pan prezydent wspomniał, to pracownicy kontrolujący i dyrektor wydziału ponosi odpowiedzialność za prawidłowość procedury. Jesteśmy kontrolowani zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak i przez Regionalną Izbę Rachunkową. I te akurat w odniesieniu do ostatniej kontroli wszystkie umowy KM Cross zostały przez Regionalną Izbę Rachunkową zweryfikowane. No, wynika to zapewne z jakiegoś donosu, który tam do Regionalnej Izby wpływa. To tak na gorąco, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Bardzo proszę panią o... I potem będą pytania ze strony państwa radnych. Bardzo panią. W umowie jest punkt, który mówi o kadrze szkoleniowej. Kadra szkoleniowa jest wymieniona z imienia i nazwiska w ofercie i w momencie, kiedy następuje jakakolwiek zmiana, musi być zgłoszona uprzednio do Wydziału Sportu. Wynika to z faktu, że musimy mieć pełną wiedzę na temat, czy osoby prowadzące szkolenie ze środków publicznych mają stosowne uprawnienia w sytuacji, na przykład, jeżeli coś by się wydarzyło. Ale ten zapis dotyczy zupełnie czego innego. Dotyczy na przykład transportu, który państwo zlecacie w firmie zewnętrznej, a nie realizujecie sami. Ale wie pani, większość tych rzeczy jest realizowana przez podmioty inne niż strona umowy, bo stroną umowy jest KM Cross, więc jeżeli państwo zatrudniacie jakiegokolwiek instruktora, czy wynajmujecie cokolwiek, czy płacicie za transport, to te podmioty nie są strony umowy, nie są stroną tej umowy. I o to pani chodzi. Tak jak państwu tutaj powiedziałem, w ofercie jest imienny wykaz szkoleniowy. Imienny wykaz. W umowie jest wskazane, że każda zmiana musi być do nas zgłoszona i to się nie stało. I dlatego ten koszt został zakwestionowany. Pan przewodniczący Daniewski, a potem pan przewodniczący Rafał. Zgłoszony, czy wydział zwrócił uwagę na to, żeby zgłosić imienny i tak wyprostować to, bo uwagi, że nie został zgłoszony. Już mogę, panie przewodniczący? Kwestia tylko jak go rozliczyć,
to jeśli pan dyrektor mówił, że nie zostały zgłoszone, to niech pan by dał szansę, żeby zgłosili. Przecież dopóki to nie wejdzie organ kontrolujący, to chyba to można jeszcze prostować, wyjaśniać i tak dalej. Panie przewodniczący, ja w tym samym... Bo to się sumuje, to co Leszek mówi, tylko bardziej pogłębię. Jest kontrola, jest protokół pokontrolny, są zalecenia, uchwytnienia i tak dalej. Państwo dostajecie. I jak gdyby na bazie tych zaleceń pokontrolnych uchybień, co trzeba wyprostować i tak dalej, państwo mogą jak gdyby skorygować pewne rzeczy w celu rozliczenia tej dotacji. Ja to tak rozumiem. Bo to, co radny Dyniewski mówi, no dokładnie tak, no, na jak gdyby tym poziomie, na tym etapie, o, na tym etapie. Przykład. Ja rozumiem pana dyrektora doskonale, bo podobnie jest z konkursami, jeśli chodzi, czy z dotacjami dla szkół, jeśli chodzi o gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Szkoła musi podać realizatorów. Bez podania realizatorów odpada. Musi być pani Kowalska, pani Malinowska, ma certyfikat taki, certyfikat siaki i tak dalej. I na podstawie wykształcenia tych realizatorów szkoła może otrzymać dotację. I pewnie tak samo jest tutaj, tak? Ale jeżeli państwo robią jak gdyby umowę z firmą zewnętrzną, to mogą pokazać pani Malinowską czy Kowalską z firmy zewnętrznej, że jest realizatorem tego zadania. Czy nie? Wiele to się stało w okresie realizacji umowy. Nie, oczywiście kontrola nastąpiła po zakończeniu realizacji zadania. Pan Piotr powoływał się na poprzednio. Rzeczywiście tam były problemy. Myśmy rozmawiali. Ja mamy pomoc pod kątem kolejnej dotacji. Jeżeli są pytania czy wątpliwości, moi pracownicy są do dyspozycji, ale działając przed, czyli w momencie realizacji zadania, a nie po. No tam był pracownik, który już nie pracował, teraz jest tutaj inna pani, więc to wszystko dało się zrobić. Z tego punktu korzystają, proszę państwa, jest tych zmian kilkaset w skali roku. To nie jest nic nadzwyczajnego, tylko trzeba to zrobić przed, a nie po. I to jest kluczowy problem. Po zakończeniu realizacji zadania. Tak, no to jest zgłaszają. Ale zgodnie, panie radny, ale tak jest, zgodnie z umową, która jest podpisana, dotacyjną, klub musi to zgłosić przed podjęciem współpracy. Oczywiście. Tak. Po zakończeniu realizacji zadania. Tu jest jakby zasadnicza kwestia, bo wcześniej urząd nie wiedział, że taki trener w ogóle szkoli, bo on nie był wykazany. Dopiero w momencie kontroli dokumentów finansowo-księgowych okazało się, że trener, który nie był wcześniej wykazany, jego wynagrodzenie jest ujęte w sprawozdaniu. Tu jest jakby kluczowa kwestia. Tego trenera, który już nie jest, tak? A nie wiem, czy nie jest. Znaczy, który nie realizował. Który nie był ujęty. Proszę Państwa, Panie Prezesie, moment. Nie znam zapisów umownych. Natomiast ja, kiedyś mieliśmy taką sytuację, jak jeszcze wiceprezydentem była pani Mieczkowska-Czerniak, że tu pewna grupa AZS-u złożyła projekt, wygrała projekt, no i zrealizowała go nie w terminie. No i musiała te pieniądze zwrócić. No, po prostu nie wiedzę. Ja nie sądzę, żeby pan prezes Mieczkowski akurat tutaj miał niewiedzę. Ja myślę, że tu jest jakiś błąd w komunikacji między Wydziałem Sportu w tym momencie i jakaś tam dobra wola, bo tu się akurat dyskusja opiera o jedną fakturę. My też organizujemy w różnych stowarzyszeniach, organizacjach festyny i tak dalej. Wiem, że dopilnowanie tego Wydziału Kultury merytoryczne, tam chodzą, ja prezesi po kilkanaście razy dopytują się o bardzo potencjalne szczegóły, jest no, potrzebne. Natomiast żeby nie utrudniać tutaj, to myślę, że może, no nie wiem, jak teraz w tej sytuacji pan prezes, co, jak to widzi, żeby wybrnąć, natomiast myślę, że na przyszłość, no jednak jak mówi, że dzwoni do pana prezydenta, potem jakaś tam spychologia do pana dyrektora, potem jeszcze do urzędników. No właśnie, bo tego, no to coś tu nie, komunikacyjnie nie działa. Ja
z panem prezesem, pan dyrektorem Nowosolskim nie mam problemu, bo się, to mogę powiedzieć osobiście, bo zawsze jak dzwonię, to on odbiera telefon, to po godzinach, no taka jest prawda. Mam takiego pana dyrektora borowego w wydziale ZDM, że odbieram, ale nie mogę powiedzieć o wydziale na przykład zarządu drugim mostu, gdzie przez tydzień, się nie będą dzwonić. Więc może, Piotrze szanowny, co my możemy w tym zrobić, pomóc tobie, żeby wiesz, żeby to miało jakoś... Jeżeli jest zgodne, że tylko prowadzenie treningu. Tam było faktycznie napisane za wejście, bo tak sobie firma, która to nam robiła, ujęła. Dlatego moim zdaniem należałoby zrobić sprostowanie do tej umowy albo wyjaśnienie i to uznać. Ale przecież to nikt nie wydał na kanapki, na imprezę integracyjną, ani na jakieś inne rzeczy, tylko na najkonkretniejszą rzecz, która była potrzebna do zrealizowania tego zdania. Jakoś wyprostować. Czy mogłaby być możliwość, żeby zaaneksować umowę, żeby aneks wprowadzić do tej umowy porozumienie obu stron, czyli wydziału i klubu, sprostowanie, nie wiem, oczywistej omyłki, korektę omyłki, czy aneksem nie było, można byłoby to sprostować? Nie było wydane na nic innego, tylko na to, co było mówione. Przejąć wyjaśnienie i uznać. Przejąć wyjaśnienie, dlaczego to jest poprzestawione. Cały okres początkowy był na to, żeby wyjaśnić umowę, inne treści przedstawić. Nie wiem, jakie klub ma relacje z tym podmiotem, ale nie został przedstawiony. W tym momencie procedura kontroli została przedstawiona. Państwo na protokół kontroli nam tylko odpisali, że to nie było wejście, tylko był instruktor. No, ja mogę wierzyć albo nie wierzyć, ale dokument księgowy mówi jasno. Wejście łamane, wejście jednorazowe. Nie został skorygowany, zostało wydane wystąpienie. Tak, teraz jest to opakowywane jakąś treść, a moim zdaniem zostały pieniądze wydane na to, na co było zadanie. I teraz, gdyby pan dyrektor przyjął to oświadczenie, naturalnie osobą, niestety pan instruktor ja sobie mocy klasowi leży w trawie, bo jeszcze jak mówi, więc to jest lekko utrudnione, ale dlatego tylko to wyjaśnienie z strony pan instruktor nie wpływa. Bo tak byśmy to zaproszyli pytanie. Nie był drogie, tak jak pan to przedstawiał. Wydane pieniądze są na to, na co miały być wydane, a w tej chwili ja to nie mam zamiaru. Pytanie. Bardzo proszę bardzo. Rozumiem, że do jakiegoś porozumienia czy wyjścia w kwestiach tych formalnych tutaj już nie dojdzie, ale chciałbym, żeby uniknąć jakichś odwołań przez klub do wyższej instancji i czekać na werdykt i tak dalej. Czy jest możliwość, żeby te 6 tysięcy, niewielka kwota, ale jakieś zadośćuczynienie tej kwocie w inny sposób? Tu chodzi o fakt, bo to się publicznie powtarza. 6 tysięcy, ja mówię, nie jest spotkania, zaraz przyjdzie pan mówię, nie ma problemu. Ale nie pozwolę się traktować w ten sposób, bo to jest właśnie. Nie chodzi o pieniądze, bo to jest kwota. Jaka jest, panie prezydencie, jaka jest możliwość? Bo jeszcze. Zaproponować, to mniej więcej to, co pan radny zaproponował, żebyście na przykład podjęli decyzję rady. Natomiast zgodzimy się chyba również wszyscy, że no, jeżeli umowa jest na X, trzeba zrealizować X. Ale nie udokumentowane. Udokumentowane fakturą. Ale nie, ta faktura nie była uznana. No, jeżeli, no analogicznie, jeżeli szkole młodzież i zabieram młodzież na trening, nie wiem, taktyczny, który się będzie składał z warsztatów 10-godzinnych, a przynoszę fakturę na bilet wstępu, już nie chcę kolonializować, jakiegoś do kina albo na coś, to nie jest tożsame, no po prostu nie było to zgłoszone. Usłyszał pan, że mogłoby być uznane, gdyby, rozumiem, zostało to zgłoszone w trakcie realizacji, a nie po. Tak jak przyjęto w umowie,
Nie ma złej woli. Ja sam się podpiszę pod tym, żeby wam dorzucić te pieniądze, ale też żebyście wiedzieli, że... Nie chodzi o dorzucenie, panie. Prezes, czy tego nie można... A kto się pod tym podpisze? A kto się pod tym podpisze, jak to jest niezgodne z prawem? Jakie jest zgodne z prawem? Mówię o zmianie decyzji. Ale panie prezydencie, jak to będzie wyglądać? Ale moment, pan przewodniczący Niemiecki, a potem pan radny Łapnicka. Prezes Polski to jest skała. Ale jak to będzie wyglądać, panie prezydencie? A jak to będzie wyglądać? Linki zostały wydane na treningi. Pomyłkowo jest, nie wiem, albo jak się... Panie prezesie, panie prezesie, pan przewodniczący Niemiecki. Proponował, żeby może ponownie rozpatrzyć, być może jakieś dodatkowe wyjaśnienia tej pani leżącej w szpitalu i tak dalej, że to nie było, że fakturę wystawiono w ten sposób, a rzeczywiście było... A co będzie, panie radny, jeżeli państwo teraz na przykład podejmą decyzję o tym, żeby dyrektor jeszcze raz rozpatrzył wniosek o odwołanie na kontrolę. Tak. Dyrektor rozpatrzy, tak. A potem ktoś... Pozytywnie, tak. Dobrze, chwileczkę. Rozpatrzy pozytywnie i Regionalna Izba Obrachunkowa wykaże, że faktycznie było jednak rozliczenie niezgodne, prawda? Wykaże. To tak samo, jak będzie się odwoływał prezes Więckowski, tak samo wskaże nam niewłaściwe rozliczenie i powie, proszę zwrócić te pieniądze. No to dajmy taką sobie szansę. Dajmy my szansę, żeby nie Piotr Więckowski szedł do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy prawie tego, tylko żeby SKO, tylko żeby ewentualnie wyszło z urzędu dobra wola i zobaczymy, co powie SKO. Chcecie państwo, żeby, nie wiem, czy głośno myślę, nie wiem, czy jest taka możliwość. Chcecie państwo, żeby w ramach jakiegoś wewnętrznego audytu Wydział Audytu i Kontroli sprawdził, czy ta procedura była, że tak powiem, zgodnie z literą prawa i czy są tam jakieś warunki brzegowe, w których można się poruszać? No możemy. Nie, ja powiem tak. To jest na potrzeba wewnętrzna. Propozycje, panie prezydencie, takie propozycje są przeze mnie osobiście nie do przyjęcia, bo kontroluje ten sam urząd, który tutaj kontrolował wydział. To ja wolałbym zwrócić się z prośbą do Wydziału i Komisji Kontrolującej, do pana prezydenta, o ponowne rozpatrzenie, ale nie przez Wydział Audytu. Tylko przez kogoś. Wolałbym, żeby te wyjaśnienia poszły tutaj do pana dyrektora, do pana prezydenta. A on, proszę państwa, będzie wrogim interesem i tak dalej. Jest tylko jedna szansa, że panowie obaj pozwolicie sobie jeszcze dać dodatkowe wyjaśnienia przez klub i uznacie je. Jedna szansa nie widzę. Tylko jest jeden problem, że zostało wydane wystąpienie po kontroli. Ale jest jedna wyjaśnienia. Nie ma przerwały skierowane na trening. I był pan, i był. Nie było na imprezie integracyjną, a że w treści faktury było omyłkową, to trzeba napisać wyjaśnienie do tej faktury. I cała sprawa, no o co tu chodzi? Tylko odrobina dobrej woli i chęci, żeby sport się rozwijał w naszym mieście, bo o wynik sportowy nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Warto przyjrzeć się i warto pójść na jakąś ugodę. No bo słuchajcie, no naprawdę. Panie przewodniczący Drozd. Znaczy, ja myślę, że jak to powiedzieć, że obydwie strony w swoim przekonaniu mają rację. Ale to jest kwestia prawna. Ja chciałbym spytać, bo kontrola została, bo wydaje mi się, że chciałem wiedzieć, co było w ciągu między 7 czerwca a 18 czerwca. I wtedy wydaje mi się był czas, żeby po prostu dokonać tych korekt, żeby to wszystko zostało jakby załatwione jakby w taki sposób wewnętrzny i żeby klub skorygował sprawę. Nie uznane. Wyjaśnienie dopiero jest później, już jak został podpisany protokół. Rozumiem, tak? Po kontroli. Ja mówię, w trakcie kontroli było chyba 11 czy 12 dni. To było złożone, dostałeś dzisiaj pismo. No to pismo
Ale widocznie nie spełniło ono oczekiwań urzędu, bo Państwa nie moim zdaniem szkoda. Moim zdaniem nie została zakończona korespondencja i nie poszła w kierunku pozytywnego rozwiązania tego. Tak mi się wydaje. Bo nie były pieniądze wydane na analizy jego tylko na to, co miały być ale nie prowadził treningów fizycznych instruktor od jazdy, tylko prowadził instruktor od... Ale pierwsze, panie prezesie, ja to doskonale rozumiem. Ja to doskonale rozumiem, ale bądźmy ściśli. Kontrola zakończyła się 18 czerwca, natomiast wyjaśnienie prezesa jest 20 czerwca. To dobrze. Ja później, no jako wójt. Nie, ale właśnie o to mi chodzi, że ja uważam, że taką sprawę powinna się załatwić w trakcie kontroli. Nie, to jak chcę. Znaczy, uczciwie to było załatwione, a my teraz chcemy to wyjaśnić. Uczciwie. Ale w trakcie kontroli. Nie, ale w trakcie. Ale ja chcę załatwić sprawę. To jeszcze dopytam. To po sprawiedliwości, po wyjaśnienie sprawy. Ale ja jeszcze dopytam, czy w trakcie kontroli już to uchybienie niejako było wykazywane? Przed protokołu. Tak, o to chodzi. I było wyjaśnione. I nie przyjęte zostało. I z jakich powodów nie zostało przyjęte? Państwa zostało nieprzyjęte. Czy możemy to powtórzyć, panie dyrektorze, czy pan dyrektor może do tego odnieść? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o obsługę instruktorską, czy wynagrodzenie instruktorów, wówczas musi być ta osoba imiennie wskazana w ofercie. Jeżeli jest jakaś zmiana, należy ją zgłosić pisemnie do wydziału i wtedy można taki koszt. Znaczy aneksować, aneksować. Na którym to etapie, jeszcze mi proszę powiedzieć? To może się stać na etapie realizacji zadania. No ale zobaczmy umowę. Na etapie realizacji zadania, przed dokonaniem zmiany szkoleniowca. Ale nie. Czyli poinformować przed urząd, tak, no do takiej zmiany, tak? Nie zatrudnia na szkoleniowcy, tak jak to może robią inne. My opisujemy umowy i realizujemy się rozliczanymi fakturami. Jest to nie zatrudnienie szkoleniowca, tylko skorzystanie z usługi. Usługa była zrobiona w temacie przygotowania fizycznego zawodników do zawodu. Optymalną sprawą było to, żeby lepszy fachowiec przygotował fizycznie zawodników do sezonu niż trener, który ma te uprawnienia, ale jest bardzo dobrym fachowcem w temacie przygotowania jeździeckiego. To jak ja tego słucham, to mi krew odpływa do kostek ze złości. Przepraszam, pan prezes jakby z punktu widzenia praktycznego ma rację, natomiast to, co pani tutaj mówiła, bo to może nam umknęło, bo tu jest chyba, chodzi o to, że pani uważała, że może być jakby zlecenie zewnętrzne, natomiast z tego, co zrozumiałem, pan dyrektor mówi, że jeżeli ta osoba nie jest uwzględniona we wcześniejszej, wykazana we wcześniejszej umowie, imiennie, to wtedy jakby tutaj nastąpiło jakby troszeczkę to nieporozumienie, że państwo inaczej by interpretowali. I nie wiem, czy można to, że tak powiem, załatwić ugodowo, chociaż tu już pewne terminy minęły, natomiast wydaje mi się, że to było o tyle ważne, że już teraz będzie wiadomo, w jaki sposób jakby zawierać umowy, bo ja nie sądzę, żeby akurat tutaj z tego, co mówił pan dyrektor o innych klubach, które też miały byli pokazane usterki czy uchybienia. I po prostu wydaje mi się, że prawnie sprawa jest jakby nie do rozwiązania moim zdaniem. Znaczy, moment, jakby. Bardzo proszę pan radny, Dariusz Jezior, potem zgłaszał się pan. Operujemy spotkanie drogie, bo nie możemy się poradzić. Pan Dariusz Jezior, mam pomysł, jak tę sprawę załatwić. Moment, pan radny Dariusz Jezior, potem pan na końcu, pan radny Ławniczek, bardzo proszę. Pan mówi tutaj dość, ja rozumiem pana prezesa Kowalskiego, który jest praktykiem, który postawił w pewnym sensie żużel w Lublinie na nogi od początku. Ja rozumiem takie oczywiste myślenie pana prezesa i
takie jego emocjonalne podejście. Przecież myśmy to dobrze zrobili. Zrobiliśmy lepiej niż założyliśmy to w projekcie. Ale niestety reżim projektowy jest dość drastyczny, ja bym powiedział. I tak się składa, że sporo część mojego życia robiłem w projektach. Kontrolowałem, pisałem projekty. To, panie prezesie, projekt trzeba przemyśleć, że tak powiem, od A do Z. Trzeba, pisząc go, trzeba mieć świadomość i już od razu wyobrażać sobie kontrolę tego projektu. Mam wrażenie, że troszkę zabałaganiliście, że a zawsze jest, myślę, bo generalnie w projektach jest tak, że może się ten, kto pieniądze daje, może zgodzić się na pewne zmiany. Można z nim uzgodnić, można spróbować wyjaśnić. Mam taką fakturę, czy tak mam opisać na etap. I tutaj chyba nie zgodzę się z pana zarzutem, że Wydział Kultury, Wydział Sportu jest pod tym względem, uwziął się na pana i traktuje pana jako firmę specjalnej troski, którą pana i pana neguje. Prosiłbym o pewną ostrożność w tego typu sformułowaniach i chyba tak do końca nie jest. Jest reżim, proszę, i niech będzie to dla mnie, ja nie widzę, niestety biorę stronę urzędu, nie widzę możliwości i niech to rozstrzygnie to SKO. Jest organ do tego uprawniony do rozstrzygnięcia takich konfliktów. Gdzieś widzę tu bałagan, a kwota jest, nie widzę tutaj 6 tysięcy, a 8700 z tego co policzyłem, co na kwotę 72 tysięcy złotych, to jest ponad 10%. Jeżeli dobrze czytam ten dokument i mówimy o umowie numer 73, łamane na 57, łamane na 17, a która to umowa jest 73, w tabeli na stronie drugiej jest umowa ta opiewana kwotą 72 tysięcy. Mówimy o nie o 6, bo to no, czytam, ja może źle czytam, także mówimy tu o pewnej wiedzy. I niestety obawiam się, że takie teraz, po fakcie, kiedy źle zostały opisane faktury, kiedy źle zostały zakwalifikowane przez urząd pewne wydatki, teraz po zakończeniu tego, mieszaniu w tym, uważam, nie jest rzeczą dobrą, niech rozstrzygnie to SK. Taka jest moja zdanie. Szanowni Państwo, ja nie chciałbym zajmować stanowiska w tej sprawie, ale zwrócić uwagę na pewien bardzo ważny problem, który tu moim zdaniem się pojawił, a jest jakby źródłem tego problemu. W umowie był zapis dotyczący tego, że realizując zadanie publiczne, organizacja dotacji musi zgłosić trenera. I teraz moje pytanie, czy na etapie konkursu był taki wymóg? Z tego co zauważyłem, niestety w Lublinie jest taka przypadłość, że często są ogłaszane konkursy do organizacji pozarządowych, gdzie są pewne regulacje, jest pewien konkurs, składa się projekt, który ma najlepszy projekt. Później na etapie podpisywania umowy organizacja pozarządowa dostaje umowę, którą nie może dyskutować, a w której często dostaje zapisy, na które by się nie zgodziło. Zwrócę uwagę, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi mówi o suwerenności stron. Gdzie tu jest suwerenność, kiedy trzeba za każdym razem trenera akceptować? No moim zdaniem nie ma tutaj. I chciałbym też pana dyrektora spytać, jaką podstawę prawną tego przepisu. Ja podam, że my w tym roku robiliśmy organizację jako Towarzystwo Natury Człowieka dotyczące rowerowej wiosny i mieliśmy zapis o przeniesieniu praw autorskich. Kiedy tam nie było żadnych praw autorskich, bo robiliśmy konkurs w szkołach. Nie wiem, gdzie tu są prawa autorskie, które mieliśmy na urząd przenieść, ale taki zapis usłyszeliśmy, że musi wyjść, bo to mówią radcy prawni. I mam też pytanie, bo z tego co pamiętam, w budżecie obywatelskim rok czy dwa lata temu wygrał projekt, gdzie jako kadrę wpisano trener taekwondo, trener czegoś tam, nikt nie był z imienia i nazwiska.
wypisany. I moim zdaniem to jest temat, którym Państwo jako Komisja Sportu i Turystyki moglibyście się zająć. W jaki sposób są zlecane te konkursy pod kątem tego, co jest w konkursie, a co później się znajduje w umowie i dlaczego. Bo jeszcze raz podkreślę, organizacja pozarządowa dostaje już po wygraniu, kiedy powinna podpisać umowę, umowę, z którą nie może dyskutować. I może podpisać i realizować to zadanie tak, jak urząd narzuci, albo nie wziąć tych pieniędzy. Bardzo często, proszę pana, bardzo często jest tak, że umowa, czy projekt umowy jest częścią składową. Nie, właśnie tu chciałem powiedzieć, i to przetarga. Często tak jest. W przetargach to jest standard. W ogłoszeniach, przynajmniej w tych, których ja realizuję, nigdy nie było wzoru umowy. To jest pytanie, czy tak, mieliśmy taki przypadek. Nie możemy też wyłożyć na komisję konkursową, ani ustalać. Dobrze, pozwólmy się odnieść panu dyrektorowi i potem dotyczących jakby sytuacji w wydziale i podejścia w wydziału. Ja od razu mówię, tak może troszkę ironicznie, nie mam prowizji od zwrotów dotacji, więc nam na tym naprawdę nie zależy, bo te pieniądze do sportu nie wracają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że do budżetu miasta wraca. Druga rzecz jest taka, że od kilku lat, od kiedy kieruję Wydziałem Sportu i Turystyki, wprowadziliśmy mnóstwo usprawnień, jeżeli chodzi o procedurę konkursową. Przypomnę, że zaczynaliśmy od różnego rodzaju ograniczeń, które moim zdaniem były niezasadne, jak stawka osobodnia, co generowało mnóstwo problemów, jeżeli chodzi o rozliczenie tych dotacji. System jest więc bardzo elastyczny, zdajemy się na to, że klub czy kluby widzą określone potrzeby i te potrzeby muszą zawrzeć w ofercie, jeżeli jest jakaś zmiana, mogą umowę aneksować. Nie odrzuciliśmy żadnej prośby o aneks w trakcie. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę szkoleniowca, jest to praktyka funkcjonująca od wielu lat. My na szkoleniach dwa razy do roku takowe prowadzimy dla klubów sportowych. Zawsze to podkreślamy. Imienny wykaz zarówno uczestników szkolenia sportowego, jak i wykaz kadry szkoleniowej jest dla nas istotny pod kątem zweryfikowania, czy rzeczywiście dane osoby mają uprawnienia do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu. W porównaniu z budżetem obywatelskim, który stanowi bardziej rekreację, nie jest do końca trafny. Mówimy tu o szkoleniu sportowym, gdzie szkoleniowiec musi mieć licencję Polskiego Związku Sportowego i na tym nam zależy. Więc to nie jest tak, że nagle pojawił się jakiś wymóg w umowie, którego wcześniej nie było. Jest to standard umowy, który funkcjonuje, jak wspomniałem, już od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o uwagę pana radnego Ławniczaka, że po co odwoływać się? To jest normalna procedura. W mieście kilkaset, jak nie tysięcy decyzji w skali roku jest skarżonych. Mówię o różnych tak, decyzjach, więc my mieliśmy w skali Wydziału Sportu przez te ostatnie kilkadziesiąt takich przypadków. No jest to normalna forma ustosunkowania się do tego, co w ramach procedury kontrolnej nie zostało zawarte. Dziękuję bardzo. Wspominamy o tym. Ja już tylko chciałem doprecyzować, bo pan dyrektor, że dla pana jest sama, to bo zarobku jest taka sama, ale być może nie każdy zarobku zarobuje. Czy ta umowa jest sama na etapie ogłaszania procedury konkursu dotacyjnego, jakie będą tam założenia? Bo tak jak mówię, w zamówieniach publicznych to jest standard, czy zawsze jest umowa, zawsze wykonawcy mają dużo zastrzeżeń, że nawet zapisy się nie zgadzą, te zapisy już porywają pan odwoławcza, a nie ma się nieważne. To jest dobra uwaga. Natomiast w tych konkursach dotacyjnych, jak ja mówię, ja nie mam z panem dyrektora wydziału jakby do czynienia i moim zdaniem tam wydarzy się chyba na przyszłość, ale widzę, że jest coś takiego po prostu, że wygrywa się konkurs dotacyjny, na inaczej ma się projekt, a później się okazuje, że była częściowo chyba nie do zaakceptowania, bo w ogóle, jak ja wskazują te przepisy dotyczące przekazania praw autorskich, nie ma sensu. Ja też nie znajduję, znaczy ja jestem ciekaw, panie dyrektorze, jakie są podstawy prawne, no bo jakby rozumiem, że pan jakby powiedział, chce, żeby te zadania były realizowane w jak najlepszym stopniu, ale rozumiem, że są przepisy ogólne, które mówią o tym, że szkoła nie musi mieć licencję. Więc jakby, gdzie jest ta potrzeba, żeby państwo to sprawdzali i akceptowali? Po prostu jakby jest inna rzecz, żeby szkoła nie miała licencję, a inna rzecz to jest, że państwo to muszą akceptować. Jak moim zdaniem, jak nam wchodzi trochę w suwerenność organizacji pozarządowej, bo pomimo, że pewnie państwo nigdy nie wrócili szkoła nie licencji, kiedyś może ten dzień nadejść, ale tej informacji, ten człowiek nam się nie podoba. I tu nie chodzi o podobanie się, tylko o kwalifikacje. To jest jakby jedna rzecz. Z tego, co mi wiadomo, w urzędzie nie ma praktyki załączania umów czy wzorów umów do ogłoszeń konkursowych. Na pewno nie ma takowej w Wydziale Sportu i Turystyki. Nie ma tego w wymogach ustawowych pod kątem elementu ogłoszenia konkursowego. Jeżeli taka będzie decyzja w skali urzędu, oczywiście możemy takie publikować. Natomiast mówię tu o podmiotach, które z nami współpracowały. Rzeczywiście nowe podmioty
Jeżeli chcą, mogą włącznie przyjść się zapytać. Nie ma tego publicznie dostępnego. Natomiast jeżeli chodzi o umowę, jest to wzór na umowy, to pan doskonale wie. I Wydział Sportu i Turystyki ten wzór właśnie w tym aspekcie dotyczącym szkoleniowców uznanym przez nas za ważny zmodyfikował, dołączając taką właśnie, taki właśnie przepis. Jest to wzór z przepisem, na to nam przecież pozwala ustawa, z przepisem, który dodatkowo został przez nas włączony. Innych elementów dodatkowych dotyczących szkoleniowca, tak. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan radny. Ja myślę, że tutaj tak naprawdę to jest spór taki może nie tyle kompetencyjny, co do interpretacji tych przepisów. No bo no faktycznie na etapie realizacji tego zadania trzeba było to zrobić, nie w wyniku no, po kontroli, bo już wtedy no, ta decyzja jakby zapadła, ale no, ja myślę, że tutaj no, trzeba jakoś wyjść naprzeciw i żeby takie sytuacje się nie powtarzały w przeszłości, to bym tak apelował o taką bardziej może merytoryczną współpracę właśnie wydziału, czy tutaj, żeby może na tej linii było bardziej właśnie w czasie realizacji tego zadania, bo wiemy, że no tutaj klub motorowy Cross na pewno nie zamknie swojej działalności i się nie obrazi przez tą sytuację. Czasami te przepisy są no dość dziwne, bo z natury też to znam, że mój kolega wykładowca na MCS-ie kiedyś zrobił taki test z VAT-u, że pani naczelnik nie mogła tego testu rozwiązać. No i spuentował tym, że nie trzeba być no, konkretnie znawcą VAT-u, żeby być naczelnikiem, nie? W urzędzie, jakoś nieważne. Ale to już tak chciałem sarkastycznie. Natomiast to jedyna sytuacja, bo to jest droga no, odwoławcza, czyli droga prawna. I tu decyzję należy do zarządu, tutaj do pana prezesa, czy to zrobi, a jak będzie no, wyrok, to tylko pan Bóg wie, bo to różne są decyzje. No i moja propozycja to jest ta pierwsza, żeby może na tej linii nie było już takich emocji, żeby jednak ta współpraca była lepsza. I to ta druga propozycja, to skoro w budżecie miasta zostały te pieniądze, to żebyśmy przyjęli kolejny dezyderat i może jednak dofinansowali tą kwotą klub sportowy, który no tutaj miasto jednak chociażby z racji tych działań i tych efektów wyników sportowych no promuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezesie, czy chciałbym się pana odnieść? Natomiast trochę mi ciężko się zgodzić z tym, że tak jak tu był argument, że to za bilet, za to, za tamto, no to co ładnie można pięknie mówić, ale to jest jak jest. I jeżeli my to wyjaśniliśmy i tłumaczyliśmy i te tłumaczenia są nieprzyjmowane, to jest to przykre. A wiecie państwo, jak łatwo jest zrobić wynik sportowy, albo go nie zrobić. No my wiemy, jak to się to udaje. Natomiast pieniądze to nie wszystko, tak? Ja powiem szczerze, że jestem między młotem a kowadłem. Chciałoby się dla jednych, prawo drugi, drugie, więc nie wiem, czy niedobrym by było wyjściem jednak na przyszłość skierowanie sprawy do SKO, niezależnie od tego przyjąć dezyderant, który proponuje Zbyszek, no żeby jakieś zadośćuczynienie nie było. Sprawiedliwość wyjdzie, jeśli można mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości, ale dajmy sobie szansę wszyscy. Ja nie wiem, czy jest życzliwość, czy nie było życzliwości, czy można, czy nie można. W tej chwili już jest przyjmuję argumenty, te, które pan prezydent i pan mówi, że no faktycznie na etapie zabrakło czegoś tam, tej komunikacji takiej, nie wiem, czy życzliwości, ale czy komunikacji. Więc ja myślę, że tak, dezyderat już przyjął, bo 6 tysięcy, no to sobie wyobraźmy, no dla chłopaków do tej szkółki, dla kogoś tam jeszcze, to się by przydało, każdy grosz się przydaje. Jeśli Piotr chodzi za 1000 złotych, żeby wody tam powiedzmy, czy czegoś, czy prądu dać, czy coś, bo 500 kosztuje, no to tu 500 to już jest kupa pieniędzy, więc ten zarad ja poprę na pewno ten, który Zbyszek zgłosił, żeby jednak w jakiś sposób zrekompensować ten zwrot, który nastąpi, nieformalnie, bo jeśli kolegium
No jeszcze jeden, samorządowe kolegium odwoławcze uzna rację odwołującego się, no to, to wtedy po prostu te pieniądze będą oddane. No nie, nie wiem tutaj, żeby jednak klub nie jest, chodzi mi generalnie. Nie znam się na prawie i nie chcę dyskutować, ale chciałbym, żeby klub, który szkoli dzieci, młodzież, szkoli, bo nie możemy powiedzieć, że nie szkoli, szkoli, żeby tych 6 tysięcy nie stracił. I prośba, zrób to jak chce, ale żeby nie stracił. Tak. Rozumiemy intencje. Dziękuję. Ostatnie słowo pan radny Bartosz Margusz, przewodniczący Bartosz Margusz, a potem pan radny Margusz. Ja się mogę odmeldować, bo ja mam przejrzał do obowiązku. Tak. Ale to jest radny, po prostu słyszał, nie? Tak, dziękuję bardzo. Tak, uważam, że też ja w ten sposób. Szanowni Państwo, znaczy tak, ja dużo pracuję z takimi sformalizowanymi rzeczami i ja sobie też zdaję sprawę, że też kiedyś ja miałem duży projekt, który przez Błachowskę na dużo większy wyjazd został niemiecki, zupełnie inny, odrzucony, więc zdaję sobie sprawę, że to wszystko bardzo sformalizowane. Też wydaje mi się, że podpisywanie umowy na dokładnie kwotę, która została tutaj, która jest zastrzeżona tutaj, która podlega wątpliwościom w czasie kontroli, jest też takie niezbyt ładnie wygląda. Więc ja bym proponował, żeby zamiast czegoś takiego i tym bardziej podpisywania tej takiej małej kwoty, żeby taką gentleman's agreement zrobić, że następnym dofinansowaniu tą kwotę dołożymy. Natomiast teraz już nie robić. Ja myślę, że Dajcie dokończyć panu Markusowi. Tendencje do przeczkania. Żeby jakoś usprawnić tą komunikację, żeby sobie jakieś, nie wiem, uzgodnić jakieś procedury właśnie tego uzgadniania, czy dany dokument spełnia. Tu jest jakieś dużo nieporozumień. Natomiast to mówię, ja bym szczerze mówiąc, bo na dokładnie taką samą kwotę, jak zabieramy po kontroli, ja bym nie wypisywał i nie robił takiego, bo to by być wątpliwości. Znaczy, ja po prostu się mówił, żebyśmy w kolejnym roku wsparli o te pieniądze więcej, te, które teraz zostały zastrzeżone na rzeczy, które ja wierzę, że były wydane w dobrej wierze, tylko już tak naprawdę ta firma, która tą fakturę wystawiła niezgodnie tak naprawdę z tą usługą, która my tego nie wiemy. No my musimy to też, ten dezyderat musi być sformułowany w mądry sposób. Ja podzielam to zdanie, bo to... Ja nie widzę tego. To może być fajne, jak ten dezyderat miałby brzmieć. Tak, bo rozumiem, że pan przewodniczący Leniwski odwołał się do pana... Znaczy, ja bym się chciał spytać jeszcze pana dyrektora, czy widzi jakieś rozwiązanie sytuacji poza SKO? Obecnie procedury kontrolnej zamknięte zostały. Nie mówimy, że o tej procedurze kontrolnej, czy inaczej. Znaczy, ja mam takie zdanie. Jak po raz formułuję to zdarzenie, żeby te pieniądze klub nie utrzymał, tylko żeby je otrzymał, zrekompensował. Ja tutaj troszkę się zgubiłem. Pan Wielki Miejski powiedział, że zarabiał za zapłacić od razu. Później mówimy, że SKO może przyznać rację, bo zakładam, że jeżeli klub się odwoła, to wie, że ma rację, przekonać, to decyzja będzie pozytywna. No to przegra. Jak mają rację, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, to jest o tym, że państwo jako radni decydujecie o puli środków. Na wszystkie kluby. To jest konkurs dotacyjny, który po prostu jest jednym z. Jak państwo podjęcie decyzję, żeby tam wesprzeć kwotę 6 tysięcy, to ja nie chcę wyjść z prezydenta, czy przygotuję merytorycznie dla pana prezydenta informację, która później trafi zapewne do państwa, że jest to dzielone w ramach procedury konkursowej, poziom dofinansowania będzie uzależniony od uwagi ilości punktów i tak dalej. Kto dostanie, to nie panie jest... Panie dyrektorze, trochę pan przesadza, ale... Z tymi konkursami za dobra, proszę Państwa, no, jest taka sytuacja. My, absolutnie jako radni, nie możemy wpływać na wyniki kontroli i decyzje przede wszystkim urzędników zgodnie z KPA. Nie mamy takiej kompetencji. I nie chcemy teraz robić czegoś tak. Nie, absolutnie. Nie chcemy tutaj robić żadnych nacisków na pana dyrektora, czy na przynajmniej ja mówię, żeby zmienił decyzję, czy jednak ją zweryfikował, bo my tutaj przegłosujemy. Nie. I my tą decyzję zostawiamy pod kątem prawnym, taka jaka jest. Droga prawna jest następująca, że pan
prezes czy zarząd mają prawo się odwołać do SKO i to mogą uczynić w każdej chwili, bo mają ten termin zawity do tego, tak to wygląda. Ta sprawa to już jest poza nami, bo no, jakby poza nami. My tej procedury już nie będziemy tutaj rozpatrywać. Jedyne kompetencje, które my mamy jako radni, z racji tego, że ten klub w tej chwili osiąga bardzo wysokie sukcesy na wysokim poziomie sportowym, ja nie muszę składać dezyderatu, żeby to było 6 tysięcy. Ja mogę powiedzieć, żeby to było 10 tysięcy, czy 8 tysięcy. To nie musi być cyrka ta kwota. To my mamy takie prawo, jako radni, zgłosić taki dezyderat w trakcie nawet roku budżetowego do pana prezydenta. A pan prezydent może to przyjąć, lub nie przyjąć. To jest tylko nasza wola. Ale nie możemy robić czegoś takiego, no, że po prostu rakiem się stąd wycofujemy i tam mówimy, dobra, idźcie sobie do sądu i tak dalej. I ja składam taki dezyderat, żeby taką kwotę przyznać. Jeżeli państwo no, uznacie, że przegłosujecie mój dezyderat, z racji tego, ja nie mówię, że był błąd, tylko że z racji, że krótko powiedzmy... Więc w jakim trybie przyznać? Budżetowy, dotacyjny? Budżetowy, bo to nie wiem. I tak jak to kombinanty daje pieniądze. To nie będzie do tego dojrzewania. Czy to zrobić, no ja nie wiem, czy to przez promocję, no ja Promocja przez sport, żeby dofinansować z racji tego klub sportowy Krosi. Taki dezydencji. Ale jeszcze pan dyrektor wspomniał o tym, że jeszcze audyt nasz tutaj miejski można sprawdzić. Być może zinterpretuje to inaczej. Nie wiem, być może. Pan prezydent tej grupy, a pytanie teraz takie, jeżeli ESKO przyzna państwu rację, to wtedy... No my nie możemy też naciskać, ani tu negocjować z panem prezesem, że jak my ją finansujemy, to my cofamy ze sprawy. Co wtedy zrobimy? No ale nie możemy tego zrobić. Konsekwencjami naszych decyzji, ale też mówię, że musi być to mądry dezyderat, bo to, że my chcemy wesprzeć wszyscy, jak my siedzimy... Zawsze ryj rozpatrzy naszą wniosek do nas tutaj... Pani przewodniczący, ja myślę, że do tej pory to jeszcze będzie potrzeba nie 6 tysięcy, a jeszcze więcej. Więc może bym tak nie spekulował, że tego już nie róbmy problemu z 6 tysięcy, bo jakby nas dzisiaj ci na stadionie słyszeli, że my się tutaj spieramy o 6 tysięcy, to by pewnie nas wygwizdali. Więc ja myślę, że nie róbmy pewnie 6 milionów. Jak Zbyszek mówi, że przy wniosku poważniejszym klubu w momencie awansu do tego, żeby uwzględnić to, co ewentualnie teraz to jest, nie wiem. Tak, czyli, ale żeby ująć to po prostu w kontekście po prostu o zwiększenie, czyli... Panie prezesie, to to, a ile pan zwrócił z dotacji? 6. No. Pani przewodnicząca, czyli, proszę decyzję podjąć. No ja decyzję nie podejmuję, ja słucham państwa. Była propozycja o wysoką... Pana prezesa, czy ma jakieś potrzeby w trakcie, w tej chwili finansowej jeszcze, może do tego i w ramach tego może. No bo tu padła propozycja ze strony pana radnego, żeby wskazać kwotę 6745, tak? No nie, ja mogę zabrać do 7000. Czyli? Żeby nie traktować klubu w ten sposób, bo jest klub traktowany klub, który 7 razy był mistrzem Polski klubowy w motocrossie, 5 razy Raja Tenguro, 8 razy w wyścigach cross-country, mieliśmy mistrzów Polski w wyścigach motocyklowych, na etach, to wszystkie dyscypliny. No dobrze, to może w takim... Teraz mi się mówi, że... To może zrób pytanie, że sprawdźcie jeszcze w audycie to odwołanie pana. No dobra, ale to moment. Pan miał propozycję z konkretną kwotą, pan przewodniczący Daniewski czy coś proponował? Proponuję jeszcze raz sprawdzić. Żeby nie było żadnych nieścisłości. Żeby jeszcze raz sprawdzić, jak uważać. No musimy jakąś decyzję podjąć. Ja bym chciał, żeby to ponownie przeanalizować jeszcze raz przez kontrolujący, przez wyjście. Dobrze, to ja składam wniosek w takim razie jeszcze raz, żeby sprawdzić. Dopuścić po prostu do... Dopuścić i rację... Zdobyć okres kontrolny i ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia. Dokładnie. Także taki Przepraszam. Ja nie jestem prawnikiem, nie wiem. Szkoda, że nie ma tutaj pani dyrektor MOW, która by może tam parę zdań powiedziała na ten temat. Ale tu pani dyrektor powiedział, intencją pana Daniewskiego, przewodniczącego, było to, żeby to wydział sportu robił. Proszę.
są dwie rzeczy. Ale czy Wydział Sportu jeszcze raz może co może? Pytanie moim zdaniem nie może, ale nie może. Czy, bo jeżeli nie może, moment, bo jeżeli nie może, to jest Wydział Audytu i Kontroli i on może. Też, ja też bym się temu skłaniała. Dlatego takie idzie w moją stronę. Tak jest, ja na drogę federat złożyłem. Czyli nie może to z... pana działanie, jednym słowem. Panie dyrektorze, Panie dyrektorze, a może zwrócić do ponownego rozpatrzenia? Nie, a no właśnie. Nie, czy nie ma sensu? Dlaczego nie ma sensu? Tak samo jak pan dyrektor rozumie, no bo nie może. A może uchylić pana decyzję? Uchylić decyzję może? Nasz pana? Decyzję pana może uchylić? Wydział Audytu. Nie. Nie może. Czy panu prezesowi o to chodzi, żeby poszło do Wydziału Audytu do sprawdzenia? Ale po co? Ostatnie zdanie. Ja już tutaj nie mam mądrego, ale tu ja zrozumiałem przynajmniej wypowiedź pana prezesa, że tu nie do końca chodzi o te 6-7 tysięcy. Tu chodzi o pewne relacje. Tak, Interpretacje. Właśnie, dobrze, przepraszam. O interpretacji pewnych rzeczy. Dlatego nie wiem, czy nie skazane byłoby rozstrzygnięcie przez Wydział Audytu. No i tyle. Z tego, co ja zrozumiałem, to żaden audyt to nic nie pomoże. Jedyna droga to jest prawna, to jest samorządowe kolegium odwoławcze. Tylko wydaje mi się, to też nie do końca ma sens, ale chciałem spytać pana prezesa, czy widzi sens jakiś w odwołaniu się do samorządowego kolegium odwoławczego, które powinno sprawę rozpatrzyć bezstronnie. To jest pytanie. Ale to też się chyba wiąże z pewnymi kosztami i jakby długą procedurą. Pieniądze w klubie już chyba w tej chwili są potrzebne i chyba zwrotu jeszcze... Ja panie prezesie stawiam jednego bo myślę, że pan prezes... Słuchajcie, to się wydarzyło trudno. Jakby nie, takich przypadków nie było w przyszłych rozliczeniach i na przyszłość. Żeby to Zbyszek musiał zrobić, postawić dezyderat w kwestii dofinansowania 10 tysiącami złotych, bo tam 7 tysięcy złotych, w kwestii 10 tysięcy złotych na promocję, tak? Promocję przez sport, tak? I będzie, zamkniemy, trudno, no strony się jakoś muszą tutaj teraz z tym pogodzić, przeboleć to, ewentualnie na przyszłość. Na etapie, do pana dyrektora prośba taka, żeby na etapie, kiedy zostaną złożone pierwsze dokumenty, żeby jednak skuteczniej nalegać. W trakcie kontroli. Kontroli. Przypomnieć, że nie zużyliście i tak dalej. No to różne rzeczy takie, wie pan. To ja taki wniosek składam. Też popieram to Leszka i... Zbyszek, powiedz jeszcze raz. No składamy, żeby kwotą 10 tysięcy dofinansować w związku z wynikami sportowymi, z promocji sportowy klas. Tyle, co tutaj filozofowe. Ja bym się tu nie powoływał, panie przewodnicząca, na kontrolę. Nie dążmy tego tematu bez sensu, prawda? Nie wnikamy w to. Nie dotykamy tej kontroli, już stało się jak stało. Że nas też obowiązują procedury, musimy wziąć odpowiedzialność, konsekwencje za to, że podejmowane decyzje, nawet jeżeli to jest dezydera, że jednak trzymajmy się tutaj. To, że chcemy pomóc, to nie ma wątpliwości, ale pewnie też dusza prawnika się odzywa, no i pewne rzeczy... Nie negujemy w tej chwili literą prawa. Tutaj nie łamiemy prawa. Teraz do prezydenta nie ja taki dezerwant wkładam i proszę przy głosowaniu. Ja ten dezerwant poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za? Dezerwant pana kolegi. Był pan zajęty rozmową, więc pan nie słyszał, panie radny. Proszę powtórzyć, pani przewodnicząca. O dofinansowanie klubu kwotą 10 tysięcy złotych z promocji miasta. Promocji miasta. Przez za osiągane wysokie wyniki sportowe. Tak. Kto z państwa jest za? Mamy te pieniądze możecie? No to wyliczki troszkę. Przecież zostały z kontrolą. Nie będziesz ty szukał, tylko będzie ktoś szukał prezydent. Właśnie to prezydenta jest. Wszyscy za, rozumiem, kto przeciw, na porządku zapytam, czy wstrzymał się od głosu.
Szczytny. Szanowni Państwo, czy bardzo dziękujemy Państwu za obecność, czy my mamy w punkcie drugim, czyli sprawy wniesione jeszcze jakieś... Że dobrze, że został na rok w takiej sytuacji, bo jak coś takiego będzie w kontorze, to też proszę wcześniej dać. No to mówi pan. Panie, żebyśmy znowu nie mieli. To pan powiedział prezes, że dzisiaj Polak mądry może poszukać. Pani przewodnicząca. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja przed szkodą jeszcze. Panie dyrektorze, do pana prośba. Proszę pana dyrektora Krzysztofskiego, pana przewodniczącego Daniewskiego, proszę o ciszę. Ale pan słucha, tam patrzy, więc ja nie wiem, czy pan jest. Słucha, czy pan. Więc problem jest taki, otóż wybrałem się wczoraj na Cezary Zemborzycki na moją ukochaną Marinę. Marina z tego względu, że od strony wsi Zemborzyce. I panie dyrektorze, mówię to do pana, bo nie ma pana Majki, ale nie ma też emocji. Nie chcę tego w sensie takim rozdmuchiwać sprawy. Ale niech, że ktokolwiek z Mosiru pojedzie na Malinę i zobaczy, jaki tam jest, nie powiem brzydko, jaki tam jest bałagan. Tam jest wszystko. Pocięte opony, stare łóżka, tapczany. Tutaj mówię przy tym kompleksie Liga Morska, o tutaj w sąsiedztwie. Przy samej ścieżce rowerowej są setki pociętych opon, stare łóżka, nie wiem, tam lodówka chyba widziałem starą, łódki, które i jakieś elementy konstrukcji pływające, które 20 lat tam leżą. Dodatkowo, trawa nieruszona w ogóle, ale to jest Mosiro, to jest miasto tylko siły, tak, Mosiro. Generalnie, żeby naprawdę zwrócić uwagę, na kempingu, już sygnalizowałem kiedyś, setki starych opon, równej wielkości. Prawdopodobnie. Ja wiem, ale to nie znaczy. To ja w takim razie dam nadzór budowlany, a nie chcę tego robić. Po prostu ktoś mi tam powiedział, że zajmuje się dzierżawa, nieważne, że zajmuje się jakimiś sportami. Ja nie widziałem, żeby te opony były używane do skoku. To są potężne opony, które zostały przewinione z skrężnicy, bo tam prawdopodobnie ktoś wyrzucił, on tam gdzieś trzymał tam w tym takim Megido, nie Megido, bo takie, nie przepraszam, takie dyskoteki w krężnicy były. I stamtąd prawdopodobnie zostały tu na Marinę przewiezione. Panie dyrektorze, jeśli kolej przejeżdżałby pan sam koło tamtędy, niech pan zobaczy, to po prostu się... No, po prostu nie chcę tutaj ściągać ani prasy, ani telewizji, żeby później pan Czerecki nie mówił, że nie lubię Mosiru albo nie lubię jego i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Nie zależy na tym, żeby tysiące rowerzystów widziało, że tam jest porządek. Naprawdę. Jak walczyłem o alejki, walczyłem o to, także wie pan, wydaje mi się, że to koniecznie trzeba. Naprawdę. Dobrej wierze. Dziękuję. Ja tylko chciałem zapytać, nawiązując do kolegi Danieskiego o Mosirze, to chciałem zapytać, bo dzisiaj żeśmy debatowali o pieniądzach i w sumie na jakiejś kwocie takiej czy innej, bo dostałem taką informację, że został zatrudniony nowy prezes. Ja może to nie do pana dyrektora, bo pan dyrektor na pewno w tej kompetencji nie ma, bardziej do pana prezesa. Ale wie wszystko, został zatrudniony nowy wiceprezes Mosiru. I tak się zastanawiam, bo pan prezes Czarecki wykonuje swoje obowiązki, zastępca, żeby nie było, że na miejsce pana Czareckiego. Daje sobie radę po prostu z tym Mosirem, uważam. No nie ma jakichś tam specjalnie poza tym bajparkiem, ale to nie jest sprawa pana Czareckiego, tylko zaszłości z tym wszystkim. No więc tak się zastanawiam, czy miasto stać w tym momencie na tworzenie nowych etatów i myślę, że może tą odpowiedź usłyszę na następnej komisji, albo gdzieś, zapytam w dezyderacie, ale mimo wszystko chciałem zapytać o to, żebyście Państwo też, może ci radni, którzy nie wiedzą,
wiedzieli o tym, bo uważam, że w tej sytuacji no, tworzenie, gdy się liczymy z każdą złotówką na przedmówku, że tak powiem, no, jest trochę chyba dziwne. Dziękuję bardzo. Mogę w tej sprawie? Ja mam troszkę odmienne zdanie. Ja nie żeby zatrudniać, ale proszę Państwa, w tej chwili przygotowania do wielkiej rangi zawodów są. Jest jeden prezes. Było, pamiętam, trzech kiedyś. Bo jeszcze pan był Szymański, był jeszcze pan Hołysz i tak dalej. W tej chwili jedna osoba prezesa Czarskiego, wydaje mi się, że na ogarnięcie dodatkowych tylu obiektów to jest absolutnie za mało. Stąd też mamy żart, że tego nie widzi, tego nie widzi, tego nie widzi, albo i tak dalej. Ja bym się tego nie czepiał. Najważniejsze dla mnie jest prawidłowe zarządzanie i skuteczne zarządzanie. A jedna osoba więcej, czy wiceprezesa, nie wiem, to wydaje mi się, że akurat to kopię. No ja akurat mam wątpliwość do tego. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś sprawy zgłoszone, szanowni państwo? Nie, to tym bardziej dziękuję państwu za dzisiejsze posiedzenie. 4 godziny za nami. Bardzo owocne. Bardzo owocne. Bardzo dziękuję.